Wierzycie w duchy, demony, klątwy czy inne cholerstwo, które czyha na nas tuż pod powłoką normalności? Ja zawsze byłem sceptyczny, już od najmłodszych lat wykazywałem się racjonalnym podejściem do tego typu spraw. Nie byłem też szczególnie religijny, a rodzice szybko dali sobie spokój z wypychaniem mnie na siłę do kościoła. Jednak wkrótce miało się okazać, że będę musiał zmienić swoje postrzeganie świata. Za sprawą jednej, z pozoru błahej decyzji, moje życie przewróciło się do góry nogami. Był to ostatni dzień wakacji, już od jutra mieliśmy wraz z kolegami pomaszerować do szkoły, by rozpocząć naukę w szóstej klasie, w tamtym czasie ostatniej, przed pójściem do gimnazjum. Chcieliśmy wycisnąć z tego dnia jak najwięcej. Ceremonia rozpoczęcia roku szkolnego przewidziana była dopiero na godzinę dziesiątą, więc mogliśmy oddawać się rozrywkom aż do późnego wieczora. Jak to często bywa, podczas zabawy zupełnie straciliśmy rachubę czasu, a koledzy z ekipy wykruszali się jeden po drugim. W końcu zostałem tylko ja i mój najlepszy przyjaciel Krzysiek. Otoczeni słabym światłem latarni ulicznych, jeździliśmy na rowerach w koło pustego już placu zabaw. W tamtych czasach mało który dzieciak miał telefon komórkowy. Miałem co prawda wysłużony zegarek elektroniczny, ale jak to się mówi, szczęśliwi czasu nie liczą. Chyba już późno, powiedział krzychu, patrząc w ciemne nocne niebo. Powinniśmy wracać, żeby nie dostać szlabanu na zakończenie wakacji. Jak chcesz, to idź. Popatrzyłem na zegarek. Ja poćwiczę jeszcze nowy trik na rowerze i za jakieś 20 minut też się zbiorę. Na pewno? Do domu mamy spory kawałek, a to osiedle nie jest zbyt bezpieczne. Mój brat nieraz został tu zaczepiony. Kiedyś nawet pobili go i ukradli portfel. Poza tym. Dostaniesz burę od rodziców, a i ja się nasłucham za to, że cię zostawiłem. Przyjaciel usilnie próbował namówić mnie do natychmiastowego powrotu do domu, przez co prawie się pokłóciliśmy. W końcu dał za wygraną, widząc, że naprawdę muszę opanować nową sztuczkę jeszcze dzisiaj. Nim się pożegnaliśmy, obiecałem mu, że nie zostanę tutaj sam zbyt długo. Ustawiłem alarm w zegarku tak, by uruchomił się po 20 minutach, po czym zająłem się szlifowaniem swoich umiejętności. Po powrocie do szkoły, chciałem zaimponować w ten sposób Kasi, dziewczynie z naszej klasy, za którą uganiał się chyba każdy z naszego rocznika, a nawet kilku gimnazjalistów. Podobno ona również mnie lubiła, tak przynajmniej twierdziły jej koleżanki. Jednak wrodzona nieśmiałość nie pozwalała mi wykonać kroku w stronę bliższej relacji. Uznałem, że zdobywając jej podziw, przyjdzie mi to łatwiej. Z tą myślą dzielnie znosiłem kolejne upadki. Było już zbyt ciemno, a ja byłem zmęczony i poobijany. Dzisiaj niczego więcej się nie nauczę. Wrócę tutaj jutro i dopracuję sztuczkę, zanim wystąpię przed koleżanką. Ucieszył mnie fakt, że alarm w zegarku nie włączył się. Oznaczało to, że skończyłem wcześniej niż zakładałem i może ochran od rodziców nie będzie taki straszny. Gdy spojrzałem na rękę w celu odczytania godziny, zrozumiałem, że powód braku denerwującego pikania był zupełnie inny. Podczas jednego z upadków musiałem rozbić urządzenie, a w przypływie adrenaliny nawet tego nie poczułem. Wyświetlacz był pęknięty i całkiem ciemny, a wokoło nie było żywego ducha, by zapytać o godzinę. Pośpiesznie wskoczyłem na rower i pędem udałem się w stronę domu. Obawiałem się, że magiczna granica, jaką w tym wieku jest północ, została przeze mnie dawno przekroczona. Oczami wyobraźni widziałem szukającą mnie policję i zapłakaną mamę. Przy tym wszystkim Ojciec z pasem był najmniejszym z moich zmartwień. Przemierzając puste chodniki oświetlone żółtawym światłem, czułem niepokój. Wiele razy słyszało się o tym, jak osiedlowe bandy napadają na tych spoza rewiru, a czarne scenariusze urządziły sobie w mojej głowie konkurs na najbardziej przerażającą myśl i najwyraźniej bawiły się świetnie, bo nie chciały przestać. Będąc już mniej więcej w połowie drogi do domu, z zamyślenia wyrwał mnie dźwięk niosący się po pogrążonej w ciszy ulicy. W momencie przystanąłem, nasłuchując odgłosu. Teraz wyraźnie słyszałem szloch przecinający nocną ciszę dochodził schodnika po przeciwnej stronie. Tam, w oddali, otoczona snopem światła jednej z latarni, stała zgarbiona postać. Jej głośny płacz sprawił, że ciarki przeszły po całym moim ciele. Miałem ochotę ruszyć przed siebie i stamtąd uciec, jednak nie mogłem postąpić w ten sposób. Co gdybym to ja lub ktoś z moich bliskich potrzebował pomocy, a jedna osoba w pobliżu po prostu uciekłaby ze strachu? Pomyślałem, rozglądając się na boki przed przejściem przez ulicę. Trzeba było jednak uciec. Albo w ogóle się nie zatrzymywać. Postąpiłem inaczej, w moim odczuciu słusznie. Już wkrótce miałem tego pożałować, a przekroczona przeze mnie biała, ciągła linia przecinająca jezdnie okazała się granicą, za którą znajdował się mój najgorszy koszmar. Niepewnie zbliżyłem się do osoby, którą okazała się kobieta w czarnej sukni. Jej ciemne włosy upięte były w kok, a głowę oraz twarz zasłoniętą miała czarnym, półprzezroczystym walonem pogrzebowym. Pochylona do przodu zanosiła się płaczem, wyjąc żałośnie, ukrywała oblicze w dłoniach odzianych w czarne rękawiczki. Co chwilę mamrotała coś niezrozumiale, zachrypniętym, piskliwym głosem, by znów krzyczeć raz wyższym, innym razem niższym tonem. Mocno dziwił mnie fakt, że w kamienicach przy ulicy wszystkie okna pogrążone były w mroku, mimo tego, że kobieta darła się niemiłosiernie, nikt nawet nie wyjrzał, by zobaczyć, co się dzieje. Byłem przerażony, a moje serce łomotało jak oszalałe. Miałem ochotę natychmiast stamtąd uciec, jednak wiedziałem, że nie mogę tego zrobić. Czułem, jakby niewidzialna siła pchała mnie w kierunku dziwnej postaci. Zostawiłem rower oparty o latarnię poprzedzającą tę, pod którą stała kobieta, i na miękkich nogach podszedłem do niej. Prze... Przepraszam, czy wszystko w porządku? Mogę jakoś pomóc? zapytałem drżącym, bliskim płaczu głosem. Istota w odpowiedzi jedynie zawyła głośniej. Z jednej strony przerażony, z drugiej zaintrygowany postanowiłem podejść bliżej. Pchany dziecięcą ciekawością nie byłem świadom niebezpieczeństwa, które na siebie sprowadzam. Ale chłopaki będą mieli miny, jak im opowiem, co mnie spotkało, pomyślałem, wyobrażając sobie reakcję kolegów. Stojąc bezpośrednio przed kobietą, już miałem odezwać się ponownie, gdy nagle jej płacz przeszedł płynnie w śmiech. Będąc w silnym szoku, spowodowanym nagłą zmianą jej zachowania, zamarłem w bezruchu. Zanosząc się obłąkańczym chichotem, uniosła woal, ukazując swoją pociągłą, wychudzoną, pomarszczoną twarz. Pierwsze, na co zwróciłem uwagę, to jej wytrzeszczone oczy z mocno powiększonymi źrenicami. Wyglądała, jakby znajdowała się w jakimś transie lub pod wpływem narkotyków. Miała duży, zakrzywiony w dół nos, pod którym znajdowały się wąskie usta wykrzywione w grymasie złości. Rozchylały się coraz szerzej, wydając z siebie szaleńczy rechot, ułożyły się w końcu w upiorny uśmiech, ukazując rząd żółtych zębów naznaczonych czarnymi plamami. Stałem jak sparaliżowany, lustrując wzrokiem jej oblicze, nie mogłem się ruszyć, a cichy głos z tyłu głowy powtarzał mi, żebym uciekał. Miałem przeczucie, że zaraz wydarzy się coś złego. Wyrwałem się z odrętwienia na tyle szybko, bym zdążył odskoczyć do tyłu, gdy tylko zobaczyłem, że koścista dłoń, odziana w czarną rękawiczkę, sięga w moją stronę. Mimo, że ten dziwny uśmiech nie zszedł ani przez moment z jej twarzy, kobieta zaniosła się żałosnym płaczem, co nadało jej groteskowego wyglądu. Nim zdążyła się schylić do mnie z wyciągniętymi łapami, w panice na czworaka odczołgałem się na bok w stronę krawężnika, gdzie udało mi się podnieść na równe nogi. Wybiegłem na jezdnię, tam momentalnie spowił mnie blask reflektorów wraz z przeciągłym wyciem klaksonu. Pchany adrenaliną zdołałem uskoczyć, nim doszło do zderzenia. Pojazd zatrzymał się gwałtownie kilka metrów dalej z towarzyszącym temu piskiem opon. Jednak widząc, że pobiegłem dalej na chodnik po drugiej stronie ulicy, chyba uznał że nic mi nie jest bo po chwili ruszył w dalszą podróż jak gdyby nigdy nic pędziłem przed siebie na oślep byle tylko dalej od tego miejsca i tej wiedźmy dopiero teraz okna kamienic rozświetlił blask lamp z niektórych wyglądali ludzie obejrzałem się za siebie w miejsce spotkania z kobietą jednak nie dostrzegłem tam nikogo, chociaż nie mogłem mieć pewności, bo przecież była ubrana na czarno. Jeszcze nigdy tak szybko nie biegłem do domu. Po przejściu przez furtkę, w ogrodzeniu okalającym naszą posesję, upewniłem się dwa razy, czy jest dokładnie zamknięta. Nadal drżąc z przerażenia, rozejrzałem się po okolicy, jednak nie zauważyłem nic niepokojącego. Pusta ulica oświetlona światłem latarni ciągnąca się wzdłuż osiedla równo ustawionych domków jednorodzinnych. Tylko w moim pokrytym jasną, lekko różową elewacją i brązową dachówką u piętrowym domu świeciły się światła. Tylko tam nikt nie mógł spokojnie zasnąć, bo gówniarzowi zachciało się jeździć po nocy na rowerku. Nasz ogródek był niewielki, ale zadbany. Pełen kwiatów i innych roślin, których nazw nie potrafiłem nawet wymówić, był oczkiem w głowie mamy i spędzała w nim każdą wolną chwilę. Idąc wolno wybrukowaną ścieżką w stronę drzwi frontowych, wymyślałem wymówkę. Ukradli mi rower, ale tak, że nawet tego nie zauważyłem, żeby rodzice nie pomyśleli, że mnie napadli. Zagarek stłukłem podczas jazdy i nie wiedziałem, która jest godzina. Zajęłem się szukaniem złodziei, dlatego się spóźniłem. Nie lubiłem okłamywać rodziców, ale obawiałem się, że jeśli powiem im prawdę, najpierw ojciec zleje mnie pasem, a potem odeślą mnie do czubków. Gdy tylko przekroczyłem próg domu, rodzice wybiegli z salonu. Pierwsza wyszła mama, cała roztrzęsiona, z zauzawionymi oczami, w dłoni ściskając pomiętą chusteczkę. Od razu rzuciła się w moim kierunku, przytulając mocno i zasypując gradem pytań o mój stan i powód spóźnienia. Zza jej ramienia widziałem ojca z wyrazem wściekłości, ale i ogromnej ulgi na twarzy. Z racji późnej pory wysłuchałem jedynie skróconej wersji czekającej mnie reprymendy, z której dowiedziałem się, że ojciec dwa razy obszedł całe osiedle, szukając mnie. A mama obdzwoniła wszystkich moich kolegów. Złożyłem wyjaśnienia zgodnie z wcześniej ustaloną wersją. Rodzice widzieli, że jestem bardzo roztrzęsiony, zapewne uznali to za efekt kradzieży roweru. Porozmawiamy jutro, usłyszałem za sobą, idąc na górę. Umyłem się w ekspresowym tempie, z jakiegoś powodu bałem się spojrzeć w lustro. Chyba pierwsze obejrzane w tajemnicy horrory zaczęły przynosić efekty. W tym momencie zrozumiałem, dlaczego nie są dla dzieci. Leżałem w łóżku patrząc tempo w sufit. Gdy tylko zamknąłem oczy, widziałem przed sobą tę upiorną istotę. Zajęło mi to godzinę, może dwie, lecz w końcu udało mi się zasnąć. Błogi stan nie potrwał jednak zbyt długo, ponieważ ze snu wyrwał mnie głośny płacz, mający swoje źródło tuż pod moim domem. Potrzebowałem chwili, by oprzytomnieć i zdać sobie sprawę z tego, co się dzieje. Słysząc znajomy szloch za oknem, poczułem dziarki na całym ciele. To niemożliwe, żeby dotarła za mną aż tutaj, przecież całą drogę biegłem, pomyślałem. Zdecydowałem, że muszę sprawdzić, czy to, co słyszę, nie jest przypadkiem jedynie wytworem mojej wybujałej wyobraźni. Stałem i prawie czołgając się, dotarłem do ściany, w której umieszczone było okno. Przykucnąłem pod nim, jak bohater filmów akcji, kryjący się za osłoną przed ostrzałem. Wziąłem kilka głębokich wdechów i wychyliłem głowę ponad parapet. Okno mojego, znajdującego się na piętrze pokoju, wychodziło na ulicę przed naszym domem. Stała tam, tuż przed furtką prowadzącą do ogródka. Gdy ją zobaczyłem, oblał mnie zimny pot, a serce zaczęło łomotać jak nigdy wcześniej. Teraz mogłem jej się dokładnie przyjrzeć. Moją uwagę zwrócił fakt, że nie miała butów, co w moim odczuciu kontrastowało z elegancką suknią. Nie wiem, czemu tak bardzo rzuciło mi się to w oczy, może po prostu szukałem czegoś, co odciągnie moje myśli, choć na chwilę od sytuacji, w której się znalazłem. Ona po prostu tam stała i wydawała z siebie ten upiorny płacz, spod którego przedzierały się niewyraźne słowa, przywodzące na myśl Bełkot Pijaka. Oprócz tego nie wykonywała żadnych ruchów. Może poza drżeniem charakterystycznym dla jej zanoszącej się płaczem osoby i lekkim kiwaniem się w przód i tył. Osunąłem się na podłogę, opierając plecy o ścianę. Zastanawiałem się, co mam dalej robić. Dziwił mnie fakt, że zarówno wtedy na ulicy, jak i teraz jej lament przecinający nocną ciszę nie obudził zupełnie nikogo. Wtedy klakson samochodu i moja ucieczka postawiły na nogi całe osiedle. Czy tylko ja ją usłyszę? Zadałem sobie w myślach pytanie. Muszę ograniczyć grę. Diablo 2 mi nie służy. Postanowiłem zacząć działać. Skoro jej wrzaski nie potrafiły obudzić rodziców, ja muszę to zrobić. Trudno. Najwyżej okaże się, że ona istnieje tylko w mojej głowie. I czekająca mnie rozmowa z nimi zyska kolejne zagadnienie. Nagle dotarła do mnie cisza. Już nie słyszałem żałosnego załodzenia tej kobiety. Ponownie wyjrzałem za okno, by spostrzec, że nie ma nawet śladu postojącej tam jeszcze przed chwilą istocie. Poczułem zdezorientowanie, z jednej strony chciałem obudzić datę i przeszukać cały teren naszej posesji, z drugiej może rzeczywiście to tylko wytwór mojej wyobraźni, który właśnie zniknął tak nagle, jak się pojawił. Moje wahania przerwał odgłos kroków na parterze. Sypialnia rodziców była na piętrze dalej w głąb korytarza, a nie słyszałem, żeby ktokolwiek schodził na dół. Rodzice poszli spać jeszcze przede mną, więc z całą pewnością nikogo nie było na dole. Usłyszałem skrzypienie schodów. Zawsze były głośne, jednak teraz ich odgłos wydawał się jakiś taki przerażający, a może tylko mi się tak wydawało. Niewątpliwie ktoś wchodził na górę powolnym krokiem. Każdemu wydaje się, że wie, jak zachowa się w sytuacji stresowej. To nieprawda. Pomyślicie teraz, powinien zacząć krzyczeć, uciekać do rodziców. Dzisiaj. Gdy jest już za późno, bez wahania wrzeszczałbym ile sił. Jednak wtedy, będąc przerażonym dwunastolatkiem, wybrałem chyba najgłupsze z możliwych rozwiązań. Wciskając się pod łóżko, żałowałem, że tak niewielką uwagę przykładałem do sprzątania pod nim. Kroki stawały się coraz wyraźniejsze, a ja drżałem tak mocno, że miałem wrażenie, iż potrząsam całym materacem. Moje serce waliło jak oszalałe tak głośno, że przez chwilę obawiałem się, że zdradzi moją kryjówkę. Kroki ucichły tuż przed wejściem do mojego pokoju. Wstrzymałem oddech, nasłuchując dalszych wydarzeń. Ze zacienkich drzwi do moich uszu dotarło stłumione dyszenie. Nie takie jak po wysiłku, bardziej będące efektem niezdrowego podniecenia. Po chwili usłyszałem dźwięk naciskanej klamki i wejście do mojego pokoju stanęło otworem. Spod drewnianej ramy, stanowiącej moje schronienie, widziałem tylko bose stopy, powoli człapiące do wnętrza pomieszczenia. Zatkałem usta dłonią, starając się nie wydać z siebie żadnego przypadkowego odgłosu, chociaż miałem wrażenie, że to, jak szybko i ciężko oddycham, zdradza moje położenie. Intruz przechadzał się, jakby szukając czegoś lub kogoś. Byłem pewien, że chodzi o mnie. Drżenie mojego ciała zelżało, a ja poczułem się słabo. Miałem mroczki przed oczami, zapewne z nadmiaru stresu. W tym momencie osoba stojąca obok łóżka nagle schyliła się, zaglądając do mojej kryjówki. Podskoczyłem gwałtownie, jak wystraszony kot, uderzając głową w stelaż. Mój krzyk poniósł się echem po cichym, pogrążonym w ciemnościach osiedlu. Bartuś, drogie dziecko, ale mnie wystraszyłeś? Czemu schowałeś się pod łóżkiem? zapytała mama, podając mi w kuchni kawałek mięsa z zabrażarki do przyłożenia w bolącym miejscu na głowie. Na szczęście nie było rozcięcia. Jednak miałem pewność co do pojawienia się w niedługim czasie guza. Amo, nie słyszeliście tej płaczącej kobiety za oknem? Zacząłem łamiącym się głosem. Potem usłyszałem kroki na schodach i pomyślałem, że weszła do domu. Wystraszyłem się. Synku, nic nie słyszeliśmy, a w domu nikogo nie było drzwi są zamknięte tata sprawdził dwa razy. Na szczęście byliśmy w kuchni sami. Ojca oczywiście obudził hałas w środku nocy i przybiegł do mojego pokoju, ale mama powiedziała, że sobie poradzi i wysłała go z powrotem do łóżka. To dobrze, bo tata, który musiał wstać o czwartej na poranną zmianę, mógłby się wściec, znając powód mojej nagłej pobudki. Postanowiłem nie ciągnąć tematu dalej, mając nadzieję, że to coś, co w moim odczuciu na pewno nie było człowiekiem, da mi już spokój. Jeśli w ogóle istniało poza moją głową. Do rana było już spokojnie, mimo tego nie mogłem się wyspać. Nawet gdy udało mi się stracić kontakt z rzeczywistością, po chwili niepokój wyrywał mnie ze snu, a drogę do okna wydeptałem bardzo dokładnie przed nadejściem świtu. Gdy zszedłem na dół, mama piła kawę w kuchni, przeglądając gazetę. Wyraźnie zdziwiła się widząc mnie tak wcześnie na nogach, bo raczej byłem typem śpiocha. Na wstępie wypytała mnie o to, jak się czuję oraz czy miałem jeszcze w nocy ten koszmar. Najwyraźniej stwierdziła, że mój lęk spowodowany był złym snem. W sumie nie mogłem jej się dziwić, skoro sam ledwo mogłem uwierzyć w to, co się działo. Odpowiedziałem zdawkowo, że już wszystko dobrze, chcąc ją uspokoić. Radzę ci wymyślić inne wytłumaczenie w sprawie spóźnienia, nim ojciec wróci z pracy. Chyba, że złodzieje w nocy oddali ci rower, bo stoi przed domem tam, gdzie zwykle. Nie spóźni się na rozpoczęcie. Rzuciła wychodząc z kuchni. Po tych słowach zamarłem na chwilę, z trudem powstrzymując się przed wyprzedzeniem jej w drzwiach, nie chcąc wzbudzać podejrzeń. Gdy tylko oddaliła się, natychmiast ruszyłem przed dom. Pojazd stał tam, gdzie zawsze go zostawiałem, jakbym wczorajszego wieczoru normalnie wrócił do domu. Po wnikliwych oględzinach upewniłem się, że z całą pewnością należy do mnie. Zielony, obdarty w wielu miejscach, z nalepką Power Rangers z przodu. Długo zastanawiałem się nad tym, jak się tu znalazł. Tak kobieta go przyprowadziła. Może to nie żadna zjawa, może po prostu jest chora i widząc, że zapomniałem roweru, postanowiła mi go oddać? Niby nie widziałem go przy niej, gdy patrzyłem przez okno, ale mogła to zrobić wcześniej lub później, jak przebyła furtkę. Przecież upewniłem się, że jest zamknięta. Mimo tylu niewiadomych, wydawało mi się to bardziej prawdopodobne niż pomysł, że ktoś inny. Może mieszkaniec kamienicy w środku nocy od tak ubrał się, zszedł na dół, po czym wytropił dzieciaka, który dawno uciekł, aby oddać mu rower. Przez rozważania na temat pojawienia się zguby oraz fakt poznania dziwnej kobiety, prawie zapomniałem o uroczystości z okazji rozpoczęcia roku. Nie zdążyłem nawet nic zjeść, ubrałem się w garnitur, który przygotowała mi mama i biegiem popędziłem do szkoły. Na szczęście dotarłem na czas zaraz przed tym, nim cała grupa zaczęła wciskać się do sali gimnastycznej przez podwójne drzwi. W tłumie odszukałem Krzyśka, Radka i Marcina, moich najlepszych kolegów. Siema Bartek, coś taki blady i ledwo żywy, do rana jeździłeś na tym rowerze? zapytał Krzysiek. Nie, poszedłem niedługo po tobie. W nocy śniły mi się jakieś głupoty i jestem niewyspany. Odpowiedziałem, siląc się na uśmiech. Potem zajęliśmy się wymianą spostrzeżeń z pierwszych chwil po powrocie do szkoły. Komentowaliśmy wydarzenia z wakacji i zmiany wyglądu innych, dawno niewidzianych uczniów. Podobno dziewczyny plotkują, ale to mit, wymyślony przez facetów największych plotkarzy. Cześć chłopaki! Usłyszałem za plecami charakterystyczny, zachrypnięty głos. Co tam u was? Nie widzieliśmy się całe wakacje. To był Maciek. Szkolny wyrzutek, który z jakiegoś powodu uczepił się naszej ekipy jak rzep psiego ogona, zaniżając naszą wartość na rynku szkolnej popularności, szczególnie u płci przeciwnej. Miał dziwny głos, mocną chrypkę jak stary alkoholik i cały czas sapał musiał być na coś chory, bo niemożliwe było, żeby ktoś zawsze tak dyszał, nawet mimo sporej nadwagi. W dodatku był rudy, miał pryszcze i wielkie okulary. Niestety takie połączenie jest nie do zaakceptowania przez nastolatków, przez co Maciek nie miał przyjaciół i często stawał się obiektem żartów. Było nam go szkoda, jednak nie mogliśmy pozwolić, żeby jego łatka szkolnego popychadła przylgnęła także do nas. Unikaliśmy go jak tylko się dało, bo żaden z nas nie miał odwagi powiedzieć mu wprost, żeby się odczepił. Z początku nawet chciałem się z nim zakolegować, ale z nim serio było coś nie tak. Często odpływał gdzieś myślami, bał się prawie wszystkiego, a w szczególności wąskich, ciemnych uliczek, często bradził od rzeczy. Obróciłem się i zobaczyłem go z wyciągniętą w moją stronę dłonią. Co było najgorsze, bo zawsze, ale to zawsze, była spocona. Nie mam pojęcia, co on z nią robił. Starając się ukryć obrzydzenie, podałem mu rękę. Skierowałem twarz z powrotem w kierunku środka sali, ignorując pytanie chłopaka. Nie chciałem dostać bury od któregoś z nauczycieli już w pierwszym dniu. Nagle ją dostrzegłem. Stała w przeciwległym końcu sali, aż zamarłem na chwilę, Patrząc w kierunku postaci, pomachała mi z lekkim uśmiechem. Kasia wyglądała dzisiaj wyjątkowo pięknie. Miała duże, niebieskie oczy i długie, pofalowane blond włosy. Jej doskonała, jasna cera promieniała blaskiem, a biała bluzka i czarna spódnica nadawały elegancji. Odmachałem dziewczynie, szczerząc się jak głupek. Ale po chwili obróciłem wzrok w kierunku dyrektorki szkoły, która na środku sali rozpoczynała swoje przemówienie. Nie żeby jakoś szczególnie interesowało mnie, co starsza kobieta ma do powiedzenia, po prostu nie chciałem tak się gapić na koleżankę. To nie uprzejme. Przemówieniom i występom nie było końca. Każda minuta dłużyła się niemiłosiernie, a ja czułem, że tracę czas. Nareszcie po godzinie tych tortur, pani dyrektor zaprosiła wszystkich do klas na ponowne spotkanie z wychowawcami. Tam poszło znacznie szybciej, gdyż opiekunem naszej grupy, niezmiennie od czwartej klasy, był stosunkowo młody nauczyciel języka polskiego, pan Tomek. Doskonale zdawał sobie sprawę, że mamy mnóstwo własnych spraw. Więc dla zasady potrzymał nas pół godziny, a potem małymi grupkami puszczał do domu. Może z racji wieku, miał jeszcze na tyle wigoru, by szczerze pomagać nam w naszych problemach, do każdego podchodząc indywidualnie, zamiast odhaczać kolejne schematy z książek pedagogicznych. Nie narzucał się przy tym, wiedząc, że gdy któreś z nas będzie miało potrzebę, zgłosi się do niego. W końcu wraz z Krzyśkiem, Marcinem i Radkiem opuściliśmy budynek, ciesząc się ostatnimi chwilami wolności. Na szczęście dziwny Maciek nie załapał się razem z nami, więc mieliśmy go z głowy. Koledzy od razu zaproponowali, żeby pójść na rowery na ten sam plac zabaw co wczoraj. – Bartuś musi poćwiczyć przed występem dla Kasi! – zaśmiał się Krzysiek. – Chłopaki… Chętnie poszedłbym z Wami, ale mam dzisiaj dużo obowiązków. Wymigałem się, wiedząc, że po powrocie do domu czeka mnie rozmowa z rodzicami i najpewniej szlaban. Jeśli uda mi się ze wszystkim wyrobić, dołączę do Was. Udałem się czym prędzej do domu w duchu, mając nadzieję, że nie będzie tak źle. Gdy przekroczyłem próg drzwi wejściowych, ojciec zawołał mnie z salonu. Ton to jego głosu wskazywał na to, że jednak będzie. Przeszło godzinę słuchałem o tym, jak się martwili i jakie kroki podejmowaliby mnie odszukać. Było mi przykro z powodu mojego zachowania, naprawdę przykro, zwłaszcza mając świadomość, że gdybym wrócił wraz z Krzyśkiem do domu, nie spotkałbym tej przerażającej kobiety. Mama w pewnym momencie dostrzegła moją skruchę i zaczęła tłumaczyć mnie przed ojcem. W końcu udało mi się wybronić przed szlabanem, gdy obiecałem, że to już się więcej nie powtórzy, a w każdą sobotę będę pomagał ojcu w różnych męskich pracach. Uradowany raz jeszcze ich przeprosiłem i wybiegłem z domu. Gdy dopadłem do roweru, ogarnął mnie dziwny lęk. Wspomnienia z wczorajszej nocy odżyły, a ja poczułem się, jakbym miał ze 40 stopni gorączki. Twarz tej upiornej baby pojawiła się w mojej głowie jak żywa. Szybko jednak odgoniłem od siebie złe myśli i czym prędzej ruszyłem, by dołączyć do przyjaciół. Przemierzając ulicę miasta, czułem niepokój, jakbym był obserwowany, mimo tego, że dla bezpieczeństwa wybrałem dłuższą trasę, omijając feralną ulicę, na której spotkałem tę istotę. W końcu dotarłem do miejsca, w którym byliśmy umowieni. A widząc kolegów bawiących się beztrosko, wszystkie moje obawy odeszły w niepamięć. Jakoś nic mi dzisiaj nie szło. Nie tylko żadna bardziej skomplikowana sztuczka, nawet podczas jazdy na wprost potrafiłem się zdekoncentrować do tego stopnia, że wmontowałem się w stojący na placu kosz na śmieci. Koledzy momentalnie podbiegli do mnie pytając, czy nic mi nie jest. Jednak ja słyszałem ich jak przez mgłę. Ciągle wpatrzony w jeden punkt, siedziałem jak zahipnotyzowany obok przewróconego roweru. Stała tam, ukryta w cieniu jednej z bocznych uliczek. Mimo znacznej odległości i czarnego welonu, wiedziałem, że patrzy prosto na mnie, niemal czułem jej wzrok na sobie. Potrząsany za ramiona przez radka, w końcu oprzytomniałem. W w w widzicie ją? Wydukałem drżącym głosem, pokazując na kobietę. No, widzimy, odpowiedział Krzysiek. Jakaś babka z psem. Na nią się tak zagapiłeś? Lubisz starsze, zaśmiał się przyjaciel. Nie, nie ta, tam w uliczce. Wyciągnąłem rękę mocniej, co miało symbolizować dalszą odległość. Koledzy przyjrzeli się dokładniej, przez chwilę milcząc. Nie. Odparł w końcu jeden z nich, a reszta przytaknęła głowami. jak to? zerwałem się na równe nogi. Kobieta ubrana na czarno, z welonem, jak na pogrzebie nie widzicie jej? Ludzie obracali się w naszą stronę, gdy krzycząc, machałem ręką jeszcze mocniej w kierunku miejsca, w którym cały czas stała ta istota. Stary! nikogo tam nie ma odparł Krzysiek. Może przestań oglądać horory nie służą ci. Wy serio jej nie widzicie? Powiedziałem znacznie spokojniej, opuszczając dłoń, zdałem sobie sprawę, że nic nie wskuram. Udowodnię ci, że tam nikogo nie ma zawołał Marcin, który zawsze emanował odwagą, gdy nam jej brakowało. Pskoczył na rower i wyjechał z Placu Zabaw na chodnik. Za ułek, w którym stała kobieta, był odnogą od mało ruchliwej osiedlowej drogi więc po rozejrzeniu się w lewo i prawo, bez przeszkód mógł ją przebyć. Patrzyłem z zapartym tchem, jak zbliża się do upiornej postaci. Chciałem krzyczeć, ale sam nie byłem do końca pewien, czy jest prawdziwa. Kolega bez wstrudu wskoczył na krawężnik i ruszył w kierunku miejsca, które wskazałem. Będąc może dwa metry od niej, Nagle jego rower bez żadnego powodu wyleciał w górę, jakby koło natrafiło na niewidzialną przeszkodę, albo ktoś po prostu podrzucił pojazd. Nie jechał na tyle szybko, żeby zaliczyć tak długi lot. Wiedziałem, że coś jest nie tak. Marcin padł jak kukła i nie ruszał się, a my zerwaliśmy się na równe nogi, by pomóc koledze. Widziałem dłoń w czarnej rękawiczce, wychylającą się z cienia w jego stronę. Biegłem na oślep, nie rozglądając się na boki, co chwilę wpadałem na inne dzieci lub dorosłych, odbijając się od nich. Nie zatrzymywałem się. Pędziłem stałych sił, zostawiając kolegów za sobą. Widziałem, jak koścista dłoń zbliża się do twarzy Marcina i dotyka jego policzka. Nie słyszałem nawet ich krzyku, dopiero klakson samochodu i pisk opon uzmysłowił mi, że wbiegłem na ulicę bez uprzedniego rozejrzenia się. Na szczęście auta jeździły tutaj powoli. W reakcji na moje zachowanie kierowca rzucił kilka obelg w moją stronę. Kobieta w czerni zaczęła gładzić go po twarzy dłonią. Usłyszałem jej płacz, gdy nachylała się nad nim. Zostaw go! krzyknąłem, widząc, że zbliżam się do nich. Zostało zaledwie kilka metrów, a ja chciałem zyskać na czasie, ponieważ nie miałem bladego pojęcia, co zrobię. Gdy tam już dotrę. W tym momencie upiór podniósł wzrok na mnie, ukazując spod woalu nienaturalnie szeroki uśmiech i szaleńcze spojrzenie ogromnych źrenic. Najbardziej przerażał mnie fakt, że uśmiechając się od ucha do ucha, z jej ust nadal słyszałem żałosne zawodzenie. Gdy tylko nawiązaliśmy kontakt wzrokowy, ciemność zasnuła moje widzenie, a ja poczułem jak upadam bezwładnie na chodnik. Wszystkie bodźce docierały do mnie jak z szyby. Nie czułem nawet bólu, który powinien towarzyszyć gwałtownemu spotkaniu z kostką brukową. Nie zemdlałem jednak, a uczucie bezwładu trwało zaledwie kilka sekund. Uniosłem się, lecz ku mojemu zdziwieniu jakiś metr przed sobą zobaczyłem jedynie Marcina, który siedział, masując głowę. Rozejrzałem się nerwowo wokoło, jednak nigdzie nie było śladu kobiety. Koledzy dopadli do nas, zasypując gradem pytań o to, co się stało. Marcin był mocno oszołomiony, widocznie przy upadku uderzył się w głowę. Chyba na chwilę mnie zamroczyło, skomentował krótko, gdy Radek powiedział mu, że po uderzeniu ochotnik przestał się ruszać. Spoważniał, gdy na mnie spostrzegł. Miał kamienną twarz i milczał, jednak wiedziałem, że coś poczuł, coś, czego żaden z nas nie potrafił wyjaśnić. Pierwszy raz widziałem strach w jego oczach. Całe moje ciało zaczęło niekontrolowanie dygotać, nie byłem w stanie tego opanować. Ja, ja zacząłem dukać, nie mogąc zebrać myśli. Muszę już iść podbierałem się i czym prędzej uciekłem, nie zważając na wołanie kolegów. W tamtej chwili zrozumiałem, że mam do czynienia z nieludzkim bytem, i moja teoria o chorej psychicznie kobiecie upadła. To była pierwsza sytuacja, w której zagroziła mnie lub komuś z mojego otoczenia. Wiedziałem już, że może oddziaływać na innych, chociaż nie byłem pewien w jakim stopniu. Upadek Marcina, moje zasłabnięcie, to była jej sprawka. Nie miałem pojęcia, czego chcę. Dlaczego przyczepiła się akurat do mnie? Byłem przerażony i zrozpaczony. Gdy wróciłem do domu, zamknąłem się w swoim pokoju. Rodzice próbowali dowiedzieć się, co się stało, jednak nie chciałem nic powiedzieć. Jakąś godzinę później koledzy przyprowadzili rower. Nie miałem siły do nich wyjść, nie chciałem patrzeć im w oczy, pomachałem jedynie do nich przez okno, żeby wiedzieli, że żyję. Rozmawiali za to z moją mamą, opowiadając jej o tym, że widziałem jakąś kobietę, która mnie przeraziła, o wywrotce Marcina i moim omdleniu. Wiedziałem, że nie chcieli mi zaszkodzić, po prostu martwili się o mnie. Nie miałem im tego za złe. Cały wieczór mama próbowała dowiedzieć się, co się stało. Nie nachalnie dopytywała, obiecując uwierzyć mi we wszystko, co powiem. Z jednej strony bardzo chciałem opowiedzieć jej ze szczegółami całą sytuację. Z drugiej jednak bałem się, że zamknął mnie w psychiatryku. Z jakiegoś powodu dzieciom wydaje się, że to takie proste. Zamykamy i już. Tak czy inaczej, znowu urwałem temat. W nocy znów ją widziałem. Dosłownie przechadzała się ulicą przed moim domem, lamentując w niebo głosy. Problem w tym, że teraz miałem pewność, że tylko ja to słyszę, a jednak nie była tylko wytworem mojej wyobraźni, gdyż potrafiła choćby zrzucić Marcina z roweru. Patrzyłem na nią przez okno wychylony z nad parapetu, jak żołnierz z okopu. Wolnym, chwiejnym krokiem chodziła wzdłuż ogrodzenia mojego domu ze spuszczoną głową. Gdy dochodziła do końca posesji, odwracała się. I szła w przeciwną stronę, cały czas zanosząc się płaczem. Im dłużej na to patrzyłem, tym bardziej upiorne się zdawało. W końcu wróciłem do łóżka, naciągając kołdrę na głowę. Zostawiłem tylko niewielką szparę, by móc oddychać. Nie czułem potrzeby ponownego ukrywania się pod łóżkiem. Po pierwsze, była to marna kryjówka, a po drugie, miałem dziwne przeczucie, graniczące z pewnością, że dzisiaj nie zbliży się już do mnie. Odpuściłem szukanie innego schronu gdzieś w domu. Obawiałem się, że jeśli rodzice znów odkryją coś niepokojącego, to moje obawy związane z przymusowym leczeniem psychiatrycznym staną się faktem. Dźwięk budzika był jak wyrok. Szybko zerwałem się i ruszyłem do okna, jednak przed domem nikogo nie było. Dzięki Bogu. Poszedłem przygotować się do szkoły. Po kolejnej ciężkiej nocy domyślałem się już, jak czuje się mój ojciec, gdy ma trzecią zmianę. Tym razem początek roku szkolnego wypadł w poniedziałek, przez co teraz mieliśmy przed sobą cały tydzień atrakcji. Takie zderzenie ze szkolną rzeczywistością. Umyłem się i ubrałem. Odebrałem w kuchni kanapki, które zrobiła mi mama, Zdawała się być naprawdę zafrasowana moim samopoczuciem. Zaproponowała nawet, że mogę dzisiaj zostać w domu, jednak wolałem iść do szkoły niż zostać sam w domu. Naiwnie myślałem, że przebywanie w miejscu publicznym jakkolwiek ochroni mnie przed tą zjawą, tłumacząc sobie, że wczoraj, mimo obecności ludzi, zaułek był pusty. W szkole wystarczy unikać wychodzenia z lekcji i będzie dobrze. Dotarłem do klasy tuż po tym, jak weszła tam cała reszta. Przeprosiłem nauczycielkę matematyki i zająłem miejsce wśród kolegów. Oczywiście, momentalnie zostałem zasypany gradem pytań, które zbywałem jak mogłem. Jedynie Marcin był dziwnie milczący, unikał nawet mojego wzroku. Więc postanowiłem dać mu spokój. Na dzień dobry, dwie lekcje matmy. Wspaniale! Podczas pierwszych 45 minut zupełnie nie mogłem się skupić. Gdy zadzwonił dzwonek na przerwę, aż podskoczyłem ze strachu. Na szczęście nikt tego nie zauważył. Na korytarzu nie oddalałem się na krok od kolegów, nie mogłem jednak skupić się na temacie rozmowy. Byłem całkiem nieobecny. Ożywiłem się dopiero, gdy zobaczyłem Kasię. Śliczna blondynka również stała wśród koleżanek, dziwnie zamyślona. Nawet przez chwilę się zmartwiłem, lecz gdy nasze spojrzenia spotkały się, odwzajemniła mój szeroki uśmiech. Zorientowałem się, że nie zwróciłem na nią uwagi w klasie, przez co było mi głupio, choć z drugiej strony. Trzeba zgrywać niedostępnego. Przynajmniej tak pisali w brawo. Pierwszy raz przyjąłem dzwonek zapraszający uczniów na następną lekcję z taką ulgą. Pięć minut przetrzymane, jak rozgrzewka przed maratonem. Podczas drugiej godziny matematyki totalnie odpłynąłem myślami. Szukałem jakiegoś sposobu, by pozbyć się tej klątwy, bo w takich kategoriach Zacząłem rozpatrywać to, co mnie spotkało. Odpowiedzi postanowiłem szukać oczywiście w bibliotece szkolnej. Byłem tam raz, dwa lata temu w poszukiwaniu jakiejś lektury, więc przynajmniej wiedziałem, gdzie się znajduje. Wyobrażałem sobie siebie nad opasłym, zakurzonym tomiszem, prawie jak jakiś demonolog. Z tą myślą odliczałem każdą minutę. Wreszcie, gruchnął dzwonek, a ja tym razem wypadłem z klasy jako pierwszy. Nie obawiałem się pozostania na korytarzu samemu, bo nim dopadłem do drzwi, budynek wypełnił się krzykiem młodszych dzieci. Do biblioteki dotarłem bez trudu, gdyż po drodze ciężko było o odludne miejsca. Przywitałem się ze starszą bibliotekarką, na co ona odpowiedziała skinieniem głowy. Za jej stanowiskiem mieściły się regały ustawione w kilka rzędów, ich półki uginały się od książek, a ożywienia nadawały kolorowe karteczki, zrobione przez dzieci i poprzyklejane do półek, określające tematykę poszczególnych działów. Oczywiście, wiele z nich po latach dzielnej służby powiedziało: Spadam. Jednak reszta nadal była bardzo pomocna. W tym miejscu Pojawił się problem. Biblioteka była niemal pusta, poza kobietą był tam jeszcze jakiś dzieciak, ale on siedział przy jednym ze stolików rozstawionych tuż przed jej biurkiem. Szybki rzut oka uświadomił mi, że jeśli zagłębię się między książki, będę zbyt daleko, by być bezpiecznym, nie mówiąc o tym, że nikt nie będzie miał mnie na linii wzroku. Przepraszam, czy mogłaby mi pani pomóc znaleźć odpowiednią książkę? Zapytałem, patrząc na kobietę. Uczcie się szukać nikt całe życie nie będzie wam podawał na tacy. Zagulgotała, jak wściekły indyk, nie odrywając wzroku od ekranu komputera Hej, kolego zawołałem do chłopaka Ciii! uciszyła mnie natychmiastowo bibliotekarka. W tym momencie Kujon wstał i wyszedł, nie chcąc zapewne być obiektem zainteresowania. Ale wy jesteście pomocni, pomyślałem. Nie było wyjścia. Co prawda ta przerwa była dłuższa, ale dziesięć minut to nie wieczność. Z duszą na ramieniu wkroczyłem w gąszcze regałów. Miałem wrażenie, że z pomiędzy książek patrzą na mnie oczy o powiększonych źrenicach. Bałem się wyciągać którąkolwiek, żeby za niej nie wysunęła się dłoń, która mogłaby mnie chwycić. Zabrałem tytuł traktujący o istotach zwierzeń słowiańskich, coś o historii naszego regionu, jakieś baśnie. Podobno w każdej jest ziarno prawdy. z znaleziskami poszedłem do najdalszego z mebli znajdującego się na tylnej ścianie pomieszczenia. Już miałem zabrać się za czytanie napisów na okładkach, gdy za drzwi po lewej stronie zauważyłem lekko falujący czarny skrawek materiału. Zatrzymałem się, z trudem powstrzymując krzyk, a zimny pot oblał całe moje ciało. Nie słyszałem jednak płaczu towarzyszącemu jej pojawieniu się, nie wykonała żadnego ruchu w moją stronę. Miałem wrażenie że bawi się ze mną, próbuje przerazić do granic wytrzymałości. Na wszelki wypadek wycofałem się po cichu. Pomyślałem, że może mnie nie zauważyła, co z perspektywy czasu uważam za niedorzeczne, gdyż kilka razy wytropiła mnie na mieście, a teraz nagle miała mieć trudność ze zlokalizowaniem mnie, znajdując się w pokoju obok. Jednak, będąc dzieckiem, taki tok rozumowania jest jak najbardziej logiczny. Wychyliłem się z jednej z alejek, blady jak ściana. Bibliotekarka nawet nie oderwała wzroku od monitora swojego komputera. Mogłoby mnie coś tam pożreć, a ona by tego nie zauważyła. Rzuciłem swój zbiór na jeden ze stolików, trochę zbyt głośno, bo baba za biurkiem aż podskoczyła. W mojej wyobraźni trochę inaczej to wyglądało. Cóż, trzeba brać, co jest. Spojrzałem na zegar umieszczony na ścianie pomieszczenia. Cholera, przerwa kończy się za minutę pomyślałem mimo, że uchodziłem raczej za grzecznego chłopca już w tym wieku zdarzały mi się pierwsze, delikatne przekleństwa. Musiałem działać szybko, mając świadomość że po dzwonku korytarz natychmiast się wyludni. Przepraszam, czy mogłaby pani przechować mi te książki na najbliższą przerwę? Zapytałem najsłodszym głosem, jaki potrafiłem z siebie wydobyć, stojąc przed biurkiem kobiety. Ona jedynie bez słowa chwyciła książki i schowała je gdzieś pod blat. Uradowany wybiegłem z sali i nim złapał mnie dzwonek, dołączyłem się do dwóch dziewcząt z mojej klasy, co pozwoliło mi bezpiecznie dotrzeć na następną lekcję. Następne 45 minut siedziałem jak na szpilkach. Lekcja przyrody na ten moment w ogóle nie znajdowała się w kręgu moich zainteresowań. Myślałem już o poszukiwaniu odpowiedzi w jednej ze znalezionych przeze mnie książek. W pewnym stopniu była to dla mnie emocjonująca przygoda gdy tylko zapominałem o prawdziwym zagrożeniu życia. Wydało mi się dziwne, że nie było nigdzie kasi, mimo tego, że widziałem ją na korytarzu podczas pierwszej przerwy. Może mama ją zwolniła? Nadmiar wrażeń sprawił, że poczułem nieprzyjemne uczucie w brzuchu. Całe życie tak miałem, mój żołądek reagował najmocniej na wszelkie towarzyszące mi emocje. Plan odwiedzenia biblioteki musiałem odłożyć na kolejną, na szczęście najdłuższą, przerwę. Zaistniała sytuacja zrodziła kolejny problem do rozwiązania. Po chwili zastanowienia wiedziałem już, że nie mam wielu opcji do wyboru. Krzychu? szepnąłem do przyjaciela siedzącego obok. No co tam? odpowiedział, nie przerywając notowania w zeszycie. Głupia sprawa. Urwałem nagle. Śmiało, wiesz, że wszystko możesz mi powiedzieć. Muszę. Głos załamał mi się, ale kontynuowałem. Muszę iść do Kibla, ale po tych ostatnich wydarzeniach czuję jakiś niepokój. Modliłem się w duchu, by nikt tego nie usłyszał. No cóż, zaśmiał się cicho. Dziewczyny często razem chodzą. Co mi tam? Czego się nie robi dla przyjaciela? Odpowiedział w końcu, choć w jego głosie dało się wyczuć nutkę zmieszania. Ale za rękę nie będę cię trzymał. Dodał po chwili. Gdy zadzwonił dzwonek, ja wyszedłem pierwszy i skierowałem się w stronę toalet. Krzyżek dołączył chwilę później tak, by nie wzbudzać podejrzeń. Może to głupie, ale gdyby ktoś zobaczył dwóch kumpli dziarsko ramię w ramię podążających w stronę kibla, nie mielibyśmy życia w szkole. A i to poza nią byłoby znacznie trudniejsze. Pomieszczenie uderzało wszechobecną bielą, która lata swojej świetności miała już dawno za sobą. Płytki ścienne położone gdzieś do wysokości dwóch metrów, poorane były licznymi pęknięciami i urozmaicone napisami wykonanymi przez uczniów. Pierwsze wyrazy miłości, sympatii do klubów sportowych oraz filozoficzne wynaturzenia zostały zawarte właśnie na ścianach toalet. Pomieszczenie składało się z dwóch części. W pierwszej znajdowały się umywalki, umieszczone w równych odstępach na dwóch przeciwległych ścianach po prawej znajdowało się nieposiadające drzwi przejście do drugiej części. Tam można było znaleźć cztery pisuary oraz cztery kabiny, w których były muszle klozetowe. Skierowałem się w stronę ostatniej, bo zawsze wydawała mi się rzadko używana, przez co czystsza od innych. Jednak ta nie posiadała deski. Druga od końca wyglądała w porządku. Zresztą mój żołądek zmusił mnie do natychmiastowego podjęcia decyzji. Zasiadłem na tronie, podczas gdy Krzysiek stanął oparty plecami o ścianę w przejściu łączącym dwie części pomieszczenia. Dla nas obydwu była to bardzo niezręczna sytuacja. Nie wiedziałem, czy odezwać się do niego, czy może lepiej milczeć. Po chwili usłyszałem skoczną melodyjkę. Wygwizdywaną gdzieś za drzwi kabiny. Krzychu, to ty zapytałem wystraszony. Ta, nie przeszkadza ci to? Nie, tak jest nawet lepiej. Myślałem, że szybko pójdzie, jednak obecność Krzyśka spowodowała problemy z załatwieniem potrzeby. Słuchając gwizdu kolegi zająłem się studiowaniem napisów zdobiących wnętrze kabiny. Nic szczególnie kreatywnego, od te same oklepane hasła, które znajdziemy w większości publicznych toalet, dawno już przestały śmieszyć. W pewnym momencie melodyjka została przerwana. Pomyślałem, że od tego gwizdania po prostu zaschło mu w gardle. Potem usłyszałem kroki, jakby przeszedł do innej części pomieszczenia. To sprawiło, że poczułem gorąco rozlewające się po moim całym ciele, a żołądek zacisnął mi się jeszcze bardziej. Krzychu? Poczekałem chwilę w napięciu na odpowiedź. Krzysiek, jesteś tutaj? Ponowiłem pytanie drżącym głosem. Nie usłyszałem odpowiedzi, a jedynie wodę szumiącą w jednej z umywalek. Chyba rzeczywiście zaschł mu w gardle i poszedł się napić. Pomyślałem i westchnąłem głośno. Ulżyło mi na krótką chwilę, gdy nagle dało się słyszeć szybkie kroki i trzask drzwi wejściowych. Brzmiało to tak, jakby po prostu wybiegł. Krzysiek, jesteś tutaj? Zawołałem na serio przerażony, czekając chwilę na odpowiedź, której ostatecznie nie otrzymałem. Wtem ktoś odkręcił kolejne krany. Nie jestem pewien, ale chyba wszystkie umywalki wypluwały z siebie wodę z maksymalnym możliwym ciśnieniem. W tym całym szumie dosłyszałem kroki zupełnie inne od tych poprzednich. Po chwili już wiedziałem, był to odgłos bosych stóp. Nie miałem pojęcia jak to możliwe, przecież Krzysiek stał tuż obok, jeszcze chwilę temu. Kroki wyraźnie zbliżały się do mojej kabiny, a każdy pisuar i toaleta, którą postać minęła, zaczęły również wylewać z siebie wodę. Uderzenie w drzwi kabiny sprawiło, że te aż podskoczyły, a ja wraz z nimi. Wtedy usłyszałem za nich ten lament, który utwierdził mnie tylko w przekonaniu, co znajduje się za cienką barierą. Nagle drzwi wejściowe otworzyły się i ktoś wbiegł do części z umywalkami. Teraz albo nigdy, pomyślałem. Krzysiek! krzyknąłem ile sił. Nie żartuj sobie, ona tutaj jest! Jednak tak gwałtownie, jak ta osoba weszła, tak samo wybiegła z toalety, ponownie trzaskając drzwiami. Zawodzenie kobiety przybrało na sile, a woda lała się z urządzeń sanitarnych w najlepsze. Ktoś znowu wbiegł, by po krótkiej chwili wybiec, robiąc przy tym niezmiennie dużo hałasu. Skuliłem się i zacząłem płakać. Istota za drzwiami kabiny zanosiła się szlochem, uderzając w nie coraz zacieklej. Kroki i trzaski zdawały się nie mieć końca. Sam nie wiem, ile to trwało, jednak dla mnie to była wieczność. Krzysiek! Pomocy! krzyknąłem najgłośniej jak mogłem w akcie desperacji. Bartek? Co tam się dzieje? W tym momencie zorientowałem się, że nagle wszystko ustało. Krzychu to ty? Ona tu była! zawołałem, uradowany, zapłakanym głosem. Stary, nikogo tu nie było. Cały czas stoję i obserwuję kabinę. Nagle zacząłeś się drzeć i nie było z tobą kontaktu. Już myślałem, żeby lecieć po nauczyciela albo drzwi wyważyć. W tym momencie rozbrzmiał dzwonek oznajmiający koniec przerwy. Wyłaś, albo będziesz wracał sam. Nie chcę spóźnić się na lekcję. Całą drogę do klasy przyjaciel robił mi wyrzuty, że ostatnio coś dziwnego dzieje się ze mną. Widzę rzeczy, których nie ma i zachowuje się irracjonalnie. Był na mnie wściekły i trudno było mi go za to winić. Sam nie miałem pojęcia, co właściwie zdarzyło się w toalecie. Przeprosiłem go jedynie i obiecałem, że więcej się to nie powtórzy. Gdy weszliśmy do pomieszczenia, zajęcia już trwały, a nasze pojawienie się wzbudziło falę komentarzy, która szeptem pomknęła przez wszystkie rzędy ławek. Myślałem, że spalę się ze wstydu. Widziałem po minie krzyśka, że czuję to samo. Nagle mój wzrok spotkał się ze wzrokiem Kasi. Siedziała jak zawsze między swoimi koleżankami, jednak nie plotkowała z nimi. Patrzyła na mnie, uśmiechając się tak uroczo, że na chwilę zapomniałem o wszystkim, co się działo. Przeprosiliśmy nauczyciela za spóźnienie. I zajęliśmy miejsce w ławce, przy której siedzieli już Radek i Marcin. Oni również rzucili kilka końśliwych komentarzy w naszą stronę, jednak widząc minę Krzyśka, szybko przestali żartować. Cała lekcja minęła mi ekspresowo. Zamiast skupić się na słowach nauczyciela, zastanawiałem się nad tym, co wydarzyło się w toalecie. Im dłużej nad tym rozmyślałem, tym większy mętlik miałem w głowie. Nie wiedziałem, czy ta sytuacja zaistniała naprawdę, czy może była snem na jawie. W nocy, na ulicy i przed placem zabaw, jej obecność była wyczuwalna. W końcu oddała rower i przewróciła Marcina, lecz teraz było inaczej. Przecież Krzysiek stał cały czas obok, wiedziałem już, że nikt inny jej nie widzi, ale przecież usłyszałby płynącą wodę. Gdyby to było jej działanie. Z rozmyślań wyrwało mnie szturchanie. Bartek, Bartek, Bartek! Głos wołającego mnie radka sprawił, że oprzytomniałem. Po całej sali roznosił się śmiech innych uczniów. Rozejrzałem się całkowicie zdezorientowany. Pobudka, dzień dobry! powiedział nauczyciel, patrząc wprost na mnie. Skoro mamy już kontakt, może będziesz łaskaw odpowiedzieć na moje pytanie? Już miałem jak ostatni głupek zapytać, jakie pytanie, ale w ostatniej chwili ugryzłem się w język. Niestety nie potrafię. Pokręciłem głową zrezygnowane. Oj, Bartuś, Bartuś, uważaj na lekcjach. Proszę! Skarcił mnie wzrokiem, po czym wrócił do omawiania tematu. Nauczyciele w naszej szkole mieli brzydki zwyczaj przechodzenia do lekcji już pierwszego dnia, gdy domagaliśmy się luźnej lekcji organizacyjnej. Wszyscy zgodnie stwierdzali, że to pierwszy dzień roku, a nie szkoły w ogóle, więc już jesteśmy zorganizowani. Wiecznie tylko narzekali, że mają przeznaczone zbyt mało godzin na dany temat i się nie wyrabiają, przez to zawsze zadawali nam tony prac domowych. Rozbrzmiał dzwonek na przerwę, najdłuższą, bo aż dwudziestominutową. Postanowiłem trzymać się nadal swojej strategii poruszania się jedynie w gęsto zaludnionych miejscach. Wiedziałem już, że sama obecność innej osoby nic nie da, muszę pozostać w zasięgu wzroku. Wszedłem do biblioteki i rozejrzałem się dookoła. W pomieszczeniu nie było nikogo poza bibliotekarką. Ale jeśli usiądę blisko niej, nic złego nie powinno się stać. Przepraszam, czy ma pani książki, które prosiłem przechować? Zapytałem lekko niepewnym głosem. Ona w odpowiedzi coś prychnęła i obrzuciła mnie spojrzeniem, które chciało powiedzieć: miałeś być na poprzedniej przerwie. Po czym coś tam pogrzebała pod biurkiem i wyciągnęła książki, które położyła przede mną. Podziękowałem nie spodziewając się nawet reakcji i zasiadłem przy stoliku znajdującym się centralnie przed nią. Wertując kolejne strony szybko zrozumiałem, że nie będzie łatwo znaleźć tutaj cokolwiek przydatnego. Baśnie odrzuciłem od razu, to była strata czasu. Zanim zabrałem się za poznawanie ciekawostek historycznych mojej okolicy, postanowiłem zajrzeć do książki na temat słowiańskich wierzeń. Coś mi mówiło, że tam najszybciej znajdę odpowiedzi. Zatrzymywałem się na każdej wzmiance o istocie przypominającej kobietę. Y, ty też ją widzisz? Odezwał się zachrypnięty głos nad moją głową, którego pojedyncze słowa przerywane były sapnięciami. Aż podskoczyłem, kopiąc przypadkiem nogami w ławkę, co spotkało się z natychmiastową reakcją bibliotekarki. Co? Kogo widzę? Zapytałem zerkając na dziwnego maćka, który patrzył na mnie, jakby zobaczył ducha. No, kobietę w czerni. Podsłuchałem twoich kolegów, rozmawiali o tobie na korytarzu. Musiałem z tobą porozmawiać. Tak myślałem, że cię tu spotkam. Zasiadł tuż obok mnie. Popatrzyłem na niego zdezorientowany. Z jednej strony miałem potwierdzenie, że coś naprawdę dzieje się wokół mnie, tylko nie byłem pewien, czy akurat chciałem, chociaż miło wiedzieć, że nie jestem wariatem. Z drugiej jednak dopadła mnie myśl, że może to chłopaki podpuścili Maciusia, obiecując mu wspólne wyjście czy coś, albo wmówili, że to świetny żart i bardzo go za to polubię. Po krótkiej chwili zastanowienia poprosiłem żeby ze szczegółami odpowiedział mi o tym jak wygląda kobieta którą widział. Już wtedy dostrzegłem w jego oczach strach i wiedziałem że nie kłamie. W końcu opanował się na tyle by odpowiedzieć na moje pytanie. O ile opowiadałem chłopakom o ubiorze tej istoty, o tyle to co najbardziej przerażające jej twarz znałem tylko ja. Jak się okazało Maciek również gdy opowiadał o jej oczach, rozszerzonych do granic w wyrazie niepohamowanej złości na twarzy, która zaraz przeradzała się w nienaturalnie szeroki uśmiech, któremu towarzyszył żałosny lament, lub wręcz diaboliczny śmiech, moje ciało pokryło się gęsią skórką. Maciek poradził mi, żebym odłożył książki, chyba że szykuje się do sprawdziano. Pomógł mi nawet dostarczyć je na półki. Stojąc w zasięgu wzroku bibliotekarki, która cały czas zawzięcie pracowała nad pasjansem na komputerze, nieświadoma tego, co dzieje się wokół niej. I patrząc na mnie, zagłębiałem się w alejkę z książkami. Wtedy znów to dostrzegłem czarna płachta powiewająca z zauchylonych drzwi dodatkowego pomieszczenia. Aż pisnąłem cicho, ledwo utrzymując książki w drżących dłoniach. Zerknąłem na Maćka niepewnie. On chyba zrozumiał, że coś się dzieje, i już chciał iść w moją stronę, jednak zatrzymałem go ruchem ręki. Bębniąc palcami o stolik, wymusił na bibliotekarce, żeby na niego spojrzała, a sam patrzył cały czas na mnie, jakby chciał w ten sposób Położyć coś na kształt łańcucha osób patrzących na siebie. Wiedziałem, że mając na sobie uwagę bibliotekarki, będzie w stanie szybciej zareagować, gdyby coś mi się przytrafiło. Wydawało mi się, że nawet nie mruga, cieszył mnie fakt obecności kogoś, kto poważnie traktuje to, co mnie spotkało. Odłożyłem książki na miejsce, cały czas zerkając kątem oka na materiał. Coś mi tutaj nie grało. Zbierając resztki odwagi, trąciłem nogą drzwi, a te uchyliły się na tyle, bym dostrzegł czarny płaszcz należący zapewne do pracującej tutaj kobiety. Odetchnąłem tak głęboko, że wydawało mi się, że aż karteczki z nazwami działów zafurkotały na powstałem w ten sposób wietrze. Wycofałem się powoli z alejki i wróciłem do stolika. Więc, co teraz? zapytałem, czując się jak dowódca, omawiający strategię przed ważną bitwą. Skoro nie książki, to gdzie znajdziemy odpowiedzi? Tam. Maciek wskazał na dwa szare komputery, stojące obok siebie na ławce w głębi pomieszczenia. Nie masz komputera? zapytał, widząc zmieszanie na mojej twarzy. Mam, ale nie mam dostępu do internetu. Rodzice obiecali podłączyć, gdy tylko zdam egzamin końcowy. Dzisiaj pytanie, czy masz internet, wywołałoby w najlepszym wypadku śmiech. Jednak wtedy może połowa klasy miała w domu własny komputer, jedynie kilka osób dostęp do sieci, a ze dwie telefon komórkowy. Lekcje informatyki <noise> zawrotna godzina tygodniowo. Z nauczycielką matematyki, która często nadrabiała wtedy zaległości swojego głównego przedmiotu, były raczej ubogie w treść. Zaczynały się od klasy czwartej, podstawami budowy komputera, potem ogólne zasady działania, program Paint, notatnik, kalkulator, a następnie WordPad. Klasa piąta to już jazda z pakietem Office, najpierw Word, potem Excel, a na końcu PowerPoint. Przeglądarkę otworzyliśmy ze dwa razy. Dopiero w tym roku miały być jakieś podstawy, gdy tylko skończymy wałkować oprogramowanie biurowe od Microsoftu. Dzisiaj każdy wie, jak wyszukać podstawowe informacje w internecie, bo to nas otacza z każdej strony, jednak wtedy nie mieliśmy zielonego pojęcia, jak obsłużyć ten wynalazek. Także same strony. I wyszukiwarki różniły się znacząco od współczesnych. Podniosłem się lekko z krzesła, jednak Maciek zatrzymał mnie, chwytając za rękę. Jego mokra odpłotu dłoń przypominała mi, czemu nie lubiłem z nim przebywać. Nie tutaj, opatrzył na mnie poważnym wzrokiem. Tutaj połączenie jest zbyt wolne, a większość stron jest zablokowana przez program. Wpadnij do mnie jutro po szkole, to wszystko ci wytłumaczę. Nieznacznie pokiwałem głową, a on uśmiechnął się do mnie. Za chwilę dzwonek na lekcję. Wiem, jak mnie postrzegają, więc może lepiej, niech nie widzą nas razem. Do zobaczenia w klasie. Wyszedł. Odczekałem około dwóch minut i również ruszyłem do wyjścia, nie siląc się nawet na choćby do widzenia, rzucone w stronę bibliotekarki. Idąc, zastanawiałem się nad tym wszystkim. Miałem tylko nadzieję, że nie jest to próba znalezienia kolegi i Maciek naprawdę może mi pomóc. Właściwie to nam, bo on miał ten problem chyba znacznie dłużej niż ja. Zadzwonił dzwonek i korytarz wyludnił się momentalnie. W ciągu kilku minut zostałem całkiem sam, bo z tego całego stresu pomyliłem numer sali, w której miały odbyć się zajęcia. Serce miałem w przełyku, biegnąc na drżących nogach przez pusty korytarz, chociaż po chwili okazało się, że nie jestem już tak całkiem sam. Z naprzeciwka nadeszła Kasia, mijając mnie, obdarzyła promiennym uśmiechem, ale ja rzuciłem jej jedynie przelotne spojrzenie, biegnąc w stronę klasy. Nie byłem w nastroju do uśmiechów, Potem zrobiło mi się głupio, że tak ją potraktowałem i chciałem przeprosić. Minuty mijały, jednak blondynka nie wracała na zajęcia. Martwiłem się, że coś się stało, ponieważ cały dzień dzisiaj znikała. Próbowałem podpytać chłopaków, ale żaden z nich nie wiedział, co prawda, zadawali się z jej koleżankami, stąd wiedziałem, że jej się podobam, ale nie chciałem ich prosić o kolejną przysługę. Nie po tym, jak dowiedziałem się, że mnie obgadują. Marcin nadal był milczący i nieobecny. Krzysiek miał żal o to, że naraziłem go na pośmiewisko, chociaż miałem wrażenie, że trochę przeraża go to, co się ze mną dzieje. Natomiast mi było przykro, że zamiast mnie wspierać, lutkują za moimi plecami, i to na tyle otwarcie, że usłyszał ich maciek, którego raczej trzymali na dystans. Na szczęście, to dopiero pierwszy dzień szkoły i zajęcia nie są zbyt wymagające, bo dzisiaj absolutnie nie miałem głowy do nauki. Natarczywe myśli ciągle oderwają mnie od tematu i z utęsknieniem czekam na dzwonek kończący każde kolejne 45 minut. Podczas przerwy również nie widziałem nigdzie Kasi, co zmartwiło mnie jeszcze bardziej. Do końca dnia już się nie pojawiła. Po szkole od razu wróciłem do domu. Moja mama pracowała w ogrodzie, nucąc jakąś melodię. Zawsze to robiła, jeśli z nikim akurat nie rozmawiała. Kiedyś mówiła, że ma sentyment do tej piosenki, ponieważ do niej pierwszy raz zatańczyła z tatą. Początkowo poszedłem prosto do pokoju, lecz gdy tylko stanąłem w progu, zrozumiałem, że będę tutaj całkiem sam, na co nie mogłem sobie pozwolić. Całe popołudnie i wieczór spędziłem z rodzicami, i gdyby nie to, że w samotności czekał na mnie upiór, mógłbym uznać ten czas za bardzo miły. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz robiliśmy coś razem, a dzisiaj najpierw pomagałem mamie w ogrodzie, potem z tatą oglądaliśmy telewizję, a następnie do późna graliśmy w Scrabble. Gdy nadeszła pora, udałem się do łazienki. Zostawiłem drzwi uchylone i chyba jeszcze nigdy nie umyłem się tak szybko. To był tylko początek problemów, gdyż stojąc w progu pustego pokoju, nie chciałem tu zostać sam, nie mówiąc już o spaniu. Postanowiłem więc zagrać trochę na matczynych uczuciach. Poszedłem do ich sypialni, mówiąc, że źle się czuję i nie chcę dzisiaj spać sam. Rodzice chyba dwie godziny próbowali mi to wyperswadować. Jednak pozostałem nieugięty i grałem swoją rolę aż do skutku. Obawy były prawdziwe, jednak powód zmyślony. Tak, by był łatwiejszy do zaakceptowania. W końcu mama przekonała ojca i w ten sposób wylądował na kanapie w salonie. Trochę mi było głupio, ale naprawdę potrzebowałem teraz czyjejś obecności przy mnie. Już drugi raz w przeciągu kilku dni naraziłem mu się. Jego cierpliwość była na wykończeniu, tak samo jak moje pomysły na to, by nie zostawać dłużej samemu, niż jest to absolutnie konieczne. W nocy zastanawiałem się, czy aby ta istota nie przyjdzie do mojego taty, jednak z jakiegoś powodu wydawało mi się to mało prawdopodobne. Kilkakrotnie mama budziła się, by sprawdzić, jak się czuje, w końcu zmorzył mnie sen. To była bardzo spokojna noc. Rano wstałem pełen energii, mimo tego, że nie spałem jakoś bardzo długo. W dobrym humorze poszedłem do łazienki, zapominając zupełnie o tym, że jestem sam. Gdy zszedłem na dół, zdziwiłem się, gdyż tam również nikogo nie było. Strach momentalnie powrócił, jednak po chwili usłyszałem śpiew mamy z ogrodu i uspokoiłem się nieco. Dla pewności poszedłem się przywitać, podziękować i powiedzieć, że czuję się już lepiej. Dowiedziałem się, że ojciec rano nie był w zbyt dobrym humorze, lepiej na razie nie wchodzić mu w drogę. Zjadłem śniadanie, zabrałem przygotowane przez mamę kanapki i ruszyłem do szkoły. Przed budynkiem spotkałem moich kolegów. Marcin dalej był jakiś nieswój, ale chociaż zaczął normalnie rozmawiać, za to Krzyśka chyba na dobre opuściła złość na mnie, to dobrze, bo był moim pierwszym i najlepszym przyjacielem, a Radek to po prostu Radek. On zawsze był pozytywnie nastawiony i chyba nikt nigdy nie widział, jak się złości. Lekcje mijały jedna za drugą. Dzisiaj równie ciężko było mi utrzymać koncentrację. Cały czas myślałem o tym, co może opowiedzieć mi Maciek, gdy już znajdziemy się w jego domu. Zmartwił mnie fakt, że na pierwszych dwóch lekcjach nie widziałem Kasi, jednak tuż przed trzecią pojawiła się na przerwie, jak zwykle, w gronie swoich przyjaciółek. Bardzo rzadko zdarzało jej się opuszczać zajęcia, musiało dziać się coś niedobrego, bo była jakaś taka milcząca. Miała bardzo smutną minę, lecz gdy nasze spojrzenia się spotykały, od razu na jej twarzy zagościł promienny uśmiech. Czasem myślałem nawet, że może się we mnie zakochała. Dziewczyny różnie przechodzą za uroczenie, przynajmniej tak pisali w brawo. Podczas dziesięciominutowej przerwy spotkałem się ukradkiem z maćkiem. Umówiliśmy się, że wpadnę do niego po obiedzie. Dał mi też karteczkę ze swoim adresem. Przez tą całą ekscytację mój żołądek znów dał o sobie znać, jednak tym razem nie chciałem prosić nikogo o pomoc. Oczywiście Maciek chętnie poszedłby ze mną, ale na pewno ktoś by nas zobaczył, a to byłby mój towarzyski koniec w szkole. Nawet gdybyśmy całkowitym przypadkiem znaleźli się w tej toalecie w tym samym czasie, lotka momentalnie rozniosłaby się po całej szkole. Musiałem iść sam. Przecież ta istota nie atakuje od razu, gdy tylko w pobliżu zabraknie kogokolwiek innego. Nie zawsze. Już wtedy podejrzewałem, że świadomie wybiera moment, w którym się pojawia. Na długiej przerwie ruszyłem do toalety, nie żebym miał tam spędzić ją całą. Plan był prosty zrobić co swoje i spadać. Muszę się chyba wybrać do lekarza z tymi problemami. Pomieszczenie jak zwykle było puste. Toaleta dziewcząt zazwyczaj była oblegana, natomiast tutaj rzadko ktokolwiek zaglądał. To pozostaje dla mnie tajemnicą do dziś. Tym razem wybrałem pierwszą kabinę, sam nie wiem czemu, może dlatego, że jest najbliżej wejścia. Z niemałym strachem zająłem się tym, po co tutaj przyszedłem, nasłuchując uważnie najdrobniejszego szelestu. Nie działo się nic niepokojącego. Szybko zrobiłem co swoje i opuściłem kabinę, uprzednio wsłuchując się jeszcze w dźwięki otoczenia. Mimo niemałego pośpiechu postanowiłem jeszcze umyć ręce, gdyż po wyjściu z toalety niemal widziałem mnożące się na nich bakterie. Skoro do tej pory nic się nie stało, to kolejne pół minuty nic nie zmieni, prawda? Zapytałem się w myślach. Dzieci są naiwne. Taka ich natura, chciałem tylko chociaż opłukać dłonie. Gdy zakręciłem wodę, usłyszałem dźwięk zamykanych drzwi wejściowych do pomieszczenia. W tym momencie zamarłem z przerażenia. Źródło dźwięku miało swoje miejsce za moim prawym ramieniem, jednak ja bałem się obrócić głowę. Spodziewałem się najgorszego, mimo że przecież ktoś mógł po prostu wejść tutaj za potrzebą. Gdyby tak było, to przecież poszedłby po prostu w swoją stronę do kabiny, pisuaru lub jednej z pozostałych umywalek, a ten ktoś po prostu stał. Przez chwilę nie byłem pewien, czy to po prostu drzwi nie spłatały mi psikusa, bo nie słyszałem w ogóle żadnych kroków. Ta chwila ciągnęła się w nieskończoność, w końcu zebrałem się na odwagę i odwróciłem gwałtownie w stronę drzwi. Spodziewałem się tam zobaczyć prześladującego mnie upiora lub jakiegoś kolesia, który gapiłby się na mnie w niewiadomym celu, a nie Kasie. Przez chwilę mnie zatkało, a ona wyraźnie skrępowana patrzyła na mnie w milczeniu. Damska jest obok, rzuciłem z głupkowatym uśmiechem. Wiem, odpowiedziała lekko smutnym, poważnym głosem, zapewne nie zrozumiała żartu. Chciałam z tobą porozmawiać, ale nie wiedziałam jak. Kasiu, normalnie, zawsze chętnie z tobą porozmawiam uśmiechnąłem się do niej, by dodać nieco odwagi. Blondynka zrobiła kilka kroków w moją stronę, a wzrok jej pięknych, błękitnych oczu utkwił w moich. Zrobiło mi się głupio, więc po chwili spojrzałem lekko w bok. Wtedy znów usłyszałem, że podchodzi bliżej. Poczułem delikatny zapach wanilii, który zawsze jej towarzyszył i nim zdążyłem zareagować. Ona chwyciła mnie za dłonie. Znamy się już długo i jesteś najfajniejszym chłopakiem w naszej klasie. Na te słowa jakoś tak cieplej zrobiło mi się na sercu i znów popatrzyłem na nią. A ty dziewczyną, to znaczy najfajniejszą i najśliczniejszą i w ogóle. Język mi się plątał. A dłonie i nogi drżały. O rany, co za wtopa. Nigdy nie byłem tak blisko dziewczyny, nigdy żadnej nie trzymałem za rękę. Teraz pewnie cały jestem spocony i trzęsę się, a ona to czuje. Zacząłem się zastanawiać, jak mój oddech. Nie chcę stracić dziewczyny, w której podkochuję się od dawna przez zjedzoną na poprzedniej przerwie kanapkę z pasztetem. Wiem, głupta się. Uśmiechnęła się. Czekałam, aż zrobisz jakiś ruch, zaproponujesz coś. Z moich ust wydobyły się tylko jakieś nieskładne jęki, dopełniające mojej wizerunkowej porażki. No dalej, chyba że ja mam to zrobić za ciebie, ośmielała mnie dziewczyna. Mo, może chciałabyś wybrać się ze mną, no wiesz, na ten spacer do parku? rzuciłem szybko nim głos ugrzęźnie mi w gardle na dobre. Hmm, dała się facha wywracając oczami. Może spotkajmy się jutro tutaj o tej samej porze. Nie zrozum mnie źle, ale nie chcę jeszcze tak otwarcie pokazywać się razem. Wiesz, jak szybko rozchodzą się plotki. Jasne, rozumiem. Odparłem z ulgą. No to jesteśmy umówieni. Kasia aż podskoczyła uradowana, puściła moje dłonie i skocznym krokiem ruszyła do wyjścia. Kasiu, dziewczyna zatrzymała się tuż przed drzwiami: czy to znaczy, że jesteśmy parą? Ja palnąłem i dopiero, gdy było za późno, zrozumiałem, jak to zabrzmiało. Jeszcze nie, ale jesteśmy na najlepszej drodze. Odpowiedziała z uśmiechem, mrugnęła do mnie okiem, po czym wyszła. Jeszcze dłuższą chwilę stałem pośrodku łazienki, uśmiechając się w próżnię. Udało mi się przez moment zapomnieć o grążącym mi niebezpieczeństwie. Nie liczyło się to, że teraz jestem sam. Ważne było, że jeszcze kilka minut temu byłem z nią. Z tego zastoju wyrwał mnie dzwonek. Pośpiesznie opuściłem toaletę i udałem się do klasy. Przez całą drogę uśmiech nie schodził mi z twarzy, a ja miałem wrażenie, że wszyscy się na mnie gapią. Przed wejściem do sali musiałem się wziąć w garść, żeby nie wzbudzać niepotrzebnej sensacji. Po przestąpieniu progu klasy, jak gdyby nigdy nic, udałem się na swoje miejsce. Jedynie lekko mrugnąłem okiem do siedzącej z tyłu Kasi, mając nadzieję, że nikt tego nie zobaczy. Dziewczyna odpowiedziała uśmiechem, więc chyba jej się to spodobało. Do końca lekcji nie wydarzyło się już nic szczególnego. Nie miałem pojęcia co działo się na samych zajęciach, gdyż myślami byłem gdzie indziej. Po ostatnim dzwonku kumple pytali, czy chcę iść na rower, ale ja miałem inne plany. Odparłem jedynie, że mam coś do załatwienia, co nie było kłamstwem i niemal biegiem ruszyłem do domu. Już wczoraj poprosiłem rodziców o zgodę na wyjście do kolegi. Zjadłem obiad i zakomunikowałem, że wychodzę. Pożegnałem się z rodzicami, obiecując, że wrócę przed zmrokiem. Złapałem za rower i ruszyłem w stronę domu Maćka. Do domu Maćka dotarłem około godziny 16. Całą drogę rozpierała mnie ciekawość, co chłopak może mi opowiedzieć o prześladującej nas istocie. Mimo, że kiedyś próbowałem się z nim zakolegować, nigdy tu nie byłem. Budynek był duży, piętrowy, pokryty jasną elewacją i ciemnobrązową dachówką. Miał bardzo duże okna, a ogród był chyba jeszcze większy niż nasz. Nacisnąłem dzwonek przy furtce, a po chwili charakterystyczny dźwięk obwieścił zwolnienie zamka. Skierowałem się w stronę domu, podziwiając po drodze piękno otaczającej mnie roślinności. Niektórych z licznych, kolorowych kwiatów nie potrafiłem nawet nazwać. Mojej mamie z pewnością by się tu spodobało. Gdy tylko zbliżyłem się do ciemnych, ozdobnych drzwi, te otworzyły się na oścież. Stała za nimi mama Maćka, jak zwykle z szerokim, promiennym uśmiechem, rodem z reklamy pasty do zębów. Zawsze była bardzo miła, czasem aż nazbyt, co wśród rówieśników jej syna bardzo często było przedmiotem niewybrednych żartów. Wszedłem do środka i przywitałem się z gospodynią, na co ona zaczęła się rozpływać nad tym, jak to urosłem i jaki przystojny ze mnie chłopak. Znała mnie bardzo dobrze, gdyż byłem chyba pierwszym, który, chociaż próbował kolegować się z Maćkiem, przez to z miejsca stałem się jej ulubieńcem. Wiem też, że w tamtym czasie sporo opowiadał o mnie w domu, co trochę mnie przerażało. Nadal obawiałem się o pocztalność Maciusia, jednak na tę chwilę był dla mnie jedyną deską ratunku. Wnętrze było jasne i słoneczne. Co z pewnością było zaletą dużych okien, kremowe ściany doskonale komponowały się z ciemnobrązowymi meblami. Już jako dzieciak byłem estetą, chyba zostało mi to wpojone przez mamę, jednak skutecznie minęło z wiekiem. Kobieta w średnim wieku, okręconych, kasztanowych włosach, niemal tanecznym krokiem, poprowadziła mnie na górę, a następnie w stronę drzwi. Na których widniał symbol radioaktywności oraz wiele naklejek o treści nie wchodzić, wstęp wzbroniony, teren prywatny i tak dalej. Podeszła do nich i zapukała. Po krótkiej chwili odezwał się zachrypnięty głos. Mamo, nie teraz pracuje. Maciuś kolega przyszedł. Znów nastała cisza, którą w końcu przerwał odgłos otwieranego zamka. Drzwi uchyliły się nieznacznie, wpuszczając mnie do środka, po czym zamknęły się z trzaskiem. Bawcie się dobrze. Usłyszałem z za nich, gdy tylko Maciek ponownie przekręcił klucz. Dziękuję, kocham cię. Odpowiedział chłopak. Wewnątrz panował straszny bałagan, na łóżku walały się ubrania, a na podłodze leżała sterta komiksów i czasopism naukowych. Pod zasłoniętym roletami oknem znajdowało się ogromne, masywne biurko, na których stał sporych rozmiarów monitor. Reszta blatu zawalona była jakimiś papierami, opakowaniami po chipsach i batonach. Dało się również zauważyć duży talerz, zapewne po zjedzonym obiedzie, chociaż widząc stan pomieszczenia, nachodziły mnie wątpliwości, czy pozostał po dzisiejszym posiłku. W pokoju było duszno, a wszechobecny zapach potu przyprawiał o mdłości. Można było odnieść wrażenie, że mieszkanie ma alergię na świeże powietrze. Po prawej od biurka na ścianie wisiała duża tablica korkowa. Poprzypinane były tam różne notatki, skany i wydrukowane zdjęcia. Ilość materiałów wiszących na niej mogła przyprawić o zawrót głowy. Maciek zasiadł na czarnym fotelu biurowym stojącym przed komputerem, a ten wydał z siebie donośne skrzypnięcie. Witam w kwaterze głównej, oznajmił z niekłamaną ekscytacją. Łączyło nas to, że mimo zagrożenia, którego wtedy jeszcze nie byliśmy do końca świadomi, traktowaliśmy to jako swego rodzaju przygodę, tajemnicę do rozwiązania. – Wow, Maciek, sporo tego masz. To wszystko na jej temat? – zapytałem, lustrując wzrokiem tablicę. – Tu są tylko najważniejsze. Dużo to jest tutaj. – odpowiedział, otwierając dwie szafki pokaźnych rozmiarów umieszczonych po bokach biurka, całe zawalone papierami. – Ale to same fałszywe tropy – dodał, zamykając je strzaskiem. Więc czemu tego nie wyrzucisz, skoro wiesz, że są fałszywe? Zwariowałeś? A co, jeśli coś stamtąd jednak się przyda? Nowy kolega ewidentnie miał problem ze zbieractwem. Potem zebraliśmy się do opowiadania historii swojego pierwszego spotkania z upiorną kobietą. Okazało się, że były całkiem podobne, on też stracił poczucie czasu podczas zabawy i, gdy wracał do domu, rozmyślając o tym, jak srogie lanie dostanie, usłyszał płacz z ciemnej uliczki. Naiwność, głupota oraz brak instynktu samozachowawczego były kolejnymi naszymi wspólnymi cechami. Tak samo jak ja poszedł sprawdzić, co się dzieje, i wtedy zobaczył ją w smugach światła jedynej działającej latarni. W moim przypadku nie zauważyłem, żeby inne żarówki choćby przygasły, ale może nie była to akurat jej sprawka. Ja za to podszedłem zdecydowanie bliżej. Maciek, gdy tylko ją zobaczył, po prostu uciekł, ale jak widać, niewiele mu to pomogło. Gdy powiedział, kiedy miało miejsce jego pierwsze spotkanie z lamentującą kobietą, doznałem szoku. Włosy zjeżyły mi się na głowie i zakrztusiłem się śliną. Mało się nie udusiłem, i gdyby nie interwencja kolegi, wydawało mi się to całkiem prawdopodobne. Dwa lata? powtórzyłem, patrząc w podłogę. Dwa lata? wykrzyczałem z niedowierzaniem. No prawie, jeszcze nie pełne. Zrobił głupią minę i uśmiechnął się nieznacznie. Tego było za wiele jak na moje nerwy. Zerwałem się z łóżka i rzuciłem w stronę Maćka, siedzącego naprzeciwko mnie na krześle. Chwyciłem go za barki i zacząłem energicznie potrząsać. Chcesz mi powiedzieć, że od dwóch lat zmagasz się z nią codziennie, a jeszcze żyjesz i nawet nie oszalałeś? Ja po kilku dniach boję się własnego cienia. Wykrzyczałem mu prosto w twarz, dysząc wściekle. Chłopak dopiero po chwili wyszedł z oszołomienia spowodowanego moim nagłym atakiem. W tym momencie rozległo się pukanie do pokoju. Chłopcy, wszystko w porządku? Rozległo się wołanie mamy Maćka ze za drzwi. Tak, mamo, bawimy się odpowiedział. Uspokoiłem się nieco, ale nie na tyle, by go puścić. Moje dłonie nadal zaciśnięte były na jego ramionach, a ja wyczekiwałem odpowiedzi. I jak to codziennie? Dopytał kolega, jakby nie dowierzając. Po moim pierwszym spotkaniu z nią minął tydzień, nim znów ją ujrzałem, a i to tylko przelotnie. W ciągu pierwszego miesiąca zobaczyłem ją może trzy razy. Czasem przychodzi parę razy w tygodniu, a czasami jest spokój przez kilka miesięcy. U Ciebie jest inaczej? Ja już pierwszej nocy widziałem ją dwukrotnie i od tamtej pory czuję, że nie opuszcza mnie na krok. Dopiero teraz usiadłem ponownie na łóżku. Zaczęło do mnie docierać, że mój ekspert od kontaktów z tym czymś miał w rzeczywistości nikłe doświadczenie. Rudy okularnik zasapał przeciągle, jakby z czymś się zmagał, a potem utkwił wzrok w tablicy, drapiąc się po głowie. Nagle zerwał się na nogi i podbiegł do dużej szafy ubraniowej umieszczonej w głębi pomieszczenia. Zaczął usilnie przeszukiwać jej zawartość, wywalając większość ciuchów na podłogę. Patrzyłem z zaciekawieniem na jego poczynania, w końcu wytargał z szafy arkusz brystolu zwinięty w rulon. Postawił go w kącie, po czym zaczął zbierać wszystko co zajmowało miejsce na podłodze wrzucając jak popadnie do wciąż otwartego mebla. Następnie odrzucił dywan na bok, a w jego miejsce rozwinął papier. Chwilę później pojawiły się również flamastry, a gospodarz zaczął z przejęciem kreślić na białej powierzchni jakieś linie. Energicznie skinął na mnie dłonią, więc przysiadłem się do niego, przyglądając się temu, co rysował. Dopiero po chwili zabrał się za objaśnianie swojego pomysłu. Stworzymy plan kontaktów z tą istotą, oznajmił dumą. Naniesiemy moje spotkania z nią, twoje oraz wszystkie, które początkowo odrzuciłem przez nieścisłości. Niektóre doświadczenia mogą się różnić, czego nie brałem wcześniej pod uwagę. Znów podrapał się po głowie: Mamy mnóstwo pracy. Stos papierów piętrzył się coraz bardziej z każdą godziną naszej pracy. Musieliśmy jeszcze raz przepatrzeć wszystko, co zgromadził do tej pory, wpisy na forach, rozmowy na komunikatorach z osobami, które twierdziły, że ją widziały, artykuły, a nawet opowiadania. Każdy trop musieliśmy od nowa sprawdzić i zweryfikować. Często brakowało konkretnych dat lub miejsc. Maciek uruchomił komputer, by poszukać kontaktu z autorami najbardziej obiecujących poszlak. Udało nam się ustalić, że przynajmniej dwie opowieści z ostatniego roku pochodziły z naszego województwa, przez co wysnuliśmy teorię, że upiór przemieszcza się, być może, za upatrzonym celem. Mieliśmy zbyt mało danych, ale z informacji, które wstępnie nanieśliśmy na nasz kalendarz, wynikało, że spotkania zazębiały się, jakby kobieta co chwilę zmieniała cel ataku, według sobie tylko znanych kryteriów. Założyliśmy zatem, że jeśli nie ma jej przy którymś z nas, to jest przy kimś innym. Nie wiedzieliśmy, czy istoty z zaświatów mają jakieś przerwy. Żadna z opowieści nie mówiła o jej fizycznej ingerencji. Chociaż ja byłem pewien, że to ona przewróciła Marcina, chyba to poczuł, dlatego teraz tak dziwnie zachowywał się w mojej obecności. Nagle doznaliśmy olśnienia. Wpis użytkownika na jednym z forów dotyczących zjawisk paranormalnych idealnie wpasowywał się w przerwę po pierwszym spotkaniu Maćka, a na innym ten sam użytkownik opisywał, że to wróciło i to w te wakacje. Sweet 88 przeczytaliśmy na głos, po czym spojrzeliśmy po sobie. Jak na komendę rzuciliśmy się do komputera. Dobrze, że Maciek rzadko go wyłączał, bo po uruchomieniu monitora od razu był gotowy do pracy. Czuliśmy, że to przełom. Nasza ekscytacja sięgała zenitu. Jak to zwykle w takich sytuacjach mój żołądek odezwał się gwałtownie, jednak za nic nie pozwoliłbym sobie wyjść w takim momencie. Niestety, pierwsze forum już nie istniało, a na drugim tym od nowszego wpisu nie było żadnych innych danych kontaktowych. Napisaliśmy w naszym odczuciu bardzo przekonującą prywatną wiadomość do użytkownika PeterSuit88. Jednak kolor kropki określającej aktywność użytkownika wskazywał, że nie był aktywny od ponad miesiąca. Z mojej inicjatywy w akcie desperacji napisaliśmy e-mail z wyjaśnieniami sprawy i prośbą o kontakt, po czym próbowaliśmy go wysłać na adres PeterSuit pod każdą domenę, jaka tylko przyszła nam do głowy, bez cyfr na końcu, z końcówką 88, a nawet 1988, tak dla pewności. Kilka z nich nawet poszło w świat, a my czekaliśmy jak na zbawienie, bezustannie obserwując i odświeżając stronę poczty. Nagle głośne pukanie do drzwi sprawiło, że aż podskoczyliśmy. Maciuś, pora spać, kolega jeszcze siedzi? Jego rodzice będą się martwić, zawołała jego mama. Dopiero teraz spojrzeliśmy na zegarek umieszczony w prawym dolnym rogu ekranu monitora. Ten nieubłaganie dobił właśnie do godziny 22. Rodzice mnie zabiją, pomyślałem z przestrachem. Zastanawiałem się, czemu nie dzwonili, przecież z całą pewnością mieli numer do rodziców Maćka. Skorzystałem z oferty mamy kolegi i zadzwoniłem do domu. Raz, drugi i trzeci. Nikt nie odbierał. Zazwyczaj promienna kobieta zaniepokoiła się wyraźnie i zaproponowała, że mnie odprowadzi, lecz ja stanowczo podziękowałem, nie chcąc narażać jej syna na konieczność pozostania w domu samemu. Jego tata wyjechał w podróż służbową. Niby Maciek przez ten cały czas zostawał śmiało sam w domu i nie łączył jakoś szczególnie jej pojawiania się z obecnością innych ludzi, ale wolałem nie ryzykować. Powodzenia, powiedział kolega, mocno ściskając moją dłoń na pożegnanie. Skinąłem mu jedynie głową, czułem się jak żołnierz ruszający z okopu na misję. Gdy tylko furtka zamknęła się za mną, pobiegłem prosto do domu. Z każdej ciemnej uliczki i z za każdego drzewa wydawało mi się, że słyszę jej zawodzenie, ale może to był tylko wiatr. Mimo ogromnego przerażenia droga przebiegła spokojnie, na mojej ulicy było już całkiem cicho. Z daleka widziałem mój dom, co najdziwniejsze, światła były całkiem pogaszone, jakby wszyscy smacznie spali, zapominając zupełnie o mojej nieobecności. Po wejściu na posesję usłyszałem śpiew. To bez wątpienia była piosenka, którą zawsze nuciła moja mama. Co ona robi w ogrodzie w środku nocy? pomyślałem, udając się powoli w kierunku, z którego dochodził dźwięk. Dostrzegłem ją. Siedziała na trawie, patrząc się tempo przed siebie, trzymaną w dłoni łopatką kopała dziurę. Mamo? zapytałem niepewnie. Brak reakcji z jej strony sprawił, że miałem ochotę uciec. Jednak przemogłem się i zrobiłem kilka kroków w jej stronę. Nadal śpiewała ze wzrokiem wbitym przed siebie. Podszedłem jeszcze kawałek bliżej, aż lampa z czujnikiem ruchu rozbłysła jasnym światłem. Wtedy to zobaczyłem. Źrenice jej oczu były nienaturalnie rozszerzone, jak u upiornej kobiety. Nogi ugięły się pode mną, przez co prawie straciłem równowagę. Nagle żarówka zamigotała i zgasła. Pomachałem rękami kilkukrotnie, lecz bez rezultatu. Wtedy już wiedziałem, że to nie wada czujnika, tylko jej sprawka. Przerażony puściłem się pędem w stronę domu. Ja jej nie pomogę. Musiałem zobaczyć, co stało i poprosić go o pomoc. Wpadłem do sypialni, jak tajfun. Ojciec spał na łóżku w najlepsze, co było dziwne, gdyż miał delikatny sen. Podbiegłem do niego, oczy nadal miał zamknięte. Przez chwilę bałem się go obudzić, obawiałem się, że gdy wstanie, będzie taki sam jak mama, ale musiałem coś zrobić. Zacząłem nawoływać go rozpaczliwie, potrząsając z całych sił za ramię, jednak bez skutku. Coś było nie tak, on nie mógł spać tak głęboko. Zrozumiałem, że ona za tym stała. Odwróciłem się w stronę drzwi, by wrócić na dół, i w tym momencie ją zobaczyłem, aż wrzasnąłem z przerażenia i odskoczyłem gwałtownie, wpadając na szafkę nocną ojca i przewracając lampkę, co nadal nie wywołało u niego żadnej reakcji. W pokoju progu stała moja mama. Pomyliłem ją w ciemnościach z prześladującym mnie upiorem. Po chwili bez ruchu powolnym krokiem ruszyła w stronę łóżka. Przez głowę spuszczoną na dół i opadnięte na twarz kręcone blond włosy nie byłem w stanie dostrzec jej oczu. Wciśnięty w kąt pokoju, drżąc jak liść na wietrze, czekałem na to, co się stanie dalej. Ona jak gdyby nigdy nic położyła się na łóżku i najwyraźniej zasnęła, bo znacznie pogłębił się jej oddech. Po pewnym czasie nieco ośmielony wyszedłem z kąta. Ojciec zachrapał przeciągle, odchrząknął, po czym otworzył oczy. Bartuś, dziecko, co ty tutaj robisz? Nie możesz spać? zapytał zdziwiony moją obecnością. Po chwili mama przebudziła się, słysząc jego głos. Co? Co się stało? Była lekko zdezorientowana, ale wydawała się normalna. Nie, nic. Odpowiedziałem półszeptem, coś mi się przybidziało, pójdę już. Dobranoc. Po tych słowach opuściłem ich sypialnię. W korytarzu przystanąłem na chwilę, nie wiedziałem, co mam dalej robić, byłem zrozpaczony. Chciałem iść do ogrodu, zobaczyć, czy dziura wykopana w transie przez moją mamę dalej tam jest. Zastanawiałem się, czy może czegoś tam nie zakopała, jednak zbyt bardzo się bałem. Postanowiłem pójść spać, co niemalże graniczyło z cudem. Przed wybraniem się do łóżka chyba ze sto razy podchodziłem do okna, sprawdzając, czy jej tam nie ma. Na szczęście dalsza część nocy przebiegła spokojnie i udało mi się nawet przespać kilka godzin. Poranek był ciężki, tym bardziej, że nie wiedziałem, co dziś zastanę po nocnej aktywności mojej mamy. Opóźniałem wyjście z pokoju jak tylko mogłem, ale w końcu przyszła pora, żeby iść do szkoły. Na dole jak zazwyczaj nikogo nie było, za to przygotowane na stole śniadanie i kanapki do szkoły przekonały mnie, że może martwiłem się zupełnie niepotrzebnie. Poszedłem do ogrodu, tam zazwyczaj o tej porze była mama. Zobaczyłem ją stojącą nad wykopaną przez siebie w nocy dziurą. Bawiłeś się wczoraj w ogródku? spytała gdy tylko stanąłem obok. Nie mamo. Widziałeś tu kogoś? Kto mógł to zrobić? Dopytywała kucając nad pustym dołkiem obok którego w kopczyk ziemi wbita była łopatka. Nie mam pojęcia, nikogo nie widziałem. Odpowiedziałem tak spokojnie jak tylko potrafiłem. Nie chciałem dać po sobie poznać, że kłamie. O której wczoraj wróciłeś? Nic nie pamiętam. Według umowy o 20.00. Pójdę już. Muszę szybko zjeść, bo nie chcę się spóźnić do szkoły. Odszedłem, a mama zajęła się równaniem swojego wczorajszego dzieła. W szkole jak to w szkole. Na lekcjach byłem obecny tylko ciałem. Rozmyślałem nad tym, co wydarzyło się w nocy. Zastanawiałem się, czy ta sytuacja ma związek z moim pobytem u Maćka, z naszymi poszukiwaniami. Jeśli tak, to co to miało znaczyć? Ostrzeżenie, by nie drążyć tematu, bo w każdej chwili może przejąć kontrolę nad moimi bliskimi? Czy wręcz przeciwnie, może to była próba zamaskowania mojego późniejszego powrotu? Przecież ostatecznie nic nikomu się nie stało. Nie mogłem się doczekać, aż powiem o tym Maćkowi. Na dziesięciominutowej przerwie spotkaliśmy się w bibliotece, tutaj rzadko ktoś przebywał. Trochę dziwnie tak potajemnie spotykać się z kolegą, ale on doskonale to rozumiał. Gdy opowiedziałem mu o tym, co zdarzyło się po moim powrocie do domu, był w prawdziwym szoku. Zaczął dopytywać, czy nikt nie ucierpiał. Zdawał się być wyraźnie przejęty, ale szybko uspokoiłem go, że poza zniszczonym trawnikiem nikomu nie stała się krzywda. A co u ciebie? Jakieś wieści od Bittersweet88? Zapytałem, zmieniając temat. Maciek jedynie pokręcił głową i oparł ją na dłoniach, zrezygnowany. Spokojnie uśmiechnąłem się do niego coś wymyślimy. Trochę przykro mi było, że po dzwonku na przerwę musieliśmy udawać, że nie utrzymujemy kontaktu. Nie chciałem stać się szkolną ofiarą, tak jak Maciek, a on świetnie to rozumiał. Kolejne lekcje upłynęły mi na oczekiwaniu. Gdy tylko wybrzmiał dzwonek na dłuższą przerwę, ruszyłem biegiem do męskiej toalety na piętrze. Po chwili weszła Kasia, uśmiechając się promiennie i wtedy, na chwilę, wszystkie troski schowały się w kąt. Cały czas rozmawialiśmy i śmialiśmy się. Nie było nawet chwili niezręcznej ciszy. Dowiedziałem się od niej tylu rzeczy, na przykład tego, że uwielbiała tańczyć i nawet wygrywała nagrody na konkursach. Chciałaby zostać kiedyś tancerką i występować na całym świecie. Wtedy ja zażartowałem, że w takim razie chcę być jej ochroniarzem, po czym nadałem się jak balon, i oboje wybuchliśmy gromkim śmiechem. Aż żal było wracać do klasy, gdy zadzwonił dzwonek. Dziewczyna uściskała mnie na pożegnanie i wybiegła z pomieszczenia, a ja znów przez chwilę zostałem by delektować się tą chwilą po spotkaniu unoszącym się w powietrzu delikatnym zapachem wanilii. Po szkole wróciłem prosto do domu według wcześniejszych ustaleń z Maćkiem. Uznałem, że dzisiaj powinienem zostać w domu. Po wydarzeniach ostatniej nocy chciałem mieć rodziców na oku. Spędziliśmy kolejne miłe popołudnie i wieczór. Dzisiaj to tata wygrał pierwszą partię w Scrabble, i nie omieszkał helpić się tym aż do końca rozgrywki. Było naprawdę miło. Dawno nie spędzaliśmy razem tyle czasu. Obiecałem sobie, że gdy już uporam się z prześladującym mnie demonem, to się nie zmieni i już zawsze będziemy się razem świetnie bawić. Na pewno się z tym uporamy. Ja i Maciek, z tą myślą, zasnąłem. To była naprawdę spokojna noc. Padłem jak mucha i przespałem niepokojony aż do rana. Odleciałem tak mocno, że nie byłem pewien, czy rzeczywiście nic się nie działo, przez co odczuwałem silny niepokój, schodząc na dół. Już zdążyłem przyzwyczaić się do tego uczucia. Mama tym razem była jeszcze w kuchni, pijąc poranną kawę. Twierdziła, że nie wyspała się przez dręczące ją koszmary, ale nie pamiętała już nawet, co jej się śniło. Dzisiaj miałem jeszcze dużo czasu, więc na spokojnie zjadłem śniadanie i wyruszyłem w drogę do szkoły. Nie wytrzymałem i już na pierwszej przerwie zagadnąłem Maćka, czy działo się u niego coś niepokojącego, skoro u mnie był spokój. Olega zaprzeczył, więc uznaliśmy, że przeniosła się na inny cel, ponieważ nadal nie uwzględnialiśmy, że ta istota może robić przerwy. Niestety, chwila spokoju była jedyną dobrą informacją, gdyż Maciek nie dowiedział się niczego nowego. Naszą rozmowę dokończyliśmy na następnej dziesięciominutowej przerwie. Zaczęliśmy się zastanawiać nad pochodzeniem tej istoty. Z miejsca odrzuciliśmy ducha, ja uważałem, że to demoniczny byt, ze względu na umiejętność wpływania na świat materialny. Kolega obstawał bardziej przy klątwie, ponieważ widzieliśmy ją tylko my i ewidentnie podążała za nami. Prowadziliśmy ożywioną dyskusję aż do dzwonka na lekcję. Jeszcze nigdy przerwa nie minęła mi tak szybko. Bibliotekarka wyszła chyba w połowie, bo miała dość uciszania nas, oprócz nas w bibliotece i tak nie było nikogo innego. W sumie to nawet dobrze, bo zaczynałem myśleć, że jest za tym biurkiem zamontowana na stałe. Weszliśmy w przeciągu kilku sekund po sobie, kończąc debatę na korytarzu w drodze na lekcję. Dopiero przed salą puściłem kolegę przodem, by wejść jakąś minutę po nim. Podczas lekcji, na chwilę przed dzwonkiem na przerwę, Krzysiek trącił mnie w ramię: Bartek, idziesz z nami do sklepiku? Zapytał szeptem. To jest piątka, nie zdążymy. Zostanę pod klasą. Zostaw go Krzychu, on ma nowego kolegę, dziwnego Maćka. Odezwał się Marcin, siedzący na drugim końcu czteroosobowej ławki. W tym momencie zadzwonił dzwonek. Koledzy weszli jako pierwsi, a gdy ja opuściłem salę, już ich nie było. Przycupnąłem pod ścianą i przymknąłem oczy. Ty nie z ekipą? Zapytał zachrypnięty głos. Nim zdążyłem się odezwać, Maciek przysiadł się do mnie. To przeze mnie cię olali. Kontynuował. Nie, spoko, przejdzie im. Uśmiechnąłem się do niego. No proszę, ledwo się oddaliliśmy, a ta oferta już się do ciebie dosiadła. Usłyszeliśmy głos Marcina z głębi korytarza. Maciek natychmiast wstał, a ja razem za nim. Marcin, daj im spokój! Zawołał za nim Krzysiek. Wyluzuj, stary, nic ci nie zrobił. Wtórował mu Radek. Jednak ten ich już nie słuchał. Chwycił Rudzielca za kołnierz i potrzepał z impetem. Na koniec uderzając jego głową o ścianę. Maciek cały poczerwieniał i zaczął ciężko oddychać. To jest nasz kumpel i nie potrzebuje takiej łajzy jak ty. Wycedził przez zęby. Tego było za wiele. Chwyciłem Marcina za ręce i odciągnąłem od Maćka, który z trudem złapał oddech. Wywiązała się między nami szarpanina, która zapewne przerodziłaby się w bójkę, gdyby nie interwencja Krzyśka i Radka. Jesteś taki sami jak on, dziwolongu! wykrzykiwał Marcin, skutecznie blokowany przez niższego od siebie o Radka. Chcieliśmy Ci pomóc. Mało karku nie skręciłem na tym rowerze. Nerwy puściły mu całkowicie, a z jego oczu popłynęły łzy. Omal mnie nie zabiła, dodał ciszej, po czym odwrócił się i udał do klasy. Pradek od razu pobiegł za nim. Nic ci nie jest? Zapytał Krzysiek. W odpowiedzi pokręciłem przecząco głową. Przyjaciel poklepał mnie po ramieniu i z wyraźną smutną miną wrócił do sali. Dzięki stary, to było świetne, jeszcze nikt nigdy nie stanął w mojej obronie. Zakrzyknął Maciek, gdy strach na dobre go opuścił. Mniejsza o to, słyszałeś co powiedział, on nam wierzy. Kolejna lekcja. Nic ciekawego, kogo obchodziłyby ułamki, gdy tyle się dzieje. Już odliczam czas do długiej przerwy, by wreszcie zobaczyć się z Kasią. Jeszcze minuta. Siedzę jak na szpilkach, odwracam wzrok do tyłu, w miejscu, w którym powinna siedzieć, jest pusto. Zdziwiło mnie to, bo nie widziałem, żeby wychodziła, a na pewno zwróciłbym uwagę, gdyby pytała nauczyciela, czy może opuścić wcześniej klasę. Co prawda, była dzisiaj jakaś dziwna między koleżankami na jej miejscu siedziała Klaudia, co było dość dziwne. Kasia wylądowała za nimi sama w ostatniej ławce. Wyglądała na wściekłą i trochę smutną, ale kłótnia z koleżankami to nie powód, by opuszczać zajęcia, szczególnie w przypadku wzorowej uczennicy. Wreszcie wybrzmiał długo oczekiwany dzwonek, a ja ruszyłem do toalety, modląc się w duchu, by ją tam spotkać. Mało nie wyważyłem drzwi, wpadając do środka. Kasia chodziła w koło wyraźnie wściekła, coraz kopiąc swoją torbę, która leżała na podłodze. Próbowałem się dowiedzieć, o co jej chodzi, ale rzucała tylko jakieś nieskładne zdania. Nie posiadając żadnego doświadczenia, nie wiedziałem, co mam w tej sytuacji zrobić. Postąpiłem tak, jak doradzał mi instynkt. Przytuliłem ją mocno do siebie. To ją wyraźnie uspokoiło. Zastygliśmy tak w milczeniu i bez ruchu przez dobrych kilka minut. Było mi tak dobrze, w końcu oderwała się ode mnie. Dziękuję. Muszę już iść. Po tych słowach ruszyła do wyjścia. "Kasiu?" zawołałem za nią. Dziewczyna zatrzymała się, trzymając już klamkę w dłoni. Jest piątek i pomyślałem sobie, że może mógłbym. Język plątał mi się niemiłosiernie, a drżące dłonie próbowałem ukryć za plecami. Czy chciałabyś wybrać się ze mną gdzieś w weekend? Zbierając w sobie resztki odwagi, niemal wykrzyczałem, co zapewne nie brzmiało zbyt zachęcająco. Wiesz? Dziewczyna obróciła głowę w moją stronę i uśmiechnęła się nieznacznie. Może jeszcze nie w ten, może w przyszły. Mrugnęła do mnie okiem, po czym wyszła. Czułem się dziwnie, niby nie powiedziała nie, jednak ja odczuwałem lekki zawód. Po chwili otrząsnąłem się z tego nieprzyjemnego uczucia i pognałem na kolejną lekcję. Kasia nadal siedziała na za plecami swoich koleżanek. Nie chciałem jej pytać o co poszło, ale niedawne przyjaciółki zdawały się jej nie dostrzegać. Dziewczyny są dziwne, chociaż może nie tak bardzo jak mi się wydawało, gdyż Marcin również siedział pogniewany na cały świat, a szczególnie na mnie. Ich miny mogłyby posłużyć do zabawy Znajdź trzy różnice Do końca dnia dałem Marcinowi spokój Mimo, że bardzo zastanawiało mnie To, co powiedział W piątki Lekcje kończyliśmy wcześniej Co było jednorazowym aktem łaski W porównaniu do reszty dni Prosto ze szkoły udałem się do domu Zjadłem obiad Po czym oznajmiłem rodzicom Że wychodzę do Maćka Spędziliśmy razem całe popołudnie, jednak tym razem nie szukaliśmy zbyt wielu informacji na temat lamentującej kobiety. Zamiast tego poszliśmy bawić się na dworze. Naturalnie jej temat przewijał się w naszych rozmowach, ale nie był przewodni. Zastanawiałem się skąd moje uprzedzenie w stosunku do niego, był naprawdę fajny i świetnie się dogadywaliśmy. Okazało się, że mamy wspólne zainteresowania i gramy w te same gry. Obiecaliśmy sobie, że gdy tylko rodzice założą mi internet, będziemy razem grać online. Wieczorem odprowadziłem kolegę i udałem się do domu. Droga powrotna upłynęła mi na usilnych rozmyślaniach, jak sprawić, żeby Maciek dołączył do naszej ekipy. Wieczór znów spędziłem z rodzicami, mimo że mój strach przed samotnością osłabł, ponieważ wiedziałem już, że to absolutnie nic nie zmienia. Wspólne spędzanie czasu stało się u nas normą, co niewątpliwie korzystnie wpłynęło na nasze relacje. Czasem mam wrażenie, że w tamtym momencie poczułem się trochę zbyt pewnie. Noc była raczej spokojna, gdy nagle to usłyszałem. Przeciągły szloch wyrwał mnie z głębokiego snu. Otworzyłem oczy, nie będąc pewnym, czy może tylko mi się to śniło. Przez chwilę nasłuchiwałem, gdy ponownie najpierw obłąkańczy bełkot, a następnie donośny płacz, rozdarł ciszę. Zerwałem się z łóżka i ruszyłem w stronę okna, jednak na ulicy było pusto. Kolejny żałosny krzyk, zdartego od zawodzenia głosu, sprawił, że oprzytomniałem natychmiastowo. Ona była w domu. Odwróciłem się w stronę drzwi i na drżących nogach zbliżyłem do nich. Wtedy do moich uszu dotarł niepokojący dźwięk. Powolne skrzypienie desek podłogowych na piętrze oddalało się, a potem przybliżało raz w jedną, raz w drugą stronę. Jakby ktoś przechadzał się po korytarzu wolnym, lekkim krokiem. Znów zaszlochała, zaraz pod moimi drzwiami, tak że odskoczyłem prawie upadając. Skrzypienie wyraźnie przeniosło się na schody, nie miałem co do tego żadnych wątpliwości, bo ich stopnie brzmiały zupełnie inaczej. Stałem tak przez chwilę i wsłuchiwałem się w przytłumiony odgłos, który ostatecznie rozpłynął się w ciszy. Minuty mijały, a ja nie mogłem się ruszyć, nasłuchując uważnie choćby najcichszego szmeru. W końcu, powoli, uchyliłem drzwi, wystawiając głowę na korytarz. Było całkiem ciemno, powinienem się był domyślić, że w mroku nie dostrzegę ubranej na czarno postaci, która nawet twarz ma zasłoniętą czarnym welonem. Kobieta była bliżej, niż mi się wydawało. Stojąc na półpiętrze, wlepiała we mnie swój przenikliwy wzrok. Nagle ruszyła w moją stronę, tym razem, tupiąc donośnie, wydała z siebie przeciągły, wysoki wrzask, jakby ją ze skóry obdzierali. Po częstotliwości uderzeń wydawało mi się, jakby poruszała się na czworaka. Jednak nie miałem zamiaru tego sprawdzać. W panice odskoczyłem do tyłu, ciskając z impetem drzwiami. Miałem nadzieję, że hałas obudzi rodziców, mimo tego, że doskonale wiedziałem o tym, jak skutecznie potrafi ich uśpić. Chyba się o coś potknąłem, bo wykonując ruch, upadłem na plecy, podniosłem głowę i spostrzegłem, że drzwi odbiły się od framugi, pozostawiając szeroką na kilka centymetrów szparę. Wtedy zobaczyłem zarys jej postaci, w nikłym świetle wpuszczanym z ulicy przez okno umieszczone w korytarzu. Znajdowała się zapewne na kolanach z rękoma wyciągniętymi w moją stronę, w tej pozycji jej ciało zdawało się jeszcze być bardziej powykręcane, jakby każda kość, wymykając się zasadom anatomii, rozrastała się w dowolnie wybranym przez siebie kierunku. Była jakieś dwa metry ode mnie, zanosząc się płaczem przerywanym niezrozumiałym bełkotem. Przerażony zacząłem wymachiwać nogami, próbując domknąć wejście. Z perspektywy czasu myślę, że musiałem wyglądać komicznie, jednak wtedy byłem tylko przerażonym dwunastolatkiem. Istota, wijąc się na wszystkie strony, wstała z kolan, przy akompaniamencie trzaskających kości. Nagle wykonała dwa gwałtowne kroki i wtedy udało mi się kopnąć drzwi, które zamknęły się z trzaskiem. Chwilę później usłyszałem uderzenie i rozdzierające ciszę kobiecy krzyk. Leżałem na podłodze skulony w pozycji embrionalnej i płakałem. Pierwszy raz w życiu byłem tak przerażony. Nie myślałem nawet o zablokowaniu czymś klamki, nie miałem na to siły. Potem nastała cisza. Nie byłem pewien, jak długo tak leżałem, dla mnie była to wieczność. Z czasem wróciłem na łóżko, siedziałem patrząc tempo w ścianę, czekając na to, co może się wydarzyć. W końcu ośmieliłem się na tyle, by znów wyjrzeć z pokoju, tym razem postanowiłem się przygotować. W pierwszej kolejności spróbowałem zapalić światło w pokoju. Może nie oświetli całości korytarza, gdy otworzę drzwi, ale na początek wystarczy. Jak pomyślałem, tak zrobiłem, lecz gdy nacisnąłem przełącznik, żarówka zami gotała kilkukrotnie i zgasła. Mimo młodego wieku wiedziałem, że to nie przypadek, jednak nie poddałem się. W szafie ubraniowej znalazłem starą latarkę, którą dawniej bawiłem się w teatrze cieni. Oczywiście nie miała baterii, więc przewróciłem do góry nogami całe pudło z zabawkami, wyciągając je z każdej, by znaleźć odpowiednie. Udało się. Latarka rozbłysła słabym, wąskim strumieniem światła, jednak na niewielką odległość powinna zdać egzamin. Byłem gotowy, by po raz kolejny wyjść na korytarz. Przynajmniej wiedziałem, że teraz mnie nie zaskoczy. Dzieci są takie naiwne. Długi, jak mi się wydawało, okres spokoju dodał mi odwagi, gdy uzbrojony w kolorową dziecięcą latarkę chwytałem za klamkę. Uchyliłem drzwi jedynie na dwa, może trzy centymetry i wypuściłem snop światła. Na schodach pusto. Oczywiście wtedy nie dopuszczałem myśli, że ta istota może być mądrzejsza ode mnie i ukryć się w miejscu. Niewidocznym z mojej pozycji. Miało być jak w horrorach oglądanych w tajemnicy przed rodzicami. Wyraźnie ośmielony tym faktem, wystawiłem rękę wraz z latarką i głowę na zewnątrz. Nigdzie ani śladu potwora. Po chwili podszedłem nawet do balustrady schodów, by sprawdzić, czy nie ma jej na dole. Mimo, że było tam pusto, zbyt bardzo się bałem, żeby spędzić więcej czasu poza moim pokojem który z jakiegoś powodu uznałem za bezpieczny bastion. Więc, czym prędzej wróciłem do środka, stwierdziłem, że zapewne dała mi spokój i położyłem się do łóżka, latarkę na wszelki wypadek chowając pod poduszkę. Kręciłem się z boku na bok jakiś czas, aż nagle usłyszałem przeraźliwy krzyk dochodzący z piętra. Choć znajomy, zdecydowanie nie należał do prześladującego mnie upiora. Chwilę zajęło mi, bym zrozumiał, że to był głos mojej mamy. Bez namysłu chwyciłem latarkę i wybiegłem z pokoju, kierując się w stronę sypialni rodziców, całkowicie zapominając o grożącym mi jeszcze chwilę temu niebezpieczeństwie. Nie próbowałem świecić świateł, wiedząc, co stało się z żarówką w moim pokoju. Poza tym... Nie chciałem tracić cennego czasu. Drogę oświetlał mi jedynie mizerny snop światła zabawkowej latarki. Wpadłem do pomieszczenia z wyraźnym przerażeniem, ale i determinacją, by bronić moich rodziców, chociaż nie wiedziałem, jak miałbym to niby zrobić. Tymczasem wewnątrz obydwoje spali, jak zaczarowani, i nawet generowany przeze mnie hałas nie był w stanie ich obudzić. Cholera! Oni byli zaczarowani, a przynajmniej tak to sobie mój młody umysł tłumaczył. Wspominałem już, że ci są naiwne? Ja byłem królem naiwniaków i zdałem sobie z tego sprawę, gdy otoczył mnie przeszywający chłód. Czułem, jakby przenikał nie tyle w głąb mojego ciała, ale także duszy, zaszczepiając w niej przytłaczający smutek. Nie mogłem się poruszyć. Gdy przed moją twarzą pojawiły się dłonie odziane w czarne, gładkie, eleganckie rękawiczki. Lewa dłoń powolnym ruchem zdjęła odzienie z prawej, a moim oczom ukazała się trupio blada skóra, wychudzone, powykręcane palce oraz coś, czego się nie spodziewałem. Jej paznokcie a raczej ogromne szare szpony, które wywoływałyby u mnie przerażenie, gdyby nie fakt. Że już chyba osiągnąłem limit. To niemożliwe, by ta cieniutka ozdobna rękawiczka skrywała tak ogromne pazury. Może potrafią wyrastać na zawołanie. Bez względu na sposób ich pojawienia się, słaby blask odbijał się teraz od ich krawędzi, niczym od ostrzy pięciu sztyletów. Wszystko widziałem bardzo dokładnie w świetle mojej latarki, najwyraźniej miałem ją skierowaną ku górze. Nie czułem własnego ciała, więc to tylko hipoteza. Miałem wtedy inne zmartwienia niż odgadywanie mojej pozycji. Próbowałem krzyczeć, ale nie mogłem wydobyć z siebie choćby najcichszego jęku i tak zapewne by nic to nie dało. Jej lewa dłoń powędrowała niżej, przytrzymując mnie za klatkę piersiową, w sumie nie wiem po co, skoro i tak byłem sparaliżowany. Nie mogłem wyczuć konkretnego miejsca jej dotyku, a mimo tego czułem silny ucisk, jak gdyby kobieta istniała i nie istniała zarazem, jakby dotykała mnie niefizycznie. Na samo wspomnienie tej chwili robi mi się słabo. Palec wskazujący drugiej ręki powędrował na mój policzek, i to zdecydowanie poczułem. Ból rozdzierający moją twarz był aż nazbyt realny. Próbowałem wyrywać się ze wszystkich sił lub choćby poruszyć, jednak bez rezultatu. Czułem, jak z każdą chwilą rana zadawana przez upiora powiększa się. Nie sądziłem, że zwykłe rozcięcie policzka może sprawić aż takie cierpienie. Przeraźliwe zimno, które mu towarzyszyło, mroziło mi krew w żyłach. Nagle wszystko ustało. Kobieta zniknęła, czułem to. Nadal nie mogłem się ruszyć, a policzek zaczął piecnie miłosiernie. Chciałem się rozpłakać, ale nie mogłem. Wtedy to usłyszałem. Dzwoneczek. Zadzwonił raz, po czym zamilkł, za chwilę ponownie i znów. Po trzecim razie stało się coś, co zmieniło moje życie i jeszcze długo nawiedzało mnie w koszmarach. Moi rodzice powstawali z łóżka, ale nie tak normalnie po prostu unieśli się z niego jak zjawy. Widziałem to dokładnie, choć nie dowierzałem własnym oczom. Głowy mieli spuszczone w dół tak mocno, jak to tylko możliwe ręce i nogi zwisały bezwładnie, a mimo to przemieszczali się w moją stronę. Powoli Lecz zauważalnie. Mimo prawie całkowitej ciemności byłem niemal pewien, że ich stopy nie dotykały podłogi. Oni lewitowali. Z każdą chwilą moje przerażenie rosło. Miałem wrażenie, że latarka, która spoczywała w mojej dłoni, oświetlała to, co w danej chwili miałem zobaczyć absolutnie bez mojego udziału. Rodzice zatrzymali się około metra ode mnie, wyłem ze strachu, ale jedynie w myślach, w duchu, modląc się, by to nie działo się naprawdę. Gwałtownie unieśli na mnie wzrok i przysiągłbym, że z moich ust wyrwał się żałosny jęk, który w głębi mojego serca był szaleńczym krzykiem rozpaczy. Ich usta zastygły w nienaturalnie szerokich uśmiechach. A wytrzeszczone do granic oczy o powiększonych źrenicach wlepiali prosto we mnie. Wtedy obudziłem się z krzykiem. Dłuższą chwilę nie docierało do mnie, gdzie się znajduję. Zaniosłem się głośnym płaczem, czułem potrzebę wyrzucenia z siebie złych emocji. Jeśli to był tylko koszmar, to niezwykle realistyczny. Oby to był tylko zły sen. Zerwałem się z posłania i dopiero wtedy zobaczyłem ogromną kałużę moczu na prześcieradle. Nawet tego nie poczułem. Akurat to było najmniejszym z moich zmartwień. Ile sił w nogach pobiegłem do łazienki, znajdującej się obok mojego pokoju. Stanąwszy naprzeciwko lustra, moje nadzieje dotyczące koszmaru legły w gruzach. Przez cały prawy policzek ciągnęła się obrzydliwa rana z której wyciekała czarna, gęsta substancja. Nie miałem pojęcia, co to jest, jeśli krew, to ewidentnie zakażona. W mojej głowie pojawiała się wizja śmierci od strasznej choroby, przyniesionej mi przez jakąś zjawę. Nabrałem na palce odrobinę wydzieliny, która wyciekła z rozcięcia. Dotyk wywołał u mnie potworny ból. Przyjrzałem się bliżej dziwnej mazi. Po roztarciu między opuszkami zauważyłem brunatny kolor, właściwy dla zaschniętej krwi. Podniosłem wzrok ponownie na lustro i wtedy ją zobaczyłem. Stała za mną, patrząc na odbicie mojej twarzy z tym swoim grymasem złości. Aż podskoczyłem, gdy gwałtownym ruchem położyła dłoń na moim ramieniu, prawą bez rękawiczki. Natomiast uzbrojoną w szare szpony, które w dziennym świetle okazały się po prostu brudne, jakby grzebała nimi w popiele. Zbierając się na odwagę, odskoczyłem i kilkoma dużymi susami dotarłem do drzwi łazienki. Gdy się odwróciłem, w miejscu, gdzie jeszcze przed chwilą ją widziałem, nie było nikogo. Wystraszony zbiegłem na dół, chcąc pokazać rodzicom ranę na twarzy, licząc, że może teraz mi uwierzą. Mamę spotkałem w kuchni. Kroiła jakieś warzywa słuchając radia. Gdy wpadłem tam jak pocisk, aż podskoczyła wystraszona. Bartuś, dziecko, nie strasz mnie, bo sobie palca utnę. Mamo, zobacz, ona mi to zrobiła. Wykrzyczałem pokazując jej policzek, dodatkowo palcami umorusanymi substancją, tak dla wzmocnienia efektu. Rodzicielka przyjrzała mi się uważnie. Synoś... Przecież tu nic nie ma, musiałeś mieć bardzo realistyczny koszmar, powiedziała kojącym głosem. Nawet bardzo, bardzo, bardzo realistyczny, dodała widząc plamę na spodniach mojej piżamy. Dopiero teraz przypomniałem sobie o tym, co zastałem w łóżku po przebudzeniu i bardzo się zawstydziłem. Ona przykucnęła przede mną i ujęła mnie za ręce. Synku, dorastasz i są z tym związane różne zmiany. Złesny mogą być jednym z objawów. Wiedz, że zawsze jestem przy tobie, gotowa by cię wspomóc w tym trudnym okresie. Idź się umyć, a ja w międzyczasie ogarnę twoje łóżko. Delikatny i ciepły ton jej głosu zawsze mnie uspokajał. Gdy swojego czasu ojciec miał problemy z alkoholem, wracał wieczorami do domu i awanturował się. Ja bardzo to przeżywałem i tylko jej głos, jej obecność sprawiała, że potrafiłem przetrwać najgorsze chwile, ale teraz nawet to było zbyt mało. Ale, ale, mamo, próbowałem zaprotestować. Cii, już dobrze, już dobrze, uśmiechnęła się promiennie, jestem przy tobie. Nagle wpadł mi do głowy jeszcze jeden pomysł. Może widać ją tylko w lustrze. Gdybym wtedy przez chwilę pomyślał, oszczędziłbym sobie kolejnego zawodu. Przecież widziałem wyraźnie maść na moich palcach, nie tylko w lustrze. Jednak zamiast ruszyć głową i sprawdzić, czy aby na pewno substancja nadal znajduje się na mojej dłoni, ja porwałem lusterko, które mama zawsze miała pod ręką. Zabytkowe, ozdobne, z masywnym uchwytem otrzymała je niegdyś od swojej mamy a tamta od swojej, więc można powiedzieć, że zrobiła się z tego taka rodzinna pamiątka. Gorączkowo przeglądając się w zwierciadełku, szukałem choćby śladu rany, którą jeszcze chwilę temu mogłem dotknąć, ale moja twarz była w nienagannym stanie. Z bezsilności opuściłem ręce i chyba zbyt lekko trzymałem w tym momencie lusterko, ponieważ przedmiot wymknął mi się z dłoni i strzaskiem spadł na podłogę. Nie zdążyłem w żaden sposób zareagować, podobnie jak moja mama, która dopiero gdy jej pamiątka z hukiem odbiła się od płytek, krzyknęła i rzuciła się, by podnieść swój skarb. Solidna ramka wytrzymała upadek, jednak szkło rozbiło się. Mama była wściekła. Nim zdążyłem przeprosić, nakrzyczała na mnie i kazała wracać do pokoju. Skruszony, posłusznie wykonałem polecenie. Usiadłem na podłodze obok łóżka i zacząłem płakać. Gdy tylko wziąłem się w garść, zmieniłem pościel i, w miarę możliwości, wyczyściłem materac. Umyłem się i zszedłem do kuchni. Tam przeprosiłem mamę, która już trochę ochłonęła, i również przeprosiła mnie za to, że na mnie nakrzyczała. Nie miałem jej tego za złe, należało mi się. Potem wspólnie zjedliśmy obiad, a następnie zgodnie z umową poszedłem z ojcem pomóc mu w pracach domowych. Podczas pracy opowiedział mi o tym, jaką wielką przykrość sprawiłem mamie i teraz ona musi znaleźć fachowca, który naprawi lustro, a ja zapłacę za naprawę z kieszonkowego. Następnie zapytał o to, co się ostatnio dzieje i zapewnił, że zawsze mogę z nim o wszystkim pogadać. Ojciec był, jaki był i wiele przeszedł, ale wiedziałem, że mnie kocha. Nagle usłyszeliśmy wołanie z zapłotu naszej posesji. To wybawiło mnie od konieczności udzielania odpowiedzi na kłopotliwe pytanie. Krzysiek, Radek i Marcin stali przy ogrodzeniu, machając radośnie w naszą stronę. Za przyzwoleniem taty wyszedłem na chwilę do kolegów. Pierwszy podszedł do mnie Marcin i przeprosił za sytuację i zaistniało w szkole. Już dawno o tym zapomniałem, więc w sumie nie było tematu, jednak doceniłem gest. Potem wspólnie oznajmili mi, że jeśli chce się kolegować z maćkiem, to i oni dadzą mu szansę. Zaproponowali nawet, że możemy teraz iść gdzieś wspólnie w piątkę, jednak odmówiłem, gdyż musiałem pomóc stacie. Wiedziałem, że gdybym poprosił, zgodziłby się na moje wyjście, jednak chciałem spędzić z nim trochę czasu. Ostatnio znacznie zbliżyliśmy się do siebie. Pożegnałem się z kolegami i wróciłem do swoich obowiązków. Naprawdę fajnie spędziliśmy czas i nauczyłem się wielu przydatnych rzeczy. Jeszcze nigdy nie cieszyła mnie tak kara za spóźnienie. Wieczorem postanowiłem zadzwonić do Maćka, chciałem mu opowiedzieć o tym, co wydarzyło się w nocy i zapytać, czy u niego działo się coś niepokojącego. Oczywiście, jedyną opcją był telefon stacjonarny, gdyż wtedy jeszcze mało kto miał komórkę. Próbowałem kilka razy, lecz nikt nie odbierał, może po prostu nie było ich w domu. Postanowiłem spróbować następnego dnia. Noc upłynęła spokojnie, jednak ja budziłem się średnio co godzinę, w panice sprawdzając każdy kąt pokoju oraz korytarz, jakby to miało w czymkolwiek pomóc. W niedzielę próbowałem dodzwonić się do Maćka od samego rana, w końcu udało się w porze obiadowej. Odebrała jego mama i mocno przygnębionym głosem odpowiedziała, że kolega jest zajęty. Nie chciałem dopytywać na siłę, by nie wyjść na niegrzecznego. Uznałem więc, że podzielę się z nim swoimi przeżyciami w poniedziałek w szkole. Cały dzień spędziłem z rodzicami. Po sytuacji z nocy z piątku na sobotę, odczuwałem dziwny lęk. Bałem się, że mogę ich stracić. Spokoju nie dawał mi dzwoneczek, który słyszałem. Był tak wyraźny, jakby znajdował się zaraz przy moim uchu. Było spokojnie, aż za bardzo. Kolejna noc bez komplikacji paradoksalnie wywołała u mnie uczucie strachu i niepewności. Po czasie tak wzmożonej aktywności brak dziwnych zjawisk był niemal czymś anormalnym. Co prawda, pamiętałem, że przecież Maciek wspominał o czasem nawet bardzo długich przerwach kiedy to zapewne przenosiła swoją uwagę na kogoś innego. Jednak ze zdziwieniem stwierdziłem, że lepiej czułem się, gdy manifestowała swoją obecność każdego dnia, niż w oczekiwaniu na jej pojawienie się. W poniedziałek rano wybrałem się do szkoły znacznie wcześniej niż zwykle, w dużej mierze ze względu na to, że i tak przebudzałem się co chwilę i od wczesnych godzin porannych nie mogłem już zasnąć. W klasie byłem jako jeden z pierwszych. Sala zapełniała się powoli. Na minutę przed dzwonkiem przybyła moja ekipa, byli wszyscy poza Maćkiem i Kasią. O ile Kasia ostatnio chodziła w kratkę, o tyle, nieobecność Maćka zaskoczyła mnie i zmartwiła. Nie było nawet kogo o niego zapytać, bo nie miał w szkole żadnych kolegów. Wreszcie dotarł w połowie drugiej lekcji, zdyszany i czerwony na twarzy bardziej niż zwykle. Przechodząc koło mojej ławki, rzucił mi małą zwiniętą karteczkę. Tekst wewnątrz brzmiał: Biblioteka na następnej przerwie. Pilne. Obróciłem się w jego stronę, wyglądał na naprawdę zdenerwowanego. Gdy wybrzmiał dzwonek, rudzielec wyprół pierwszy, nie podejrzewałem, że może mieć takie ruchy. Podążyłem czym prędzej do biblioteki. Tam przy jednym ze stolików kolega już na mnie czekał. Trafiłem na coś. Rozpoczął szeptem, nim zdążyłem cokolwiek powiedzieć: Musisz się ze mną dzisiaj spotkać u mnie w domu, koniecznie, tam ci wszystko wytłumaczę. Jego ton był niezwykle poważny. Próbowałem podpytać o więcej szczegółów, ale był nieugięty. Opowiedziałem mu za to sytuację z nocy z piątku na sobotę. Naprawdę? To niewiarygodne. Dopytywał mocno zdziwiony. To najbliższy kontakt, o jakim słyszałem. Jesteś pewien, że nie był to tylko koszmar? Poprawił okulary, lustrując mnie wzrokiem. W odpowiedzi pokiwałem jedynie głową. Na moje pytanie odnośnie braku kontaktu przez weekend jedynie enigmatycznie stwierdził, że rzeczywiście był bardzo zajęty i ponownie zapewnił mnie, że wszystko wyjaśni po lekcjach. W tym momencie po pomieszczeniu rozniósł się denerwujący dźwięk dzwonka zapraszającego uczniów na zajęcia i musieliśmy wracać do klasy. Już po następnej lekcji Maciuś nawiał ze szkoły informując mnie, że musi coś sprawdzić. Każde kolejne 45 minut ciągnęło się w nieskończoność, nie wytrzymałem i postanowiłem zerwać się z ostatniej lekcji. Wmieszany w tłum dzieci z młodszego rocznika opuściłem budynek. W tym momencie tuż przede mną, jak z pod ziemi, wyrosła Kasia, obdarzając mnie swoim szerokim, zniewalającym uśmiechem. Zatrzymałem się, mocno zdziwiony jej obecnością, bo przecież nie było jej na zajęciach. Na długiej przerwie naiwnie poszedłem do toalety, by przekonać się, że dzisiaj się z nią nie spotkam. I tak nie miałem nic lepszego do roboty. Nawet nie liczyłem na to, że dane będzie mi ją ujrzeć. Kasia, co ty tutaj robisz? zagadnąłem dziewczynę. Ja. musiałam coś załatwić odpowiedziała z widocznym zawahaniem się. Naprawdę chciałam cię zobaczyć, więc przyszłam, chociaż na ostatnią lekcję a tutaj taka niespodzianka to chyba przeznaczenie. Jej słowa były jak miód wylany na moje serce. Bez lustra wiedziałem, że jestem teraz czerwony jak burak. Próbowałem się opanować i coś odpowiedzieć, lecz nie byłem w stanie wydusić z siebie nawet słowa. Przemyślałam twoją propozycję spaceru i jeśli jest nadal aktualna, to bardzo chętnie się wybiorę. Dziewczyna ujęła mnie za dłonie, czym sprawiła, że cały mój świat zawirował o, Oczywiście, wydusiłem z siebie w końcu z niemałym trudem kiedy tylko zechcesz. Może teraz, chyba że masz coś innego w planach? Przez chwilę nie wiedziałem, co mam odpowiedzieć. Czułem się cholernie rozdarty. Z jednej strony kolega, który liczył na moją pomoc to było dla niego ważne przełom w sprawie dotyczącej nas obu z drugiej Kasia dziewczyna. Za którą szalało pół szkoły, a ja podkochuję się w niej odkąd pamiętam. Zgodziła się iść ze mną na spacer i to teraz. Specjalnie przyszła do szkoły, by się ze mną zobaczyć. To moja szansa. Jeśli teraz odmówię, następnej mogę już nie mieć. Malciek czeka na mnie, potrzebuje mnie. Był taki poważny, musi chodzić o coś istotnego. Może znalazł sposób na pozbycie się tej baby. To również może być jedna okazja, by tego dokonać. Doskonale zdaję sobie sprawę, że sterczę jak kołek i wywracam oczami, a Kasia czeka na moją odpowiedź. Więc jak? Zapytała, gdy po dłuższym czasie nie uzyskała odpowiedzi. Wiesz, jeśli jesteś zajęty, to nic nie szkodzi. Możemy iść kiedy indziej. Patryk z trzeciej gimnazjum zapraszał mnie do kina, może. Eee, oczywiście, mam czas, wypaliłem bez zastanowienia. Z chęcią pójdę z tobą na spacer. Świetnie! Dziewczyna puściła moje dłonie i przyklasnęła z radości. Chodźmy. Trudno. Maciek poradzi sobie beze mnie. Jutro w szkole go przeproszę i powiem, że coś mi wypadło, coś wymyślę, a po lekcjach do niego wpadnę, na pewno zrozumie. Po drodze wstąpiłem na chwilę do domu, by nie martwić rodziców, zostawić plecak i wziąć pieniądze na lody. Przecież nie mogłem pozwolić, żeby Kasia pomyślała, że umawia się z biedakiem. Moja mama była zachwycona, gdy powiedziałem jej, że umówiłem się z dziewczyną, i nawet nie gniewała się, że nie zostanę na obiedzie. Pogoda była piękna, słońce mocno grzało, a my spacerowaliśmy, rozmawiając i zajadając lody. Czułem się przy niej bardzo swobodnie, jak z najlepszym kumplem, mimo tego, że była dziewczyną. Szybko zapomniałem o moich problemach i opuszczonym spotkaniu z Maćkiem. Nawet przez chwilę nie myślałem o tym, co chciał mi powiedzieć, przynajmniej do czasu. Noc zbliżała się wielkimi krokami, i w powietrzu czuć już było wyraźny wieczorny chłód. Niezrażeni tym faktem, kontynuowaliśmy żywiołową dyskusję. Jednak gdy zmrok zaczął przejmować panowanie nad niebem, uznaliśmy to za dobry moment, by opuścić park który połączony z niewielkim laskiem oświetlony był tylko w swojej głównej części. Nie chcieliśmy się zgubić w ciemnościach, wśród drzew. Mimo moich usilnych próśb, koleżanka dała się odprowadzić jedynie kawałek w stronę domu. Już mieliśmy się pożegnać, gdy nagle stało się coś, co zburzyło się lankę i przypomniało mi, w jakiej sytuacji się znajduję. Poczułem coś w kieszeni moich spodni. Początkowo myślałem, że to resztka z lodów, jednak ta znajdowała się w drugiej. Ostrożnie sięgnąłem i bez trudu odszukałem tam małe zawiniątko, które wyciągnięte sprawiło, że aż nogi ugięły się pode mną. Po rozwinięciu czarnego materiału okazało się, że trzymam w dłoni czarną ozdobną rękawiczkę. Kasia od razu zauważyła moją reakcję i skupiła wzrok na znalezisku. O, co to jest? To prezent dla mnie, czy pamiątka po innej dziewczynie? zaśmiała się donośnie. Gdzie jest druga? Nie mam pojęcia, skąd ona się tutaj znalazła. Pierwszy raz ją widzę. Czułem się źle, kłamiąc koleżance, jednak byłem pełen obaw, że, mówiąc prawdę, naraża się na pośmiewisko. Mimo, że rzeczywiście nie miałem pojęcia, skąd ta część garderoby wzięła się w mojej kieszeni. To widziałem ją wielokrotnie. Próbowałem wrócić pamięcią do chwili, gdy ostatni raz widziałem rękawiczkę i wtedy doznałem olśnienia. Upiór zdjął ją, by pokazać szpony, którymi później wykonał ranę na moim policzku. Trzymała ją w dłoni, nie byłem pewien, co się z nią później stało i w jaki sposób znalazła się w moich dżinsach. Ziemia do Bartka! Z zamyślenia wyrwało mnie machanie dłonią ozdobioną równymi różowymi pazurkami. Przepraszam, głupio wyszło z tą rękawiczką. Zaczerwieniłem się i spuściłem wzrok. Dziewczyna dotknęła mojego podbródka i uniosła moją głowę tak, bym znów patrzył na nią. Jest bardzo ładna, mogę ją zabrać? Oczywiście uśmiechnąłem się nieznacznie. Dziękuję. Kasia przytuliła mnie mocno. Muszę już lecieć. Było miło. Do zobaczenia w szkole. Po tych słowach oderwała się ode mnie i pobiegła. Ja też dziękuję. Do zobaczenia. Pomachałem jej, patrząc jak się oddala. Nadal byłem zdruzgotany odkryciem. Ponownie gorączkowo przeszukałem kieszenie, lecz na szczęście tym razem nie znalazłem nic nadzwyczajnego. Przez chwilę pomyślałem o tym, by pójść do Maćka i o wszystkim mu opowiedzieć, w tym momencie dotarło do mnie, co zrobiłem, i mocno pacnąłem się otwartą dłonią w czoło. Po co ja oddałem Kasi rękawiczkę, mógłbym pokazać ją koledze. W tym momencie naszła mnie kolejna refleksja. Jeśli ona ją widziała, to albo każdy może ją zobaczyć, albo ta kobieta prześladuje też moją dziewczynę. Oczywiście Kasia nie była moją dziewczyną, ale lubiłem tak o niej myśleć. Uznałem, że i tak jest za późno na odwiedziny u Maćka. Musiałem wymyślić jakiś sposób, by odzyskać choć na chwilę rękawiczkę od koleżanki. Podekscytowany fantazjowałem podczas drogi do domu. Wyobrażałem sobie, jak pokazuję rodzicom rękawiczkę, oni przyznają mi rację i zanoszą przedmiot na policję który jest szczegółowo badany, a następnie sztab specjalistów wynajduje metodę, jak pozbyć się demonicznej kobiety, i to wszystko dzięki mnie. Otrzymuję nagrodę pieniężną, staję się sławny i zdobywam uznanie w oczach kolegów i kasi. Piękne, dziecięce marzenia. W nocy ciężko było mi zasnąć. Przez nadmiar emocji jedynie kręciłem się na łóżku. W mojej głowie odżywały obrazy z chwili, kiedy kobieta mnie zraniła, widziałem rękawiczkę, długie szpony, słyszałem dzwoneczek, widok moich rodziców unoszących się z łóżka jak na komendę, zbliżających się w moją stronę ich twarze z wymalowanymi, upiornymi uśmiechami. Nigdy wcześniej nic tak mnie nie przeraziło. W końcu nadszedł upragniony sen, jednak nie było mi dane cieszyć się nim zbyt długo. Gdy tylko odpłynąłem z błogiego stanu wyrwało mnie pukanie, a raczej trzy powolne puknięcia w drzwi mojego pokoju. Bez zastanowienia dałem nura pod kołdrę, a po chwili dźwięk wybrzmiał powtórnie. Teraz słyszałem to wyraźniej. Kolejne trzy puknięcia. Drżałem pod kołdrą ze strachu jak liść na wietrze. O dziwo, nie towarzyszył temu żaden płacz, po prostu Trzykrotne mierowe uderzenia w powierzchnię drzwi raz na jakiś czas. Wyciągnąłem spod poduszki latarkę i wystawiłem głowę spod kołdry, by sprawdzić godzinę na budziku. Trzydzieści minut po północy. Założyłem więc, że trwało to od około pół godziny. Po godzinie pukania zastanawiałem się, czy nie wyjrzeć przez drzwi, chociaż wiedziałem, że to kiepski pomysł. Jednak coraz mocniej dokuczała mi ciekawość. Było to coś nowego. Wstałem z łóżka i nasłuchiwałem, stojąc po środku pokoju. Wtedy, po kolejnych trzech puknięciach, nastąpił przeciągły zgrzyt. W tym momencie znalazłem się znów pod kołdrą, a cała odwaga natychmiast mnie opuściła. Teraz stukanie przybrało na częstotliwości i towarzyszyło mu uporczywe skrobanie. Calutką nocnie zmrużyłem oka, obserwując upływ czasu na budziku. Zauważyłem, że z każdą kolejną godziną odgłosy były coraz bardziej natrętne. Wszystko ustało wraz z pierwszymi promieniami słońca. Gdy tylko odzyskałem spokój, zamknąłem ponownie oczy, by zdrzemnąć się choć trochę. Wtedy moją ciszę zaburzył kolejny dźwięk, tym razem całkiem zwykły i dobrze znany. Dzwonek budzika oznaczający, że czas wstawać do szkoły. Kurwa, pierwszy raz to słowo padło z moich ust. Przeciągnąłem się jak tylko mogłem, lecz w końcu trzeba było zlecć się z posłania i wybrać do szkoły. Z pokoju wyszedłem już ubrany, nie miałem sił na poranną toaletę. Zdziwiło mnie to, że na dole nikogo nie było. Mama zwykle przebywała w kuchni lub ogrodzie. Lecz nie tego poranka co najdziwniejsze nie przygotowała mi również śniadania i kanapek do szkoły co jeszcze nigdy się nie zdarzyło nie popadając w panikę stwierdziłem że być może musiała nagle gdzieś wyjść i zapomniała starałem się nie przypisywać wszystkich niecodziennych zjawisk aktywności upiora zapewne po to by nie zwariować poza tym jestem już duży i sam sobie mogę zrobić jedzenie do szkoły przygotowałem dwie kanapki koślawo posmarowane nutellą. Mama raczej by tego nie pochwaliła, ale przecież jej tu nie było. W domu na śniadanie dla odmiany zjadłem kanapkę z... nutellą. A że zostało jej już niewiele, to resztę dojadłem łyżeczką. Prawie spóźniłem się na pierwszą lekcję, wchodząc do sali już po dzwonku. Przeprosiłem za spóźnienie i ruszyłem w stronę swojego miejsca. Wszyscy już byli. Kasia jak zwykle siedziała na końcu tuż za swoimi byłymi przyjaciółkami. Wtedy w oczy rzucił mi się brak Maćka. Pomyślałem, że może znowu zajął się czymś w domu i po prostu się spóźni, tym bardziej że nie pomogłem mu wczoraj. Jednak moje wątpliwości rozwiało pojawienie się pani dyrektor gdzieś w połowie zajęć, która drżącym głosem oznajmiła. Wasz kolega Maciek miał wczoraj wypadek. Wypadł z okna i leży w szpitalu. Ta informacja sprawiła, że zamarłem w bezruchu, tempo patrząc w kobietę. Zimne poty oblały całe moje ciało, a serce waliło mi jak szalone. Czekałem w napięciu, mając nadzieję, że dyrektorka oznajmi mi zaraz, że to pomyłka lub niesmaczny żart. Jednak nic takiego nie miało miejsca. Odblokowało mnie dopiero gdy ta już wyszła. Nim porządnie zamknęła drzwi, zerwałem się na równe nogi i wybiegłem zaraz za nią. Pani dyrektor, dorwałem ją dosłownie kilka kroków od sali. Proszę mi powiedzieć, jak to się stało, kiedy? Byłem mocno roztrzęsiony, a łzy cisnęły się do moich oczu. Nie mam pojęcia, Bartuś, tylko tyle przekazała mi jego mama. Ale musi pani coś wiedzieć. Gdzie leży, jak się czuje? Można go odwiedzać? Chwyciłem kobietę za dłoń i szarpiąc, wykrzykiwałem kolejne pytania oskarżycielskim tonem, jakby wypadek Maćka był jej winą. Bartek, dziecko, ja naprawdę nic nie wiem. Odparła, wyrywając mi się z uścisku z grymasem bólu. Wróć do klasy, gdy czegoś się dowiem, to was poinformuję. Ja już nie słuchałem. Zakręciło mi się w głowie, a następnie poczułem silne mdłości i czym prędzej pobiegłem do toalety. Wpadłem do kabiny niczym huragan, dosłownie na sekundy przed tym, zanim treść żołądkowa wylała się ze mnie obrzydliwym strumieniem. Po pierwszej fali przyszła kolejna, dokładnie czyszcząc mnie z wszelkiego spożytego pokarmu. Gdy już myślałem, że mam spokój, kolejny odruch wymiotny spróbował wycisnąć ze mnie jeszcze cokolwiek, jednak bezskutecznie. Skończyło się jedynie na suchym kaszlu i rzężeniu. Trwało to na tyle długo, że gdy wracałem do klasy, po drodze złapał mnie dzwonek na przerwę. Każde z mijanych dzieci wodziło za mną wzrokiem, jedne z przerażeniem, inne zniesmaczone, a niektóre z widocznym zaciekawieniem. Nawet bez tego wiedziałem, że wyglądam jak żywy trup. Naprzeciw wyszli mi koledzy, niosąc moje rzeczy, gdy tylko mnie dostrzegli, z troską otoczyli mnie w kółku. Od razu zasypali mnie gradem pytań na temat mojego samopoczucia. Było to bardzo miłe, choć trochę uciążliwe. Zaraz po rozpoczęciu następnej lekcji do klasy weszła szkolna psycholog którą raczej rzadko widywano ze względu na dość luźny stosunek do obowiązków służbowych. Oczywiście zaprosiła mnie do swojego gabinetu na rozmowę. Pomieszczenie było małe, mieściło się tam masywne biurko z obrotowym krzesłem oraz zamykane na klucz szafki na dokumenty. Dwa krzesła znajdujące się przed meblem przeznaczone były dla interesantów, których raczej nie było zbyt wielu. Psycholog zaproponowała mi, żebym wybrał sobie krzesło, a sama zasiadła naprzeciwko mnie. Była młodą blondynką, chyba zaraz po studiach, a w całym gmachu krążyły plotki, że to jakaś rodzina dyrektorki stąd właśnie ta niezbyt wymagająca posada. Na wstępie zadała jakże niezbędne pytanie: Jak się czujesz? Nie, no po prostu fantastycznie wręcz fenomenalnie. Wtedy nie miałem ochoty na żarty, a pojęcie sarkazmu nie było mi tak dobrze znane, odpowiedziałem zatem zgodnie z prawdą. Chyba dwie godziny spędziliśmy na rozmowie o emocjach. Pedagog jakoś nie bardzo potrafiła do mnie dotrzeć, a podczas jej wykładów zagłębiałem się we wspomnieniach związanych z Maćkiem. Czułem się winny zaistniałej sytuacji, uważałem, że gdybym poszedł do niego w poniedziałek. Tak jak się umawialiśmy, być może nic by się nie stało. Oprzytomniałem, gdy zaczęła mówić o moim koledze. Pytała, czy mówił mi o czymś niepokojącym. Mimo, że byłem dzieckiem, w lot pojąłem o co jej chodziło. Widać, chłopak i tutaj szukał pomocy. Jako, że psycholog nie była zbyt inteligentna, i nawet dwunastolatek to dostrzegał, postanowiłem ją wykorzystać do zdobycia jakichkolwiek informacji. Stopniowo ujawniając kolejne fakty, wciągnąłem ją w dyskusję, z której dowiedziałem się, że na samym początku Maciek przyszedł właśnie do niej, skarżąc się na prześladującą go kobietę. Nagle pukanie przerwało naszą konwersację. Drzwi uchyliły się, a za nich pani dyrektor zawołała moją rozmówczynię na korytarz. Całe szczęście, gdyż rozmowa zaczęła prowadzić donikąd, a ja nie miałem pojęcia, jak ją zakończyć. Gdy wyszła, początkowo chciałem zrobić akcję rodem z filmu, przeszukać jej biurko i znaleźć tam informacje dotyczące Maćka. Jednak szybko przywołałem swoją fantazję do porządku. Prędzej wygram w totka, niż znajdę coś istotnego na wierzchu w pierwszej szufladzie. Postanowiłem zrobić coś innego. Cichaczem zakradłem się pod drzwi i przystawiłem do nich ucho. Na moje szczęście w szkołach. Przynajmniej w tamtym czasie były takie cienkie, przez które dało się dosłyszeć każde pierdnięcie, a jako, że stały zaraz obok, mogły właściwie w ogóle odpuścić sobie wychodzenie. Dowiedziałem się, że mój kolega w nocy wypadł z okna swojego pokoju i leżał na oddziale intensywnej terapii w pobliskim szpitalu. Okoliczności zajścia podobno były dziwne. Nic więcej nie powiedziały, a ja musiałem czym prędzej wracać na miejsce. Dosłownie sekundę później psycholog wróciła do gabinetu i ponownie zasiadła naprzeciwko mnie. Nie chciałem dłużej przebywać w szkole, więc zrobiłem wszystko, aby zadzwoniła do mojej mamy z prośbą o zabranie mnie do domu. Mama pojawiła się niedługo później. W drodze powrotnej próbowałem namówić ją, by zawiozła mnie do szpitala, żebym mógł zobaczyć kolegę, jednak kategorycznie odmówiła. Miałem dzisiaj fart, gdyż niecałą godzinę później wychodziła z domu, oczywiście poinformowała mnie, żebym absolutnie nie opuszczał posesji i odpoczywał, na co ja posłusznie przytknąłem. Po jej wyjściu odczekałem pewien czas, złapałem rower i ruszyłem w stronę szpitala. Miałem jedynie ogólne pojęcie, gdzie się znajduję, a jedynym dostępnym GPS-em był mój język, więc korzystałem z niego, ile się dało, pytając kolejno napotkane osoby o drogę. Poszło mi to całkiem sprawnie, aż sam byłem z siebie dumny. Pochwaliłbym się mamie, gdyby nie to, że pod żadnym pozorem nie mogła się dowiedzieć o tej wycieczce. Budynek był ogromny, nigdy nie byłem sam w tak rozległym miejscu. Po pewnym czasie udało mi się trafić pod drzwi przesuwne, będące wejściem na interesujący mnie oddział. Ten miał własną recepcję, na której siedziała pielęgniarka w średnim wieku. Dzień dobry, ja do Maćka Jędrzejczyka odezwałem się niepewnie. Jesteś kimś z rodziny? zapytała o schłym tonem, lustrując mnie uważnie wzrokiem kolegą z klasy Przykro mi, ale wpuszczamy jedynie członków rodziny. Poza tym musisz tam wejść z osobą dorosłą. Ale ja naprawdę muszę go zobaczyć. Podniosłem głos wyraźnie zrytowany. Nie ma mowy, proszę wyjść stąd albo wezwę ochronę. Zrezygnowany opuściłem głowę. To nie będzie konieczne. Usłyszałem za sobą. On wejdzie ze mną. Jestem mamą pacjenta. Oliśniający blat kontuaru uderzył plastikowy dowód osobisty. Kobieta o kasztanowych włosach spojrzała na mnie z góry z lekkim, prawie niezauważalnym uśmiechem. Niegdyś zawsze promienna, teraz ponura, z czerwonymi od płaczu oczami. Podpisała coś w wielkim zeszycie i objęła mnie. – Chodź, Bartuś – powiedziała cichym, zachrypniętym głosem. Poprowadziła mnie jasnym korytarzem, którego jedynym elementem kolorystycznym był czarny pas wzdłuż ściany, mniej więcej w połowie jej wysokości. Mijaliśmy równo rozmieszczone drzwi z wymalowanymi numerami, przy większości stały osoby czekające na swoją kolej, by zobaczyć bliskich. Dotarliśmy do jednej z ostatnich, kobieta nacisnęła klamkę, otwierając wejście do pomieszczenia. Wewnątrz było bardzo jasno, przez pokaźne okno umieszczone na tylnej ścianie. Po środku stało duże łóżko wraz z całą specjalistyczną aparaturą. Wejdź do niego. Ja idę do lekarza, który urzęduje tuż obok. Mąż już tam jest. Macie chwilę dla siebie. Po tych słowach popchnęła mnie lekko w głąb pomieszczenia, a sama skierowała się dalej. Nieśmiało podszedłem do łóżka kolegi. Teraz widziałem go dokładnie. Leżał pod respiratorem z ogoloną na łyso głową, miał usztywnione obie nogi i rękę. Na jego twarzy i szyi widoczne były sińce, wargi pokryte miał świeżymi ranami, jakby mocno zagryzał je w chwili wypadku. Jego widok, połączony z charakterystycznymi dla sprzętu tego typu odgłosami, napełnił mnie smutkiem i strachem. Przez chwilę pomyślałem nawet, że mogła to być pułapka, a lamentująca kobieta czai się już za moimi plecami, jednak w tym momencie chciałem być po prostu przy nim. Coś mi się tu mocno nie zgadzało, nawet jako dzieciak bez jakiejkolwiek wiedzy medycznej zauważyłem tutaj coś dziwnego. Maciek miał pokój na piętrze. Fakt, było dość wysoko, ale nie na tyle, by doznał aż takich obrażeń. Wyglądał jak po zdarzeniu z Tirem, a nie z upadku z okna. Delikatnie ująłem jego bezwładną dłoń. Była zimna. Łzy same pociekły z moich oczu. Krzyki na korytarzu przerwały nastrój zadumy. Andrzej, uspokój się! Bez wątpienia słyszałem głos mamy Maćka. Puściłem dłoń kolegi i podszedłem do drzwi, by zobaczyć co tam się dzieje. Chce mi pan powiedzieć, że mój syn, przypadkowo wypadając z okna na pierwszym piętrze, tak się potłukł? brzmiał wściekły głos barczystego mężczyzny. Przez zrobioną przez siebie szczelinę w drzwiach widziałem dokładnie całą sytuację. Ojciec Maćka, wyraźnie wzburzony, krzyczał na młodego lekarza, a kobieta starała się uspokoić męża, ciągnąc go za rękę. Człowieku, to nie jest normalne. Mógłby złamać rękę albo nogę, mieć wstrząs mózgu, ale on jest zmasakrowany. Zgłosiłem to na policję, ale oni czekają na opinię ze szpitala, a pan mi mówi, że to był wypadek? Lekarz spokojnym tonem próbował tłumaczyć coś mężczyźnie, lecz ten go nie słuchał. Nagle usłyszałem głośne wycie aparatury monitorującej funkcje życiowe kolegi, aż podskoczyłem. Odwracając się z przerażeniem, wtedy go zobaczyłem. Maciek stał przed łóżkiem, mimo połamanych nóg, oczy nadal miał zamknięte, uniósł zdrową rękę, wskazując na mnie palcem. Wyskoczyłem z sali, jak oparzony, patrząc w kierunku rozmawiających. Już miałem zawołać ich na pomoc, ale odruchowo spojrzałem jeszcze raz w stronę wnętrza pomieszczenia. Kolega leżał w bezruchu, jak gdyby nigdy nic. Wróciłem wzrokiem na dorosłych, którzy przerwali dyskusję, patrząc na mnie wyczekująco. Muszę już iść, dziękuję. Odwróciłem się i szybkim krokiem udałem się do wyjścia. Ostatni raz rzuciłem spojrzenie w kierunku Maćka i wydawało mi się, że widziałem nienaturalny cień bezpośrednio nad nim, ale może mi się przewidziało. Po powrocie do domu czekała już na mnie mama z solidną burą za samowolne udanie się do szpitala. Chciała mi dać szlaban, jednak wykręciłem się troską o zdrowie kolegi, obiecała nie mówić ojcu, ale zaznaczyła, że to ostatni raz. Zdawałem sobie sprawę, że ostatnio przeginam, a to, że maczały w tym palce siły nadprzyrodzone, raczej nie było dla rodziców argumentem. Cały wieczór i noc rozmyślałem na temat tego, co się wydarzyło. Postanowiłem odwiedzić jutro mamę Maćka, może dowiem się czegoś przydatnego, a przy odrobinie szczęścia uda mi się zajrzeć do jego pokoju. Rano z zadowoleniem stwierdziłem, że noc przebiegła spokojnie, mama była jakaś przybita. Chciałem ją jakoś pocieszyć, lecz nie wiedziałem jak. Zrobiłem za to sam sobie kanapki, żeby ona nie musiała. Po wejściu do klasy od razu rzucił mi się w oczy brak maćka. Dopiero po chwili przypomniałem sobie, że przecież leży w szpitalu. Przez całe to zamieszanie zapomniałem wczoraj o spotkaniu z Kasią. Miałem nadzieję, że zrozumie. Na długiej przerwie poleciałem biegiem do męskiej toalety, mając nadzieję, że dziewczyna dołączy do mnie. Nie myliłem się, chociaż mocno zdziwił mnie fakt, że już tam na mnie czekała. Była jakaś dziwna, stała twarzą do ściany, szepcząc coś pod nosem. Nie zareagowała, gdy podszedłem i dopiero chwytając ją za ramię, spowodowałem, że zwróciła na mnie uwagę. Odwróciła się gwałtownie i przez krótką chwilę dostrzegłem w jej oczach coś dziwnego ale może to tylko gra świateł. Zaczynałem wariować, to było pewne. Przez prześladującą mnie kobietę zacierała się granica między jawą a urojeniami. Kasia nie potrafiła wytłumaczyć, czego byłem świadkiem, a ja nie naciskałem. Zapytałem ją za to o rękawiczkę. Obiecała, że przyniesie mi ją następnym razem, jeśli jest dla mnie tak istotna. Potem przeszliśmy do zdecydowanie przyjemniejszych tematów. Znów było bardzo miło, jednak tym razem obecność koleżanki nie była w stanie przykryć tego, co przeżywałem, i ona to chyba widziała. Wiesz, powiedziała, patrząc mi prosto w oczy, chyba już czas. Nie chcę dłużej chować się w Kiblu. Nie, żeby tutaj nie było romantycznie. Zaśmiała się głośno, a ja zaraz za nią. Ujęła mnie za dłoń. Usiądź ze mną w ławce. Chcę spędzać z tobą całe lekcje i przerwy. Ej, ja no tego to znaczy, bo wiesz, nie mogłem wykrztusić z siebie składnego zdania i czułem, że się pogrążam, a szansa życia z każdą chwilą odjeżdża coraz dalej. W końcu wziąłem głęboki oddech. Bardzo chętnie, czy to znaczy, że chcesz ze mną chodzić? Dziewczyna jedynie pokiwała głową z uśmiechem i mocniej chwyciła mnie za dłoń. Chodźmy, mam dość tego miejsca. Pociągnęła mnie za sobą wprost do wyjścia. Czułem na sobie wzrok innych, gdy szliśmy korytarzem, trzymając się za ręce. Niektórzy patrzyli na mnie dość dziwnie, zazdrośnicy. Po wejściu do klasy, Kasia od razu pociągnęła mnie za sobą w stronę ostatniej ławki, nie dając czasu, by wyjaśnić kolegom moją nagłą zmianę miejsca. Do końca dnia nie odstępowałem nowej dziewczyny na krok, jakby bojąc się, że zniknie. Na przerwach nawet nie widywałem chłopaków. Podczas zajęć Krzysiek rzucał mi ukradkiem spojrzenia od czasu do czasu. Po wyjściu ze szkoły pożegnałem się z Kasią. Nie nalegałem na wspólne spędzanie popołudnia, gdyż miałem inne plany. Ruszyłem w stronę domu, gdy nagle usłyszałem za sobą wołanie. Bez trudu rozpoznałem głos Krzyśka. – Coś się stało? Coś ci zrobiliśmy, że nie chcesz już z nami siedzieć? Krzychu, to nie tak. Zrozum, to moja szansa i nie chcę tego zmarnować. Starałem się, by ton mojego głosu był jak najłagodniejszy. Szansa? Dopytał przyjaciel z wyraźnie zdziwioną miną. Tak, od dawna o tym marzyłem. Na moich ustach mimowolnie zagościł szeroki uśmiech. Aha, rozumiem, spełniaj marzenia, ja nie będę ci przeszkadzał. Chłopak pospuntniał, zwiesił głowę i ruszył przed siebie. Chciałem coś zrobić, ale nie wiedziałem co. Na tę chwilę miałem większe problemy. Po powrocie do domu zjadłem obiad i oznajmiłem, że wychodzę. Wsiadłem na rower i zgodnie z planem udałem się do domu Maćka. Jego mama nie kryła zdziwienia moją wizytą, lecz przyjęła mnie z otwartymi ramionami. Przygotowała herbatę i zasiedliśmy w salonie. Kobieta zaczęła opowiadać, jak bardzo cieszy się z faktu, że po tak długiej przerwie najlepszy przyjaciel jej syna znów zaczął go odwiedzać, co było dosyć dziwne, bo przecież pierwszy raz byłem tutaj kilka dni temu. Gdy wyraziła żal z powodu tego, że nie mogła poznać lepiej innych członków naszej paczki, zrozumiałem, jak mocno Maciek żył w sferze marzeń jak samotnym musiał być, by zmyślać wszystkie przygody, które rzekomo przeżywała nasza ekipa z jego udziałem. Teraz, gdy pogrążona w smutku kobieta raz za razem karmiła mnie kolejnymi wspomnieniami, nie miałem serca, by wyprowadzać ją z błędu. Jedynie przytakiwałem, starając się nie dodawać nic od siebie, by przypadkiem prawda nie wyszła na jaw. Zapytała mnie również, czemu tak nagle uciekłem ze szpitala. Wykręciłem się nadmiarem emocji, czym zazwyczaj tłumaczy się zachowania nastolatków. W pewnym momencie zapytałem, czy mogę zajrzeć do pokoju Maćka, tłumacząc się tym, że przed wypadkiem pożyczyłem mu zeszyt i muszę mieć z czego uczyć się do sprawdzianu. Kobieta zgodziła się i już wstawałaby mnie zaprowadzić, lecz powstrzymałem ją ruchem ręki. Dziękuję, trafię sam! oznajmiłem, udając się w stronę schodów. W pokoju Maćka jak zwykle panował niesamowity bałagan, co działało na moją korzyść, gdyż świadoma tego matka kolegi nie będzie zdziwiona tym, że długo mnie nie ma. Podrapałem się po głowie, nie wiedząc od czego zacząć. Swoje pierwsze kroki skierowałem do tablicy korkowej. Tam zastałem jedną znaczącą zmianę. Wszystkie opisy zdarzeń rozmieszczone były po bokach, a na środku, na niewielkiej karteczce samoprzylepnej, markerem naniesiony był napis Peter Sweet 88. Pod spodem wpisana była data przypadająca w ten feralny poniedziałek, gdy miałem tutaj być. Poczucie winy spadło na mnie z podwójną siłą. Nawiązał kontakt, pomyślałem i od razu rzuciłem się do komputera. Mój początkowy entuzjazm szybko ostudził napis wprowadzić hasło, widniejące na niebieskim tle. Zacząłem intensywnie zastanawiać się nad złamaniem hasła kolegi. Po kilku oczywistych próbach, jak na przykład data urodzenia, system zmusił mnie do zrobienia sobie przerwy. Miałem chwilę na intensywne rozmyślania, co kolega mógł ustalić jako hasło, to zazwyczaj coś ważnego, coś czego się nie zapomina. I wtedy mnie olśniło, gdy komputer znów chciał przyjąć ode mnie kolejną kombinację znaków, wiedziałem już, co chcę napisać. Kilka prób pochłonęło znalezienie odpowiedniej konfiguracji, lecz po chwili mi się to udało. Poczułem ogromny smutek, ponieważ hasłem okazały się inicjały Maćka oraz każdego członka naszej ekipy. Jak tylko chłopak dojdzie do siebie, musimy gdzieś razem wyskoczyć, przecież koledzy obiecali, że dadzą mu szansę. Pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, to powiadomienie z popularnego komunikatora, internetowego w prawym, dolnym rogu. Jedyne, co zdążyłem zauważyć, nim zniknęło, to nazwa nadawcy wiadomości: Bittersweet88. Czym prędzej kliknąłem migającą ikonkę koperty, na efekty przyszło mi chwilę poczekać, ponieważ komputer uruchamiał jeszcze inne programy, co znacznie spowolniło jego pracę. W końcu moim oczom ukazało się okno rozmowy, a w nim szereg wiadomości. Już mam! Wiem, kto może nam pomóc! Moja przyjaciółka bada ją od jakiegoś czasu i twierdzi, że znalazła rozwiązanie. Spotkaj się ze mną! W tym momencie na ekranie pojawiły się zakłócenia, które uniemożliwiały odczytanie dalszej części wiadomości. Zacząłem stukać dłonią w obudowę monitora, ten sposób działał czasem na mój leciwy sprzęt. Nic to nie dało, obraz nadal zastygnięty był w bezruchu i gdzie nie gdzie jedynie zawartość pulpitu przedzierała się przez masę czarnych pasów i kwadratów. Pomyślałem, że może komputer się zbiesił, więc schyliłem się pod biurko, by nacisnąć przycisk reset. Jak ogromne było moje zdziwienie, gdy okazało się, że i ten zabieg nie przyniósł oczekiwanych rezultatów. Jednak po kilku sekundach ekran zgasł. Pomyślałem wtedy, że pewnie potrzebował chwili, by zadziałać. Nagle monitor rozświetlił się oślepiającą bielą, a z głośników gwałtownie wydobyły się wrzaski pełne cierpienia, wydawane przez niezliczoną liczbę głosów. Odskoczyłem w przerażeniu, a że siedziałem na fotelu wyposażonym w kółka, upadek był nieunikniony. Po chwili wszystko ustało, ale ja jeszcze moment spędziłem leżąc skulony na podłodze. Kiedy wstałem, ekran znów był ciemny. Dodatku nie świeciła się dioda sygnalizująca działanie komputera. Kilka nieudanych prób uruchomienia sprzętu utwierdziło mnie w przekonaniu, że jest zepsuty, a ja straciłem szansę, by czegokolwiek się dowiedzieć. Przeszukałem jeszcze papiery, które kolega trzymał pod biurkiem, wszystko zapisywał lub drukował, bo miał z bardzo słabą pamięć, lecz niestety nic nie znalazłem. Może byłoby inaczej? Gdybym miał czas na wnikliwą analizę, jednak serce kołatało mi jak szalone i co chwilę rozglądałem się po kątach, co uniemożliwiało skupienie się na wykonywanej czynności. Zszedłem na dół, by jak najszybciej opuścić to miejsce. Po drodze zagadnęła mnie mama kolegi. Bartuś, długo cię nie było. Nie znalazłeś swojego zeszytu? Może pomóc ci go odszukać? Zaproponowała ponurym, cichym głosem. Nie, 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 nie trzeba, zająknąłem się. Przypomniałem sobie, że Maciek podał go Krzyśkowi, że on też chciał odpisać notatki. Zrobiłem głupią minę. Muszę już iść, mama będzie się martwić. Dobrze, jeszcze jedno. Gdybyś miał ochotę, to w piątek po południu możesz iść ze mną do Maciusia. Pokiwałem jedynie głową, pożegnałem się i wyszedłem. Po powrocie mama wezwała mnie na rozmowę podczas której poprosiła, żebym nie narzucał się rodzicom kolegi. Tłumaczyła, że to dla nich trudny czas i moja obecność może sprawiać im dodatkowy problem. W odpowiedzi opowiedziałem jej o mojej rozmowie z mamą Maćka, pomijając oczywiście fakt, że miała ona miejsce dzisiaj w ich domu. Długo mówiłem o tym, jaką widzę ulgę w jej oczach, gdy wie, że komuś się zależy na jej synu i ma kolegów, którym nie jest obojętny. Do tej pory nigdy ich nie okłamywałem i mieli mnie raczej za odpowiedzialnego chłopaka, więc mama przyznała mi rację, prosząc jedynie, bym był delikatny. Całą noc nie mogłem zmrużyć oka mimo potwornego zmęczenia. Natłok myśli nie pozwalał mi zasnąć. Udało się dopiero nad ranem, więc do szkoły poszedłem na wpół żywy. Podczas pierwszej lekcji z nieukrywaną radością zasiadłem w ostatniej ławce wraz z Kasią, przechodząc obok dotychczasowego miejsca. Czułem na sobie spojrzenia kolegów zazdrośnicy. W połowie zajęć dziewczyna szeptem oznajmiła, że zapomniała rękawiczki i zaproponowała, żebym po lekcjach poszedł z nią do domu. To mi ją poda. Zgodziłem się bez wahania. Nie dość, że odzyskam dowód na istnienie kobiety w czerni, to jeszcze będę mógł odprowadzić swoją dziewczynę i spędzić z nią więcej czasu. Na każdej przerwie siedzieliśmy w najbardziej odludnym miejscu korytarza i rozmawialiśmy. Co jakiś czas ktoś przechodził i rzucał nam zdziwione spojrzenie, zastanawiałem się, czemu wszyscy oni się na nas uwzięli. Mniej więcej w połowie długiej przerwy, z przyglądającej nam się grupy. Dziewczyn wyłoniła się Monika, ruda, piegowata gaduła z równoległej klasy i dzierskim krogiem podeszła do nas. Hej, Bartuś, co robisz? zapytała piskliwym głosem z drwiącym uśmieszkiem. Zerknąłem w stronę Kasi, ta w milczeniu lustrowała ją morderczym wzrokiem. Rozmawiam. Starałem się, by ton mojej odpowiedzi był jak najbardziej oschły. A, okej, a o czym? To już nasza sprawa. Wasza! No dobra, nie przeszkadzam, rozmawiajcie sobie spokojnie. Po tych słowach dziewczyna odwróciła się na pięcie i wróciła do koleżanek. Cała grupka wybuchła śmiechem, gdy opowiedziała im naszą rozmowę. Dziwne dziewczyny, pomyślałem. Kasia nawet tego nie skomentowała, więc ja również nie poruszałem tematu. Odliczałem każdą minutę do końca zajęć, a im bliżej ostatniej lekcji, tym bardziej rosła we mnie ekscytacja. W końcu wybrzmiał upragniony dzwonek kończący lekcje na dzisiaj. Uradowani pozbieraliśmy swoje rzeczy, po czym, trzymając się za ręce, wybiegliśmy z klasy. Początkowo chciałem chociaż zanieść plecak do domu i powiedzieć rodzicom, gdzie idę, ale dziewczyna, nie chcąc nawet o tym słyszeć, ciągnęła mnie za rękę w stronę swojego domu, a ja nie mogłem się jej oprzeć. Około pół godziny zajęło nam dotarcie do jednej z kamienic, nieco oddalonej od innych zabudowań i znacznie wyróżniających się stylem, o ile można było tak określić, totalną ruinę, rodem z horroru. Gołe cegły, drewniane, uszcząca się farby okna, w większości brudne lub popękane. Oraz ponure, sypiące się drzwi frontowe, zrobione z desek, spowodowały u mnie przyspieszone bicie serca. Przed budynkiem na trzepaku bawiła się grupka dzieci, na oko niewiele młodszych od nas. Obok wejścia na ławeczce domowej roboty siedział staruszek i paląc papierosa przyglądał się dzieciom. Powiedziałem mu dzień dobry, ale chyba mnie nie usłyszał, bo nie zareagował. Kasia otworzyła drzwi, które skrzypnęły przeciągle, a moim oczom ukazała się obskurna, cuchnącą stęchlizną klatka schodowa, mimo tego, że był środek dnia, wewnątrz panował półmrok. Spojrzałem niepewnie na dziewczynę. Wiem, jak to wygląda, wyszeptała zmieszana. Nie każdy może mieszkać w pięknym różowym domu z ogrodem. Nie, nie, jest naprawdę w porządku, po prostu inaczej. Odparłem, robiąc głupią minę. Blondynka poprowadziła mnie po schodach na półpiętro. Na szczęście mieszkam na dole, więc nie musimy się wdrapywać. Uśmiechnęła się, na co ja odpowiedziałem tym samym. Przyjąłem tę wiadomość z ulgą, gdyż wszystko lepiło się tutaj od brudu do tego stopnia, że bałem się czegokolwiek dotknąć. W dodatku ze wstępnych oględzin dokonanych z zewnątrz wychodziło na to, że okna na wysokim parterze były jeszcze w miarę całe i przejrzyste, natomiast z każdą kolejną kondygnacją wyglądały coraz gorzej. Znajdowały się tutaj trzy pary drzwi prowadzące do mieszkań i żadne nie zachęcały do odwiedzin. Kasia skierowała się do pierwszych z brzegu brudnych i odrapanych, które niegdyś zapewne były czerwone a resztki farby uruchomiły moją dziecięcą wyobraźnię, sugerując zaschniętą krew. Szybko jednak odgoniłem złe myśli, wchodząc za dziewczyną do mieszkania. Znaleźliśmy się w krótkim przedpokoju, pokrytym szarą, zniszczoną tapetą. Na wprost nie była kuchnia, sprzęty znajdujące się w niej na oko były znacznie starsze ode mnie, w większości szafek albo brakowało frontów. Albo były krzywo przykręcone. Oto jesteśmy. Po lewej masz łazienkę, gdybyś potrzebował. Wskazała na zamknięte drzwi. Ja idę do pokoju po rękawiczkę, poczekaj na mnie. uśmiechnęła się do mnie uroczo, co sprawiło, że momentalnie to miejsce stało się mniej przerażające. Skierowała się w prawo, w głąb przedpokoju, gdzie były jeszcze dwa pomieszczenia. Jedno za zamkniętymi drzwiami sąsiadujące z kuchnią, a drugie na końcu otwarte na oścież. Zapewne tam znajdował się pokój dzienny, gdyż nawet z daleka wydawał się dość przestronny jak na te standardy. Dziewczyna stanęła przy zamkniętych drzwiach twarzą w stronę salonu. Cześć babciu! krzyknęła nagle, a ja aż podskoczyłem. Odczekała chwilę w milczeniu. Chyba śpi, więc, żebyś się nie wystraszył dziwnych dźwięków, to wiedz, że babcia jest z nami. Powiedziała do mnie, jednak nawet nie zerknęła w moim kierunku. Piękna blondynka zniknęła za drzwiami, zamykając je za sobą, zostawiając mnie samego w tym przerażającym miejscu. Po chwili spędzonej w absolutnej ciszy, dosłyszałem ciche chrapanie dochodzące z pokoju, w którym miała przebywać babcia. Rzeczywiście, staruszka chyba spała w najlepsze. Długie minuty mijały, a ja nie miałem nawet zegarka, aby sprawdzić, która jest godzina. Zaczynało mi się trochę spieszyć, bo przecież po szkole nie zameldowałem się w domu, a miałem na razie nie przeginać. Z czasem chrapanie starszej pani przeszło w nierówne sapanie, ale to jedyna zmiana w tej monotonii. Chciałem zajrzeć do Kasi, ale bałem się, że obrazi się na mnie, Czułem się jak ostatnia sierota, stercząc tak bezradnie jak widły w gnoju z każdą minutą coraz bliżej szlabanu od rodziców. W pewnym momencie dźwięki dochodzące z salonu nasiliły się, sapanie przeszło w ciężkie dyszenie, przerywane jakby cichym wołaniem. Nauczony wydarzeniami ostatnich dni, chciałem spieprzać jak najdalej stąd, jednak co jeśli tym razem to tylko osoba potrzebująca pomocy? Fakt: Ostatnio taki akt dobroczynności przypłaciłem wpadnięcie w śmiertelną pułapkę, ale to przecież tylko babcia mojej dziewczyny. Nie mogę tak po prostu uciec. Z sercem w przełyku ruszyłem przez przedpokój. Nie chciałem iść do pokoju sam, więc zapukałem do drzwi, za którymi, z mojej perspektywy, całe wieki temu zniknęła Kasia. Przecież znalezienie przedmiotu, który dałem jej zaledwie trzy dni temu, nie powinno tyle trwać. Kasiu? Odpowiedziała mi jedynie cisza. Kasiu, twojej babci chyba coś jest powiedziałem znacznie głośniej, lecz efekt był ten sam. Już trzymałem w dłoni klamkę, ale w ostatniej chwili zawahałem się i odpuściłem. Z pomieszczenia obok dochodził już tylko głos. Cichy i niezrozumiały, jednak miałem nieodparte wrażenie, że to wołanie skierowane do mnie. Po raz kolejny chciałem uciekać, moje ciało jednak wręcz przeciwnie, nim się zorientowałem, stałem już w progu salonu. W pomieszczeniu, które nie było tak duże, jak pierwotnie mogło się wydawać. Poza ciemną meblościanką, niskim stolikiem, zakrytym białym koronkowym obrusem, kanapą oraz dwoma fotelami w obrzydliwym beżowym kolorze, nie było żadnych innych sprzętów, żadnego telewizora, ani radia, choćby głupiej gazety. Po środku pokoju, tyłem do mnie, na wózku inwalidzkim, siedziała staruszka. Ubrana w szary sweter i długą czarną spódnicę, siwe długie włosy miała związane w koński ogon. Podszedłem do niej chwiejnym krokiem. Cała sytuacja nasuwała mi mnóstwo skojarzeń z nocą, gdy pierwszy raz spotkałem prześladującą mnie kobietę. Okrążyłem wózek stając przed starszą panią, jej mętne oczy nawet nie zareagowały na moją obecność. Co jakiś czas mrogała, a jej klatka piersiowa poruszała się widocznie, i jak dla mnie to wystarczyło, zdecydowanie nie zamierzałem przeprowadzać dalszych oględzin. Bartek! Usłyszałem wołanie z przedpokoju. W pierwszej chwili pomyślałem, że to Kasia wreszcie wyszła z pokoju, ale głos był dziwny, brzmiał jak echo niosące się z oddali. Przestała mnie już interesować rękawiczka, po którą Tutaj przyszedłem, chciałem wynieść się stąd jak najszybciej. Bardzo mi się nie podobało to miejsce i to, co się tutaj działo. – Kasiu? – zapytałem drżącym z przerażenia głosem. Staruszka wymamrotała coś pod nosem z wielkim wysiłkiem, niemal nie poruszając ustami. Odpowiedzi z przedpokoju nadal się nie doczekałem. – Kasiu, wołałaś mnie? – Powoli skierowałem swoje kroki w kierunku wyjścia z pomieszczenia. Stanąłem w progu, rozglądając się po przedpokoju. Był całkiem busty, drzwi nadal zamknięte i ani śladu dziewczyny. Wreszcie zebrałem się na odwagę, wejdę do pokoju Kasi, trudno, najwyżej obrazi się na mnie. Gdy tylko zrobiłem krok w stronę zamkniętego pomieszczenia, usłyszałem gwałtowne dyszenie i sapanie za plecami. Zapewne babcia dziewczyny ma kolejny atak. W pierwszej kolejności postanowiłem pomóc staruszce. Odwróciłem się w jej stronę i aż krzyknąłem z przerażenia. Starsza kobieta stała, a może unosiła się nad ziemią co do tego nie miałem pewności. Bez wątpienia jednak, nadal odwrócona do mnie plecami, patrzyła w moją stronę. Jej głowa obrócona o 180 stopni, przekrzywiona na bok. Puste, nieobecne spojrzenie wbite we mnie sprawiło, że nogi ugięły się pode mną. Mimowolnie zacząłem się wycofywać w stronę drzwi frontowych mieszkania, nie spuszczając wzroku z babci. Nagle uderzyłem o coś plecami i odwróciłem się gwałtownie. Wspominałem już, że byłem naiwnym dzieckiem? Nie przesadzę chyba, jeśli stwierdzę, że byłem po prostu głupi. Mój brak instynktu samozachowawczego aż do dzisiaj wywołuje u mnie zgrzytanie zębów. Oto przede mną stała upiorna kobieta w czerni. Wbiła we mnie przeszywające spojrzenie swoich oczu. Grymas pełen złości na pomarszczonej twarzy niezmiennie powodował u mnie paniczny strach. Tym razem było coś inaczej. W pierwszej chwili tego nie dostrzegłem. Jej czarny welon był uniesiony, a ja pierwszy raz widziałem ją tak wyraźnie. Zaciśnięte usta demonicznej damy rozchyliły się, by wydać z siebie przeciągły szloch, a chwilę później coś, wymar... a chwilę później coś wymamrotała, jednak ruchy jej warg były zbyt szybkie, bym mógł choćby przypuszczać, co ona tak uparcie powtarza. W tym momencie na jej obliczu zagościł nienaturalnie szeroki, złowrogi uśmiech. Nogi odmówiły mi posłuszeństwa i upadłem bezwładnie jak lalka na podłogę, drżąc ze strachu i bezsilności. Upiorny, historyczny śmiech wypełnił całe mieszkanie, gdy wyciągała ku mnie swoje kościste dłonie. Zamknąłem oczy, modląc się o koniec tego koszmaru, byłem wściekły na siebie, że dałem się wciągnąć w tak oczywistą pułapkę. Gdybym mógł cofnąć czas, ale nie mogę i koniec. W tamtej chwili obiecywałem sobie być bardziej uważnym, jeśli tylko uda mi się wyjść z tego cało. Trochę tak jak człowiek na solidnym kacu zarzeka się, że już nigdy nie tknie alkoholu. Bartek, Bartek, Bartek! dobiegło mnie wołanie nade mną. Otworzyłem zaciśnięte oczy i w miejscu, gdzie jeszcze przed chwilą znajdował się ten potwór, teraz stała Kasia. Sama jej pozycja z dłonią wyciągniętą w moją stronę przyprawiła mnie od odreszcze. Chciałem coś powiedzieć, lecz nie mogłem wyduść z siebie słowa. Leżąc skulony, zasłonięty rękami, z zapłakanymi oczami, musiałem wyglądać żałośnie, ale nie obchodziło mnie to w tym momencie. Podniosłem się, odtrącając dłoń dziewczyny ku jej wielkiemu zdziwieniu, po prostu wybiegłem bez słowa z mieszkania. Chciałem być jak najdalej od tego miejsca. Znalazłem się na cuchnącej klatce schodowej. Mój wzrok od razu powędrował w dół. Drzwi wejściowe były otwarte, a wpadające przez nie promienie słońca napełniły moje serce nadzieją na ucieczkę z tego koszmaru. Przeskakując po dwa stopnie, omal nie skręciłem kostki. Wreszcie, zmęczony i rozdygotany, znalazłem się na zewnątrz. Moja radość była przedwczesna. Zrozumiałem to, gdy zobaczyłem piątkę dzieci, które wcześniej bawiły się na trzepaku. Teraz stały, otaczając wejście do budynku, a wraz z nim i mnie przerażonego i bezsilnego. Drobne postaci zastygły w bezruchu, z głowami spuszczonymi w dół. Przyglądałem im się przez chwilę, nie wiedząc, co mam robić, i wtedy to usłyszałem. Dołącz do nas. Wyszeptała mała dziewczynka stojąca po prawej stronie. Dołącz do nas, zawtórował jej chłopak, zajmujący miejsce obok niej. Obejrzałem się do tyłu, jednak powrót do kamienicy był w moim odczuciu najgorszym z możliwych pomysłów. Dołącz do nas, usłyszałem z lewej. Dzieci miały ciche i monotonne głosy, jakby były w transie. Wiedziałem, że muszę spróbować się przedrzeć, liczyłem na brak reakcji z ich strony. Dołącz do nas! Dołącz do nas! Dołącz do nas! Bombardowało mnie powtarzane co chwilę zdanie. Ruszyłem przed siebie, celując w lukę między dzieciakami, zamknąłem oczy, modląc się o powodzenie mojej ucieczki. Po chwili poczułem mocny chwyt zimnej dłoni na moim prawym ramieniu. Nim zdążyłem zareagować, kolejne drobne rączki oplatały mnie w lodowatym uścisku. W tej chwili, jak na komendę, wszystkie podniosły głowy i ujrzałem ich blade twarze. Ale najgorsze były ich oczy, raczej ich brak. Ogromne, czarne otwory zionące pustką i upiorne, szerokie aż do granic możliwości uśmiechy sprawiły, że moje serce niemal wyskoczyło z piersi. Dołącz do nas! Dołącz do nas, dołącz do nas. Słyszałem to wokół siebie, powtarzane bez przerwy. Poczułem, jak robi mi się niewiarygodnie słabo. Wtem głośny, skrzeczący śmiech wbił się w moje bębenki niczym gwoździe, jak przez mgłę dostrzegłem starca na ławeczce, zanoszącego się złowieszczym rechotem. Uścisk przybierał na sile, aż brakowało mi tchu. Powoli wszystko zaczęło znikać w mroku, a głosy rozmyły się gdzieś w oddali. Odpłynąłem i nie czułem już nic. Otworzywszy oczy, nadal byłem w szoku i nie potrafiłem przypomnieć sobie gdzie i dlaczego się znajduję. Potworny ból głowy i uczucie odrętwienia nie ułatwiało zbierania myśli do kupy. Wokół robiło się już ciemno, a wieczorny chłód dawał mi się we znaki. Lekko skołowany rozejrzałem się, wspomnienia wróciły, gdy dostrzegłem za sobą kamienicę z szeroko otwartymi drzwiami frontowymi. Już za dnia było tam przerażająco, a co dopiero po zmroku. Nie miałem zamiaru wracać do wewnątrz, jutro porozmawiam z Kasią. Lekko chwiejnym krokiem ruszyłem biegiem w stronę domu, w głowie próbowałem ustalić jakąś bajeczkę, która pomogłaby mi udobruchać rodziców. Miałem na to czas, ponieważ przez kiepską znajomość części miasta, w której się znajdowałem, i trudności z koncentracją dwa razy pomyliłem drogę. Niestety, docierając na osiedle, w mojej głowie nadal zionęła pustka. Tym bardziej, że spotkanie z rodzicami nastąpiło szybciej niż się spodziewałem. Wyraźnie zmartwieni czekali na mnie przed domem, a ja już po ich minach widziałem, że to nie będzie łatwa rozmowa. Ojciec chciał mi od razu wlać, tam na środku ulicy, jednak mama znów stanęła w mojej obronie, skutecznie go powstrzymując. Takiej burzy w domu jeszcze nie było. W dodatku nie miałem nic na swoje wytłumaczenie i wiedziałem, że zawaliłem. Na szczęście nie doszło do rękoczynów, chociaż lanie byłoby całkowicie uzasadnione. Rodzice martwili się o mnie, ojciec znów obszedł dwa razy całe osiedle, czego nie omieszkał przypominać mi w co drugim zdaniu. A mama, bliska rozpaczy, dzwoniła do wszystkich znajomych. Z braku lepszego wyjaśnienia postanowiłem powiedzieć częściowo prawdę, że zagadałem się z koleżanką, potem odprowadziłem ją do domu, a ona zaproponowała, żebym na chwilę wszedł i tak jakoś wyszło. Liczyłem, że może choć trochę złagodzi to sytuację. Po długiej i wyczerpującej emocjonalnie rozmowie udałem się na górę, oczywiście ze szlabanem na wszystko prócz szkoły. Należało mi się, nie za celowe łamanie zasad, Lecz za głupotę. W nocy znów obudziło mnie drapanie w drzwi. Długie i przeciągłe ruchy sprawiały mi ogromny dyskomfort. Cienka sklejka, z której były wykonane, jeszcze bardziej potęgowała drażniący dźwięk. Sięgnąłem pod poduszkę, gdzie od jakiegoś czasu zawsze miałem latarkę. Zerknąłem na budzik, wskazywał godzinę pierwszą, więc spałem nie więcej niż dwie godziny. Miałem ochotę wstać i po prostu otworzyć oczy, jednak strach zmusił mnie do zupełnie innego zachowania. Zamiast bohatersko stawić czoła zagrożeniu, ja kryłem się pod kołdrą, modląc się, by to się skończyło. Poniekąd moje życzenie spełniło się, gdy po dłuższym czasie skrobanie ustało. Chwilę później jednak usłyszałem odgłos nerwowego szarpania za klamkę, a następnie powolne skrzypienie zawiasów Nakryłem się mocniej kołdrą, po czym zganiłem się za to w myślach, wiedząc, że ten ruch z pewnością mnie zdradził. Niespieszne, pojedyncze kroki poniosły się w głąb pomieszczenia. Czułem, że intruz jest już naprawdę blisko łóżka, z trudem powstrzymywałem krzyk, gdy poczułem, jak chwyta kołdrę zaraz przy moich stopach. Wiedziałem, że to kwestia czasu, zanim zerwie ze mnie nakrycie, i wtedy usłyszałem dzwoneczek. Nagle ucisk zelżał i niemal biegiem postać uciekła z mojego pokoju. Jeszcze długo leżałem w bezruchu, bojąc się wyjść z ukrycia. Gdy wreszcie zebrałem się na odwagę, zobaczyłem, że drzwi pozostały otwarte. Dziecięca ciekawość kazała mi przyjrzeć się im dokładniej co po chwili namysłu uczyniłem. Gdy oświetliłem latarką skrzydło po zewnętrznej stronie, zobaczyłem coś, czego mogłem się spodziewać, jednak mimo wszystko wprawiło mnie w przerażenie. Po kolejnym takim incydencie jasna powierzchnia była mocno porysowana. Ślady paznokci na okleinie były mocno widoczne. Postanowiłem poczekać na to, czy rodzice coś o nich wspomną, ponieważ nie mogłem już ufać własnym oczom. Zamknąłem pokój i wróciłem do łóżka. Jednak nie udało mi się zasnąć na zbyt długo, gdy po chwili od zaśnięcia usłyszałem dzwonek budzika. Miałem ochotę rozbić go o ścianę. Wiedziałem, że przede mną kolejny ciężki dzień. Ogarnąłem się i zszedłem na dół. Tam w kuchni siedziała mama, pochylona nad kubkiem kawy, wyglądała na jeszcze bardziej zmęczoną niż ja. Zdawała się w pierwszej chwili nie zauważyć mojej obecności, a ja po wczorajszej akcji nie chciałem jej dodatkowo narażać. Więc rzuciłem jedynie cześć i chyba dopiero wtedy zorientowała się, że nie jest już sama i aż podskoczyła, omal nie wylewając kawy. Postanowiłem, że sam sobie zrobię śniadanie i kanapki do szkoły, żeby mogła odpocząć. Zaproponowałem, że i dla niej coś przygotuję, ale odmówiła kręcąc głową. Dopiero przed wyjściem zapytałem, czy mogę po szkole udać się do Maćka, bardzo mi na tym zależało. Początkowo odmówiła, tłumacząc, że mogłem pomyśleć o tym, zanim postanowiłem nie wracać po szkole do domu, jednak ja nie dawałem za wygraną, i w końcu udało mi się ją przekonać. Przestrzegła mnie jednak, że mam wrócić przed ojcem, bo jeśli się spóźnię, cóż, nic więcej nie musiała dodawać. Idąc do szkoły, zastanawiałem się, jak zacząć rozmowę z Kasią. Było mi bardzo głupio za wczoraj i czułem, że powinienem ją przeprosić za swój nagły atak paniki. Nadal dziwił mnie fakt, że nikt nie znalazł mnie leżącego przed budynkiem dobre kilka godzin, jednak. Nie mogłem mieć oto pretensji do dziewczyny. Zauważyłem ją nieopodal szkoły, przy jednym z drzew okalających budynek. Przez chwilę przyglądałem się koleżance, nie wiedząc, jak się zachować. Wyglądała dziwnie. Patrząc tempo w korę, mamrotała coś pod nosem, jak kiedyś w toalecie pod ścianą. W końcu zdecydowałem się zbliżyć. Eee... Cześć, Kasiu! Odezwałem się lekko drżącym głosem. Ona obróciła się w moją stronę jakoś tak sztywno, jak postać niezależna w grze, a nie żywy człowiek. Bartek Cześć! rzuciła patrząc w moją stronę nieobecnym wzrokiem Chciałem cię przeprosić za wczoraj, wiesz ja nic nie szkodzi przerwała mi nagle, uśmiechając się życzliwie opowiesz mi, gdy będziesz gotowy. Jej reakcja zaskoczyła mnie, ale i ucieszyła. Nie spodziewałem się, że wykaże się tak dużym zrozumieniem. Pomyślałem wtedy, jakim jestem szczęściarzem, mając taką dziewczynę. Dlaczego stoisz tutaj zamiast wejść do szkoły? Ja chyba dzisiaj nie idę. Muszę coś załatwić. Szkoda, liczyłem na kolejny wspólny dzień w szkole. Uśmiechnąłem się i puściłem jej oczko. Chodźmy gdzieś razem na spacer, do parku. Podeszła do mnie i chwyciła za dłonie, patrząc za oczami prosto w moje. Proszę, 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 proszę. Powtórzyła tak szybko, że niemal zlało się w jedno słowo. Nie mogę opuszczać lekcji, bo potem będę miał nieprzyjemności. Po południu mam ważne sprawy do załatwienia, ale może jutro? Jutro? Tak, jutro, jutro może być. Pod szkołą o dziesiątej? Zgoda, jesteśmy umówieni. Muszę już iść, bo spóźnię się na zajęcia. Do jutra, Kasiu. Przytuliliśmy się na pożegnanie, po czym pognałem w stronę gmachu. Nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że coś było z nią nie tak. Dziwnie mówiła, cały czas była jakaś nieobecna. Pomyślałem, że może po prostu ma jakiś problem, przez to jest taka nieswoja. Nie dawało mi to spokoju do tego stopnia, że nie mogłem skupić się na lekcjach. W sumie, od początku równo. Główno z nich wiedziałem, bo miałem jakby ważniejsze sprawy na głowie. Z uwagi na nieobecność dziewczyny usiadłem na starym miejscu z kolegami. Nie rozmawialiśmy zbyt wiele i w ogóle było jakoś drętwo, jednak nie przejmowałem się tym jakoś szczególnie. Każde kolejne 45 minut upływało mi w coraz większym napięciu, przybliżając mnie do momentu, gdy zobaczę Maćka. Zastanawiałem się, w jakiej formie go zastanę. Fantazjowałem, że może już się obudził i powita mnie szerokim uśmiechem. Po ostatnim dzwonku wybiegłem z klasy, jakby się paliło, chyba w rekordowym tempie dotarłem pod jasny budynek szpitala, gdzie już czekała na mnie mama Maćka. Korytarz był jak zwykle pełen ludzi, czekających na swoją kolej odwiedzin. Regulamin był bardzo restrykcyjny i zezwalał na wejście maksymalnie dwóch osób na jednego pacjenta. Gdy stanęliśmy przed drzwiami prowadzącymi do sali chłopaka, wspomnienia z ostatniej wizyty odżyły. Obawiałem się, że znowu ujrzę go stojącego na połamanych nogach, wskazującego na mnie palcem. Jednak na szczęście nic takiego nie miało miejsca. Niestety, nie powitał mnie także widok z moich fantazji, gdyż stan zdrowia kolegi nie poprawił się od ostatniego spotkania. Staliśmy przy nim, mówiąc na przemian to do niego, to wymieniając uwagi między sobą. W pewnym momencie kobieta oznajmiła, że musi iść porozmawiać z lekarzem, i poprosiła mnie, żebym tu na nią zaczekał. Nie bardzo uśmiechało mi się zostać sam na sam z nieprzytomnym Maćkiem, jednak nie mogłem odmówić. Gdy wyszła, jakoś przeszła mi ochota na rozmowę z kolegą. Wpatrywałem się w niego tak, jakby miał zaraz wstać. I mnie pożreć. W pewnym momencie zauważyłem, że chłopak ma otwarte oczy, jak gdyby nigdy nic. Nie mogłem w to uwierzyć, że zdumienia przetarłem swoje i gdy spojrzałem ponownie, aż podskoczyłem, obudził się. Chwilę później jednak pojawił się problem. Maciek zaczął się krztusić i rzucać na łóżku, a odczyty aparatury monitorującej jego funkcje życiowe zwariowały. Obstawiałem, że to efekt szoku, ale nie miałem czasu głębiej się nad tym zastanawiać, ponieważ od razu rzuciłem się do przycisku wzywającego pomoc. Nic. Spodziewałem się jakiegoś alarmu lub choćby lampki sygnalizującej zawiadomienie personelu. Pomocy! zawołałem na całe gardło. Gdy jednak nic to nie dało, postanowiłem wybiec na korytarz, przecież. Jeszcze przed chwilą było tam pełno ludzi, prawda? Nieprawda. Kiedy tylko postawiłem stopę za drzwiami sali, ze zdziwieniem odkryłem, że nie ma tam nikogo, a wewnątrz panuje nieprzyjemny półmrok. Wtedy odgłosy, które wydawał kolega, nagle ustały. Znowu to samo, pomyślałem. Pełen obaw o to co zobaczę, obróciłem się w stronę chłopaka. Maciek siedział na łóżku całkiem spokojnie i patrzył w moją stronę. Nie miał w gardle rurki, a cała aparatura była odłączona. Wydało mi się to dziwne, ale wtedy nie miałem pewności, czy nie dałby rady zrobić tego sam. Wiedziałem, że nie powinienem tego robić, jednak to było silniejsze. Nieumiejętność uczenia się na błędach towarzyszyła mi całe życie. Podszedłem powoli do kolegi. Odruchowo spojrzałem na ekran monitorujący funkcje życiowe. Odczyty wskazywały zero, co potwierdziło, że chłopak jakimś sposobem sam się odłączył. Rzuciła mi się w oczy tylko godzina 16:12. Maciek, Maciuś, nic ci nie jest? zapytałem drżącym głosem. On uniósł lekko głowę i spojrzał na mnie smętnym wzrokiem. Nigdy wcześniej ani później nie widziałem takiego smutku. Z jego zielonego oka spłynęła pojedyncza łza. Maciek, co ci się stało? Przyklęknąłem przy nim, łapiąc go za dłonie. Były lodowate. Zaraz kogoś wezwa i ci pomogą, ale musisz powiedzieć, co się dzieje. Uciekaj! Z trudem wypowiedział zachrypniętym głosem. Co? Nie, Maciuś, muszę ci pomóc. Raz cię zawiodłem i nie zrobię tego więcej. Dla mnie jest już za późno. Kolejne łzy spłynęły po jego policzkach. Co? Jak to? Co ty mówisz? W tym momencie ja również nie wytrzymałem i rozpłakałem się. Sprowadzę twoją mamę i doktora, oni ci pomogą. Zerwałem się i ruszyłem w stronę wyjścia z pokoju, nie zważając na to, że Maciek cały czas płacząc powtarzał, żebym uciekał. Skierowałem się w stronę gabinetu lekarskiego, który znajdował się tuż obok. Gdy tylko zbliżyłem się do drzwi, zauważyłem, że uchyliły się nieznacznie. Wparowałem do środka z pominięciem zasad dobrego wychowania. Pomocy! Maciek się obudził! zawołałem od progu Pomo! urwałem nagle, gdy zorientowałem się, że pokój jest pusty. Na dużym biurku, oprócz monitora i stosów papieru, stała niewielka, zdobiona skrzyneczka. Wielokrotnie wspominana przeze mnie naiwność, znowu dała o sobie znać. Podszedłem bliżej, z zaciekawieniem oglądając przedmiot. Wyglądała na starą i solidnie wykonaną, lekko zakurzona, zupełnie nie pasowała do pomieszczenia. Z przedniej ścianki wystawał niewielki kluczyk w złotym kolorze. W tym momencie zdecydowana większość osób pomyśli sobie: nie dotykaj tego, uciekaj stamtąd. Na kilometr śmierdzi pułapką. Co jeśli nie wszystko, co robimy i mówimy jest tylko naszym wyborem? Może przez całe życie jesteśmy narażeni na podszepty sił nieczystych, jedni bardziej, inni mniej, ale każdy przynajmniej kilka razy w życiu został zmuszony do zrobienia czegoś, czego robić nie chciał i nie powinien. Potem, po wachcie zastanawiał się, czemu. Skąd u niego takie irracjonalne zachowanie? Tak samo, gdy ja zorientowałem się w sytuacji, było już za późno na reakcję. Poczułem, jak moja dłoń mimowolnie przekręca kluczyk. Skrzyneczka otworzyła się gwałtownie z cichym strygnięciem. Wewnątrz znajdowała się figurka kobiety o czarnych długich włosach ubrana w czarną sukienkę. W tym momencie z głębi przedmiotu wydobyła się rzewna melodyjka, a laleczka zwolna zaczęła obracać się, wprawiając swój zwiewny, misternie wykonany ubiór w falisty ruch. Gdy lepiej przyjrzałem się postaci wewnątrz, zauważyłem błękitne oczka i czerwone usta w uroczym, delikatnym uśmiechu zdobiące jej buzię. Cała figurka wyglądała na ręcznie robione arcydzieło, Nigdy przedtem nie widziałem czegoś takiego. Pokaz, którego byłem świadkiem, był piękny i przerażający zarazem. Poczułem niezwykle głęboki smutek, zapewne spowodowany muzyką, zmieszany z radością wirującej z gracji postaci. Po wewnętrznej stronie wieczka umieszczone było prostokątne lusterko, lekko zabrudzone i uszkodzone. Przez chwilę skupiłem się na swoim odbiciu w zwierciadełku. W tym momencie melodia skończyła się, a wraz z ostatnią nutą źrenice moich oczu w odbiciu gwałtownie rozszerzyły się, a twarz wykrzywiła w upiornym uśmiechu. Krzyknąłem i odskoczyłem, odwracając wzrok. Pozytywka zamknęła się z trzaskiem. Patrzyłem przez chwilę na przedmiot z konsternacją, nie będąc pewnym, czy to, co zobaczyłem, wydarzyło się naprawdę, czy tylko w mojej głowie? Nagle kluczek sam się przekręcił i wieczko znów wyskoczyło do góry. Tym razem jednak głowa lalki zwisała bezwładnie, jakby miała złamany kark. Jej twarz przybrała grymas cierpienia, i przysiągłbym, że widziałem prawdziwe łzy wyciekające z jej oczek. Nie zdążyłem przyjrzeć się dokładnie, gdyż po kilku chwilach zamiast ckliwej melodyjki z pozytywki dało się słyszeć potworne wrzaski agonii wielogłosów dokładnie takie same jak z komputera Maćka. Wrzasnąłem i odwróciłem się tak gwałtownie, że niemal upadłem. Jednak udało mi się w ostatniej chwili podeprzeć wyciągniętymi dłońmi i na czworaka dotarłem do drzwi. Dopiero opierając się o nie, zdołałem podnieść się i wybiec na korytarz. Tutaj wszystkie umieszczone w suficie świetlówki migały wściekle, tworząc atmosferę znaną z horrorów. Powrócili również ludzie, przynajmniej tak mi się wydawało. Wszyscy stali pod jedną ścianą w równych odstępach ze spuszczonymi w dół głowami. Nauczony poprzednimi doświadczeniami odpuściłem sobie jakiekolwiek próby interakcji z nimi, mając nadzieję, że pozostaną w tym dziwnym letargu do czasu, gdy się oddale. Teraz chciałem jedynie zabrać stąd Maćka i uciec jak najdalej. Gdy stanąłem w progu jego sali, moje serce zamarło. Chłopak leżał na łóżku, a nad nim stała kobieta w czerni, trzymając dłonie zaciśnięte na jego szyi. Bełkotała coś zachrypniętym od płaczu głosem. Krzyknąłem spanikowany, żadnych konkretnych słów, po prostu bezsilny ryk rozpaczy. Obydwoje skierowali wtedy swoje spojrzenia w moją stronę z tym samym szerokim uśmiechem i nienaturalnie powiększonymi źrenicami. Tego było już za wiele. Ruszyłem korytarzem w kierunku Wind, porzucając plan ratowania kolegi. Minąłem portiernie, nawet nie spoglądając w kierunku pielęgniarki. W ostatniej chwili skręciłem w stronę klatki schodowej, nie chcąc pozostawać tutaj ani chwili dłużej w oczekiwaniu na kabinę. Ledwo wyrabiając się na zakrętach, zbiegłem na dół. Gdy tylko znalazłem się w holu, wpadłem z impetem na jedną z pielęgniarek tak, że oboje wylądowaliśmy na posadzce. Ja pozbierałem się momentalnie, ona siedziała jeszcze przez chwilę, najpewniej będąc w szoku. W całym pomieszczeniu zapadła grobowa cisza, a wszystkie oczy zwrócone były na nas. Czym prędzej dopadłem do młodej kobiety i pomogłem jej wstać. Tam, na intensywnej terapii, on umrze, proszę mu pomóc, proszę! Zacząłem szarpać ją za dłonie, ciągnąc w kierunku schodów. Uspokój się, co się dzieje? Mój, mój kolega Maciek, on umiera, proszę sprawdzić, co z nim, proszę mu pomóc! wykrzykiwałem na całe gardło. Dobrze, spokojnie, chcesz pójść tam ze mną? Jej głos był miły, delikatny i ciepły. Pokręciłem energicznie głową. W porządku, zaczekaj więc tutaj, ja pójdę i dowiem się wszystkiego. Uśmiechnęła się i ruszyła do windy. Gdy tylko zniknęła za srebrnymi drzwiami, wytrzymałem jeszcze kilka minut, potem strach wziął górę i uciekłem przez oszklone wejście. Biegłem co sił w nogach, przemierzając kolejne ulice w drodze do domu. Po drodze zapytałem przechodnia o godzinę. Ojciec miał lada chwila wrócić z pracy, więc musiałem się spieszyć. Najbardziej bałem się tego, że spotkam go na ulicy, a przez to mama będzie miała nieprzyjemności. Szedłem do domu najciszej jak mogłem. Z kuchni od razu dostrzegła mnie rodzicielka i z niemal morderczym spojrzeniem pokazała mi, żebym był cicho i szedł na górę. Zrozumiałem, że tata jest w domu, a ona musiała go okłamać. Jak go znam, to chciał sprawdzić, czy na pewno jestem w domu, więc zapewne sporo pracy kosztowało ją przekonanie, by tego nie robił. Posłusznie udałem się na górę, udając zajętego, i wtedy zorientowałem się, że zostawiłem w szpitalu plecak. Dobrze, że następnego dnia była sobota, rano przed spotkaniem z Kasią pójdę go odebrać. Kolejne szokujące odkrycie sprawiło, że zacząłem podawać w wątpliwość moją poczytalność. Chyba jednak zamknięcie w psychiatryku nie byłoby całkiem bezpodstawne. Jak chciałem iść po plecach i spotkać się z Kasią, skoro miałem szlaban? I na cholerę w ogóle się umawiałem, wiedząc to. Dziewczyna naprawdę zawróciła mi w głowie to niedobrze tak przynajmniej pisali w brawo. Wieczorem przy kolacji postanowiłem poprosić ojca, żeby pozwolił mi iść zobaczyć się z koleżanką. Przychylność mamy załatwiłem sobie już wcześniej, co nie było łatwe. Powiedziałem jej też o plecaku i to ostatecznie zakończyło sprawę. Po długim namawianiu wreszcie ustąpił. Cały wieczór i większość nocy myślałem naprzemiennie o Kasi i Maćku. Z jednej strony czułem ekscytację na myśl o spotkaniu z dziewczyną, z drugiej martwiłem się o kolegę. Miałem nadzieję, że to wszystko było tylko iluzją i nic mu nie jest. Na samo wspomnienie zdarzeń których doświadczyłem w szpitalu Na moim ciele pojawiła się gęsia skórka I profilaktycznie omiotłem światłem latarki wszystkie kąty w pokoju Szafę, wyjrzałem za okno oraz za drzwi Lecz na całe szczęście ta noc była spokojna W sobotę rano zjadłem śniadanie i rozpocząłem przygotowania do randki W łazience spędziłem chyba godzinę Potem ubrałem białą koszulę oraz dżinsy i wyszedłem z domu swoje kroki skierowałem do szpitala, nie byłem pewien, gdzie zostawiłem plecak, ale miałem przekonanie graniczące z pewnością, że będzie na portierni oddziału albo na dole. Liczyłem, że uda mi się dowiedzieć czegoś o stanie zdrowia Maćka. Mimo faktu, że była sobota, pod budynkiem panował spory ruch, przedzierając się przez tłum, starałem się jak najszybciej dotrzeć na recepcję, by nie tracić czasu w kolejce. Nagle, jakieś dwa metry przede mną, pojawiła się osoba w czarnej sukni. Momentalnie zatrzymałem się, patrząc na nią przerażony. Pierwszy raz widziałem ją w takim tłumie. Czarny woal zasłaniał jej twarz i zdziwił mnie trochę fakt, że miała na głowie kapelusz, jednak nie był to czas na rozmyślania na temat demonicznej garderoby. Stałem jak sparaliżowany i nie mogłem wymyślić nic, co pozwoliłoby mi wyrwać się z opresji. Bardzo nie lubiłem tego stanu bezradności i w tamtym czasie zwalałem całą winę na moją nieporadność. Kobieta wyciągnęła w moją stronę dłoń odzianą w czarną rękawiczkę. Ja mimowolnie zacząłem dygotać z przerażenia. Zostaw mnie, proszę, zostaw mnie! krzyczałem, zasłaniając oczy dłońmi. Bartek, Bartuś, uspokój się, Odkryłem się spoglądając na postać i spod osłoniętego welonu dostrzegłem twarz mamy Maćka. Dziesiątki spojrzeń ludzi wokoło sprawiło, że moje policzki zapłonęły rumieńcem. Przepraszam, ja, ja... Już dobrze, odpowiedziała zachrypniętym, cichym głosem kobieta. Chyba miała za sobą ciężką noc, ponieważ wydawało się, jakby od wczoraj postarzała się z dziesięć lat. Czerwone, podkrążone oczy, uwydatnione zmarszczki i spiesznięte usta, nasuwały mi na myśl oblicze lamentującej kobiety. Artuś, dobrze, że Cię widzę. Opowiedz mi, proszę, co się wczoraj stało, gdy poszłam porozmawiać z doktorem? Nic. Ja przepraszam, że znów uciekłem. Wiem, że prosiła Pani, żebym został, ale ja, ja, ja nie mogłem wyjąkałem z trudem. Nie kłam. Mój syn nie żyje. Aparatura wykazała zatrzymanie funkcji życiowych dokładnie dwie minuty po szesnastej, czyli jakieś pięć minut po moim wyjściu. Mimo tego nie włączył się alarm, a gdy wróciłam, on tam już leżał, podpięty ale martwy. Zaniosła się głośnym płaczem. Jej głos brzmiał tak znajomo, jeśli tak brzmi rozpacz matki po stracie dziecka, to czy prześladująca mnie istotę spotkało kiedyś coś podobnego? Ona twierdzi, że Maciek umarł dwie minuty po szesnastej, a kiedy z nim rozmawiałem, było 10 minut później. Godzina, którą wtedy wskazywał zegar na ekranie, wryła mi się w pamięć tak mocno, że nie było mowy o pomyłce. Rozmawiałem z duchem? A może sprawka to jej kobiety? I czym w takim razie była ta scena, gdy dusiła go na łóżku? Miała mnie nastraszyć? Sprawdzić? Te myśli w tamtym momencie zalały mój umysł niczym występująca z brzegów rzeka. Bartek, Bartek, dotarło do mnie wołanie jakby z otchłani. Ocknąłem się z zamyślenia, widząc ponownie przed sobą oblicze z rozpaczonej kobiety, która szarpała mnie za rękę. Bartek, co się wtedy stało? Dlaczego mu nie pomogłeś? Mogłeś przecież kogoś zawołać. Byliśmy w pokoju obok. Dlaczego ten cholerny alarm milczał? wykrzykiwała mi prosto w twarz szarpiąc za rękę poczułem się przytłoczony całą tą sytuacją nie dość że dowiedziałem się właśnie o śmierci mojego kolegi to jeszcze jego mama obwinia mnie o to że mu nie pomogłem wyrwałem jej się gwałtownie i spojrzałem głęboko w oczy nie potrafiłem jednak wydusić ani słowa po prostu uciekłem Kobieta za mną coś wołała, jednak nawet jej nie słuchałem. Nie chciałem już o tym wszystkim myśleć. Biegłem praktycznie na oślep przez łzy zalewające moje oczy. Gdy dotarłem pod szkołę, zapytałem przechodnia o godzinę. Do spotkania miałem jeszcze dwie godziny. Przez ten czas zdołałem trochę ochłonąć. Wreszcie przyszła. W białej sukience wyglądała jak anioł. Delektowałem się tą chwilą, obserwując, jak powoli z gracją zbliża się w moim kierunku. Czułem się naprawdę szczęśliwy, chyba tylko dzięki niej udało mi się przetrwać ostatni okres. Uściskała mnie w przywitaniu, co wprawiło mnie w zakłopotanie. Zalany rumieńcem, stałem w milczeniu, gapiąc się na nią, jak ciele namalowane wrota, aż w końcu to ona zaproponowała, żebyśmy poszli do parku. Czułem się jak ostatni dureń, ale Kasia była taka wyrozumiała. Podczas spaceru rozmawialiśmy na przeróżne tematy, jednak w mojej głowie ciągle kłębiły się myśli o zmarłym koledze, i mimo, że starałem się nie dać tego po sobie poznać, ona chyba domyśliła się, że coś jest nie tak. Artek? Chwyciła mnie mocno za dłoń i zatrzymała, przeciągając w swoją stronę. Co się dzieje, tylko nie kłam. Jej spojrzenie wbite w moje oczy prześwietlało mnie niemal na wylot. Chwilę milczałem, chciałem odwrócić wzrok, ale nie potrafiłem. Maciek, nie żyje. Odpowiedziałem drżącym głosem, a po chwili łzy samoistnie spłynęły po moich policzkach. Zacisnąłem powieki, chcąc je powstrzymać, lecz nic to nie dało. Biedny, musi być ciężko. Odpowiedziała beznamiętnym tonem, jakby czytała to zdanie z kartki, a nie wypowiadała prosto z serca. Jestem przy tobie, już zawsze będę i możemy widywać się codziennie, jeśli poprawić to humor. Przytuliła mnie mocno. Poczułem przyjemne ciepło ogarniające moje ciało, a nagła fala radości skutecznie wyparła do skwierający mi smutek. To niemożliwe odparłem krótko Mam szlaban. Dzisiaj jeszcze udało mi się przekonać rodziców, ale na tym koniec. Nie pozwolą mi wychodzić nigdzie indziej niż do szkoły, a po lekcjach muszę wracać od razu do domu. Więc póki co możemy widywać się tylko w klasie. Dziewczyna odsunęła się ode mnie i obdarzyła promiennym uśmiechem. Więc może zaprosisz mnie do was? Porozmawiam z twoimi rodzicami i gdy poznają twoją dziewczynę, to zrobią wyjątek. E... No, nie wiem. Zabahałem się nieco. Może masz rację. Uśmiechnąłem się szeroko. Zgodzisz się przyjść do mnie? Dziewczyna jedynie pokiwała głową. Trzymając się za ręce, ruszyliśmy w stronę mojego domu. Oczywiście całkowicie zapomniałem o plecaku, który nadal czekał na odbiór. Liczyło się tylko to, że za chwilę przedstawię rodzicom Kasię jako swoją dziewczynę. Znali ją już wcześniej, ale tylko z widzenia. W końcu dotarliśmy na miejsce. Wpuściłem koleżankę przodem i zamknąłem drzwi. Poczekaj tutaj, szepnąłem, słysząc, że mama jest w kuchni. Pójdę zrobić wstęp. Ona jedynie pokiwała głową. Mamo, powiedziałem stojąc w progu pomieszczenia, chciałbym przedstawić wam moją dziewczynę, to znaczy, już ją trochę znacie. To Kasia z mojej klasy. Mama popatrzyła na mnie przez chwilę w milczeniu z zafrasowaną miną. – Synku, naprawdę nie wiem, co się z tobą dzieje. Dlaczego tak kłamiesz? – Ale... ale naprawdę, mamo, ona tu jest! Wyciągnąłem dłoń w stronę przedpokoju i poczułem pewny uchwyt mojej dziewczyny. – Bartuś, Kasia była tylko na rozpoczęciu roku. Pożegnać się! Przeprowadzili się! – po jej słowach nogi ugięły się pode mną. Usłyszałem szaleńczy śmiech stojącej obok mnie postaci. Obróciłem głowę i zobaczyłem na twarzy istoty, przypominającej kasie, nienaturalnie szeroko rozciągnięte wargi i ogromne źrenice wlepione we mnie. Widziałem ją jak przez mgłę, nim wszystko zasnęła ciemność, i poczułem, jak bezwolnie opadam na podłogę. Obudziłem się w szpitalu tym samym, w którym leżał Maciek. Dowiedziałem się, że byłem nieprzytomny kilka godzin. Po trzech dniach obserwacji i wykonanych badaniach zwolniono mnie do domu. Rodzice pozwolili mi zostać w domu jeszcze tydzień, żebym doszedł do siebie. Wtedy wszystko zaczęło się układać. Dziwne zachowania dziewczyny i to jak inni na mnie patrzyli. Tylko ja ją widziałem. Powrót do szkoły był ciężki. Przez ostatnie wydarzenia przelgnęła do mnie łatka wariata i mogłem poczuć się tak, jak przez tyle lat czuł się Maciek. Po tych wydarzeniach lamentująca kobieta przestała się pojawiać. Czasem zastanawiałem się, czy czułem się bezpieczniej widząc ją, czy nie. Po miesiącu zacząłem normalnie funkcjonować i czasem wydawało mi się, że to był tylko koszmar. Chciałbym napisać, że to już koniec. Jednak najskuteczniej dręczy się, dając nadzieję. Wkrótce miałem się przekonać, że to dopiero początek. Scenariusz: Piotr Kucharski czytał Krystian Kieś Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.